Erich von Daniken. Bogowie nigdy nas nie opuścili. List do moich czytelników. Droga czytelniczko, drogi czytelniku. W 1966 roku napisałem swoją pierwszą książkę, Wspomnienia z przyszłości. We wprowadzeniu stwierdziłem, napisanie tej książki wymagało odwagi, i przeczytanie wymaga odwagi nie mniejszej. Uczeni wezmą ją na indeks dzieł, o których lepiej nie mówić, gdyż jej tezy i dowody nie pasują do mozolnie zlepionej mozaiki skostniałej już wiedzy szkolnej. Od tamtej chwili minęło pięćdziesiąt lat. Moje ówczesne wprowadzenie jest aktualne także dziś. Książka bogowie nigdy nas nie opuścili zdecydowanie nie jest podsumowaniem moich dotychczasowych badań. W kilku akapitach muszę jednak nawiązać do wcześniejszych książek, tak by czytelnik miał się do czego odnieść. To, że istoty pozaziemskie odwiedziły Ziemię przed tysiącami lat i wpłynęły na naszych przodków, można udowodnić. Ale i to jest właśnie najważniejsze przesłanie. Obcy nie próżnują także dzisiaj. I dotyczy to nas wszystkich. Dlaczego robią to, co robią? Co gatunek pozaziemski osiąga przez to, że nas obserwuje, tak jak my obserwujemy mrówki? Czego właściwie chcą obcy od tysiącleci po dziś dzień? Czy nie mogą zostawić nas w spokoju? I dlaczego tak trudno nam zaakceptować ich obecność? O to właśnie chodzi w tej książce. Tym razem ten obszerny temat rozpocznę od osobliwej historii. Jej droga prowadzi do przyszłości, która i tak nadejdzie. Z serdecznymi pozdrowieniami Wasz Erich von Daniken. Część pierwsza: Przyszłość i tak nadejdzie. Duchy nie istnieją. Mruknął Roger Fawr. Uparcie wzbraniając się przed zaakceptowaniem niemożliwego faktu, stało się jasne, że w jego domu straszy. Coś było nie tak. Czyżby rozum płatał mu figle? Oczy go zawodzą? Czy to pierwsze oznaki Alzheimera? A może początki typowych starczych dolegliwości, z jakimi miało się zmagać jego siedemdziesięcioletnie ciało? Rożer czuł się niepewnie, ale nie chciał o tym z nikim rozmawiać. Może trochę mniej alkoholu? Rzucić palenie? Albo to, co polecają wszystkie mądrale, uprawiać więcej sportu i załatwić sobie przez to zawał serca. Roger Favre siedział w tym samym fotelu dziadka, w którym od lat oglądał telewizję. Fotel był ciężki, z ciemnobrązowej skóry, z małym wybrzuszeniem pod szyję i szerokimi podłokietnikami po obu stronach. Roger palił papierosy, przeglądał codzienną gazetę i czekał, aż Madeleine zawoła go na kolację. Odkąd przeszedł na emeryturę. Tak wyglądał jego każdy wieczór i zdawało się, że nic nie może zmącić tego rytuału. Do czasu, kiedy no cóż, kiedy coś nagle zaczęło być nie tak. Kiedy pojawiły się te dziwne światła. Wśród swoich znajomych Rożer uchodził za człowieka zrównoważonego. Niektórzy uznawali go za nudnego, inni za pozbawionego poczucia humoru, ale wszyscy szanowali jego specjalistyczną wiedzę. Rożer pracował przez dziesięciolecia w miejskim liceum jako nauczyciel geometrii. W obszarze francuskojęzycznym nauczycieli liceum tytułowało się mianem profesora. Monsieur le professeur. Gdy chodziło o pomiary powierzchni i pojemności, a w mieście takim jak Genewa zdarzało się to bardzo często, jego dawni uczniowie zawsze się z nim konsultowali. Roger miał 46-letniego syna, który od 14 lat pracował jako fizyk w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CRN. Syn nosił to samo imię co ojciec, dlatego małżonka Rogera nazywała go Mon Petit Roger. Mój mały Roger. Starszy Roger został dzięki młoczemu Rogerowi trzykrotnie dziadkiem. Mógł się pochwalić sporą rodziną i ściśle rzecz biorąc, gdyby nie te migotające nachalnie światła, materializujące się w nieregularnych odstępach czasu na wysokości stóp jego fotela, cieszyłby się beztroskim życiem emerytowanego nauczyciela. Do żony, Madlen, zwracał się pieszczotliwie Didi, bo imię Madlen uważał, kojarzyło się ze służącą. Co kilka lat Rożer popadał w zmienne nastroje. Madeleine nazywała je splinami. Przychodziły i miały jak pory roku lub napady głodu u kobiet w ciąży. Pewnego razu w szaleńczym zachwycie posadził w ogrodzie trzydzieści młodych drzew palmowych, aby poczuć nieco klimatu południowego Pacyfiku. Nieoczekiwanie mroźna zima przemieniła jednak Pacyfik w Alaskę. Innym razem ogłosił, że każdy odpowiedzialny mężczyzna jako głowa rodziny powinien zapewnić swojemu domostwu własną elektrownię. Kupił silnik diesla, wykopał w piwnicy nielegalnie dół, w którym umieścił bak z ropą naftową i uszczelnił dół asfaltem. Kiedy w całej okolicy doszło do awarii prądu, zjawiła się policja. Krzyczeli, że postąpił niezgodnie z prawem i zanieczyścił wody gruntowe. Natychmiast trzeba było wypompować zawartość baku. Dom tygodniami śmierdział ropą. Warto jeszcze wspomnieć epizod z tunelem. Rożer ze śmiertelnie poważną miną stwierdził, że jest potrzebny tunel do ucieczki, aby w razie katastrofy móc schronić się wraz z bliskimi pod ziemią. Łomami, czekanami i łopatami przez dwanaście tygodni zawzięcie kopał i zatrudnił nawet pomocników, których hojnie wynagrodził za milczenie. A potem w piwnicy pojawiła się woda. Nie nagle, ale jej poziom rósł z dnia na dzień. Od tego czasu Didi nazywała piwnicę pogardliwie Loch Ness. Roger był właściwie miłym, skorym do pomocy człowiekiem trochę tylko postrzelonym. Czasem. A teraz ta historia z błędnymi światłami na podłodze. Czyżby zaczął już całkiem odpływać? Straszyło już od dwóch tygodni. Zaczęło się zwyczajnie. Roger kupił w kiosku gazetę, wypił w barze duleman dwa piwa i w domu przywitał Didi w kuchni. Jak co wieczór opadł na swój stary skórzany fotel i czekał na komendę Didi, że czas na posiłek. Podczas wertowania gazety dostrzegł nagle migoczące światło unoszące się na wysokości jego lewej stopy. To zapewne jakieś odbicie światła z zewnątrz, bo zniknęło równie szybko, jak się pojawiło. A potem pojawiło się znowu i drugi raz i trzeci. Jakie było źródło tego światła? Roger podszedł do okna. Jego oczy obiegły całą ulicę z góry na dół w poszukiwaniu reflektorów samochodu, odblaskowego elementu z plastiku, dzieci bawiących się latarkami lub czegoś, czego tam zwykle wieczorami nie było. Nie zarejestrował żadnych zmian, a poza tym była połowa marca i słońce już zniknęło za horyzontem. Roger usiadł poirytowany z powrotem w fotelu. Czyżby widział rzeczy, które nie istnieją? Czyżby jego mózg, jego oczy płatały mu figle? Wpatrywał się w swoje buty. W tym momencie znów się to pojawiło, tuż nad lewą stopą ujrzał barwny świetlny kłębek, który przybrał kształt małego prostokąta. Roger przesunął nogę i kolorowe światło zostało, unosiło się około 30 cm nad podłogą. Roger skierował czubek buta w jego środek. Świetlisty prostokąt nie zmienił się. Podszedł do ściany. Przekręcił do oporu wszystkie włączniki oświetlenia elektrycznego. Wszystkie lampy w pokoju dziennym rozbłysły ostrym światłem. Osiem na suficie i sześć na ścianach. Roger uklęknął, obmacał dywan i nacisnął na niego obiema dłoni. Dziwne światło zapadło się w sobie. Tak, jakby ktoś wyłączył ekran. Roger wszedł do kuchni i poprosił Didi o latarkę. Didi zawsze wiedziała, gdzie co w domu leży. Szukasz czegoś w Loch Ness? Zapytała żartem. A gdzie tam? Skłamał. Tabletka upadła mi na podłogę. Oświetlał ściany centymetr po centymetrze. Gdzieś musiało znajdować się coś, w czym odbijało się światło. Maleńki odprysk szkła. Kryształowa kulka. Ramka zdjęcia. Metalowa bransoletka zegarka. Klucz. Świecące etui. Moneta. Dyskietka. Do diabła przecież nie jest głupcem. Tylko się nie denerwuj uspokajał sam siebie. Rozwiąże ten problem z naukową precyzją. Po kolacji Roger znów zasiadł w starym skórzanym fotelu. Dosłownie nie mógł się doczekać ponownego pojawienia się tego widmowego światła. W telewizji ktoś właśnie oznajmił, że World Wide Web zawdzęcza swoje powstanie Cernowi. Sieć www stworzył w 1989 roku misję Tim Berners-Lee i miała ona służyć do szybkiego i łatwego przesyłania wyników badań między naukowcami. Roger zastanowił się, czy by nie zadzwonić do młodego Rogera i poinformować go o duchach w domu. Ale żeby syn fizyk mu uwierzył, Roger potrzebował dowodów. Niezbitych dowodów. Takich jednak nie miał. W telewizji leciała właśnie reklama. Jakaś firma prezentowała najnowszy aparat fotograficzny. Aparat? Roger zapukał do Didi. Siedziała w pokoju obok i śmiała się z głupkowatego serialu komediowego. Didi, przerwał jej zabawę Roger, gdzie leży mój stary sprzęt fotograficzny? No, wiesz, czarne torby Nikona? Didi ściszyła dźwięk. Po co ci w środku nocy aparaty fotograficzne? Dzisiaj wszystko jest cyfrowe. Nie dostaniesz do nich już nawet filmów. To znaczy, że je wyrzuciłaś. Chciałam kilka lat temu. Ale schowałam kuferek do szafy w ścianie u góry schodów. Schodów do Loch Ness. Dziękuję, zawołał Roger. Może uda mi się jeszcze sprzedać ten stary sprzęt. W torbie leżały dwa aparaty fotograficzne i kilka obiektywów. Były w zadziwiająco dobrym stanie: sprężyny, spust, ustawienia, samowyzwalacz, wszystko działało jak kiedyś. Brakowało tylko filmów. Następnego dnia Roger poszedł do sklepu z artykułami fotograficznymi przy Rue de Mont Blanc. "Powiedz, Jean-Claude, można jeszcze kupić te stare filmy Kodak je produkował?" spytał sprzedawcę. "Tutaj tak. Mieszkamy w Genewie i nie uwierzyłbyś, jakimi zabytkowymi aparatami robią jeszcze zdjęcia niektórzy posłowie ONZ. Usiedli na kawę na zapleczu sklepu. Znali się od czasów liceum. Rożer chciał się dowiedzieć, jak działa aparat, gdy robi się zdjęcia obiektów w ruchu. Jak uruchamia się wyzwalacz aparatu, gdy coś się poruszy? Wiesz przecież, jak działają czujniki ruchu? Wytwarzają słabe promieniowanie. Jak tylko w pomieszczeniu coś się poruszy, promień zostaje przerwany, co z kolei wyzwala sygnał. Światło się zapala. Czy da się ten system połączyć z aparatem? Skierowuję obiektyw na określone miejsce i ustawiam samowyzwalacz. A kiedy światło w pomieszczeniu się zmienia, aparat robi zdjęcie? Kilka dni potem Roger przykleił swojego Nikona do taboretu. Do aparatu włożył wysokoczuły film 400 ASA i przyłączył czujnik ruchowy. Zdumiona Didi spytała: Do jakiego splinu mogę to zaliczyć? W naszym salonie nie ma ani karaluchów, ani pluskiew. Chcę coś sprawdzić, wymamrotał rożer, zgodnie z prawdą. Aparat połączony jest z czujnikiem ruchu i mierzy warunki świetlne w pomieszczeniu. I po co to wszystko? Didi lekko zmrużyła oczy. Czasem mam problemy. Coś wydaje mi się zbyt jasne, a potem znowu za ciemne. Może powinienem wybrać się do lekarza. To urządzenie mierzy jasność światła. Didi pokręciła głową, nie mówiąc ani słowa. Zostaw go, pomyślała, ten splint też minie. Przez dwa dni nic się nie działo. Żadnych zjaw w domu. Kiedy Roger siedział w fotelu, wyciągał wtyczkę czujnika ruchu i rozbrajał aparat. Odkładał ją na stolik obok. Można było oszaleć. Ani śladu błędnych świateł. I wreszcie wczesnym wieczorem 28 marca znów to światło zaczęło migotać. Rożer chwycił Nikona i przycisnął wyzwalacz 36 razy. Użycie lampy błyskowej nie było możliwe. Flesz przyćmiłby światło na podłodze. Trzy dni później trzymał w dłoni kolorowe zdjęcia i świętował swój sukces. To niepojęte. Niewiarygodne. Na zdjęciach wyraźnie widać było najpierw punkt, który przeobrażał się w kłębek światła. Ten następnie przybrał kształt kwadratu, a w końcu kolorowego prostokąta w paski. Podczas pstrykania zdjęć Roger przytomnie wsunął w kadr swój but. On także był widoczny na trzech zdjęciach, a świetna figura znajdowała się tuż nad jego czubkiem. Roger zadzwonił do swego potomka i zapytał: Synu, masz chwilę czasu dla starego ojca? W ciągu następnych dni będzie ciężko. Jest u nas ponad sześćdziesięciu naukowców ze wszystkich krajów. Nie masz pojęcia, co to za uczona paplanina. A poza tym pełno tu nachalnych dziennikarzy. W gazetach wszędzie piszą o jakiejś elementarnej cząstce. Czego szukacie? Bozonu Higgsa. Ach, tato. Za długo by opowiadać o tym przez telefon. No, ale ty szybko się połapiesz. W 1964 roku brytyjski fizyk Peter Hicks opracował teorię, według której początkowo bezmasowe cząstki na tle tak zwanego pola Higgsa nagle tej masy nabierają. Jeśli uda nam się je znaleźć, te dziwne cząstki wyjaśnią nam sporo rzeczy. Ile udało Wam się już odkryć? Akcelerator cząstek uruchomiliśmy już w zeszłym roku, w grudniu, potem znowu w lutym tego roku i obecnie startuje trzecia faza. Wszystko wygląda bardzo obiecująco. Ale nie pytaj o ilość energii, którą zużywamy. Dla zwykłych śmiertelników to prawie niewyobrażalne. Stary Roger wiedział o tym. Już w 1989 roku w Cernie uruchomiono wielki zderzacz elektronowo-pozytonowy. Przy pełnej mocy to monstrum pożerało 100 Giga elektronowoltów, ilość energii zużywaną przez 10 dużych miast. Teraz w użyciu był wielki zderzacz hadronów, największy na świecie przyspieszacz cząstek. Donosiła o tym prasa. Akcelerator, w kształcie pierścienia o obwodzie 27 km, był umiejscowiony na francusko-szwajcarskim pograniczu, 60 metrów pod ziemią, w odległości zaledwie jednego kilometra od domu Rożera. Wokół tego pierścienia, a właściwie rury w kształcie koła rozmieszczonych było 9300 olbrzymich magnesów, które zapobiegały wpadaniu na ściany cząstek elementarnych przyspieszonych niemal do prędkości światła i utrzymywały je przy zawrotnym tempie wewnątrz przewodu. CERN finansowało 21 państw i każde z nich wysyłało do Genewy swoich najlepszych fizyków jądrowych. Opinia publiczna rzadko dowiadywała się, co tak naprawdę działo się w CERnie. Nie ze względów zachowania poufności, bo CERN chętnie wydawał oświadczenia, ale ze względu na złożoność tematu. Fizyka cząstek elementarnych nie była popularnym obszarem nauki, niczym, co można wyjaśnić w kilku słowach. I kiedy liczycie na przełom? Spytał Roger syna. Trudno przewidzieć. Liczymy, że stanie się to w nadchodzących tygodniach, ale wszystko jest możliwe: rewolucja w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych albo katastrofa. Jeśli dojdzie do przełomu, usłyszysz o tym na wszystkich kanałach telewizyjnych. Pozwól, że ci przerwę, synu. Słyszałem głupie plotki. Czy to, co wy tu robicie, jest niebezpieczne? Czytałem niedawno, jak pewien fizyk ostrzegał, że możecie wyprodukować coś w rodzaju miniaturowej czarnej dziury, która połknie cały świat. W końcu ludzie nazywają tę cząstkę Higgs'a, tę, której szukacie, boską cząstką. Tato, naprawdę nie musisz się niczego bać. Ja i pozostali naukowcy znamy obliczenia. Nigdzie nie powstanie żadna czarna dziura. Potrzebowalibyśmy do tego miliona razy więcej energii niż obecnie. Jak już ten cały chaos minie, chętnie wpadnę do domu na kolację. Adie? Ucałuj mamę. Odezwę się. Roger odłożył telefon komórkowy i w zamyśleniu przejrzał 36 kolorowych zdjęć. Kolejne zdjęcia przesuwały się pod jego palcami, a podejrzenie wciąż rosło, czy świetlisty prostokąt w jego salonie miał jakiś związek z eksperymentami w wielkim zderzaczu hadronów. Czy u niego w domu manifestowało się coś niezwykłego, co mogłoby zainteresować fizyków z CERNu? Był tak wzburzony, że chciał jeszcze raz zadzwonić do syna, ale jednak się nie odważył. Potrzebował więcej dowodów, lepszych zdjęć. Zdjęć wykonanych pod innym kątem. Roger kupił więc cały zapas wysokoczułych filmów marki Kodak. Wszystkie, które Jean-Claude miał w magazynie. Salon przeobraził się w rewir łowiecki. Roger nie siedział już w starym skórzanym fotelu, ale przesuwał się podywanie w krzesełku na kółkach, które nabył w domu spokojnej starości, z aparatem przewieszonym jak podczas podchodów. Oba aparaty były załadowane, cztery różne obiektywy gotowe do użycia. Zaniepokoiło to Didi. Czy naprawdę nie możesz mi wyjaśnić, co to wszystko ma znaczyć? Zachowujesz się co prawda normalnie, ale znam Twoje oczy i Twój instynkt. Roger próbował wytłumaczyć jej problem cząstek Higgsa. Pokazał jej też 36 kolorowych zdjęć. Didi wyglądała na zdenerwowaną. Niepewnie zapytała: I nie ma tu niczego, co może wybuchnąć? Nie masz w domu żadnych chemikaliów? Nie, skarbie. Nie mam nawet ani jednej zapałki bengalskiej. Didi wpatrywała się w podłogę. A potem w 36 zdjęć, które leżały porozrzucane po całym stoliku. Musimy zawiadomić naszego syna, powiedziała z nutą przekory w głosie. Już o tym wie. Potwierdził Rożer: Wszyscy fizycy w cernie pracują przy tym fenomenalnym eksperymencie. Szukają nieistniejącej cząstki elementarnej. Jak tylko wszystko się uspokoi, twój mały Rożer przyjdzie do nas na kolację. W ciągu kolejnych dwóch tygodni prostokątne światło pojawiało się o różnych porach dnia. Rożerowi udało się zrobić zdjęcia pod każdym kątem. Od przodu, od tyłu, z góry, od dołu, z oświetleniem oraz bez niego w pokoju. Co to u diabła było? To nie mogło być nagromadzenie cząstek Higgsa. Z tego, co wiedział, cząstki dematerializowały się równie szybko, jak powstawały rozpadały się na inne cząstki elementarne, czyli zmieniały postać. Roger zaopatrzył się w książki i wyczytał w nich, że bozon Higgsa to elementarne wzbudzenie pola Higgsa. Cokolwiek to miało znaczyć. W każdym razie nie było to nic, co wisiało w powietrzu i co można było ze wszystkich stron fotografować. Ale jakkolwiek było, to dzienne pole świetlne istniało. Roger mógł tego dowieść za pomocą 234 zdjęć. Ależ młody Roger się zdziwi. Roger niecierpliwie czekał na telefon od syna. Nadszedł maj. Nad jeziorem genewskim klimat stał się łagodny. Z daleka połyskiwały lodowe szczyty francuskich Alp. Na południowym zboczu wzgórza, 800 metrów od pasa genewskiego lotniska, pod parasolem słonecznym siedziały dwie generacje rodziny Fawrów. Roger Fawrów. Roger otworzył pierwszą butelkę szampana. Udało nam się, zameldował młody rożer z dumą i skinął głową, śmiejąc się. Tato, to wszystko musi zostać między nami. Jak miałbym? Odkryliśmy cząstkę Higgsa. Ostatecznie i raz na zawsze. To niesamowite. Był przy tym też stary Peter Higgs. Płakał z radości, a my wszyscy tańczyliśmy w kółku, trzymając się za ręce. Niepowtarzalny moment. Dwudziestu sześciu fizyków zachowywało się jak dzieci? Ale postanowiliśmy, że ogłosimy to publicznie dopiero za kilka tygodni. Najpierw musimy dokładnie udokumentować rezultaty i to w taki sposób, aby można było je przekazać dziennikarzom. Gratuluję. Jesteś wspaniały. Didi wzniosła toast w kierunku syna. Czy zostaniemy teraz rodzicami laureata nagrody Nobla? Mamo, o czym ty myślisz? Jesteśmy dużym, międzynarodowym zespołem. Zaszczyt należy się Peterowi Higgsowi. To na podstawie jego obliczeń udowodniliśmy istnienie cząstki. Przy stole zapadło milczenie. Roger zwrócił się do syna. Czy masz ochotę wysłuchać niesamowitej historii? Opowiedzianej przez ciebie, zawsze. Młody Roger zaśmiał się i wzniósł toast. Godzinę później wiedział o wszystkim. Raz po raz przeglądał zdjęcia. Powędrował za ojcem do salonu i zasiadł w starym skórzanym fotelu dokładnie w momencie, kiedy widmo znów się pojawiło. Teraz młody Rożer był naocznym świadkiem. Przeżycie, które utkwiło w komórkach jego mózgu równie mocno jak odkrycie bozonu Higgsa. Mężczyźni naradzali się nad dalszymi krokami. Rożer fizyk powiedział do Rożera profesora geometrii. Z takim szalonym odkryciem nie mogę zwrócić się do cernu oficjalnie. Znam dwóch dobrych gości, obaj tak jak ja są fizykami cząstek elementarnych i tak jak ja gotowi na przygodę. Mamo, tato, za waszym pozwoleniem zaproszę ich tutaj. Może w sobotę? Fizycy, szwajcar z Kantonu Gleres o nazwisku złyki i wyglądający jak nauczyciel wychowania fizycznego Durand, Francis z Clermont Ferrand, mieli poczucie humoru. Na wstępie zaczęli opowiadać dowcipy o naukowcach i lekarzach. Znają państwo ten. Młody mężczyzna siedzi na fotelu dentystycznym. Dentysta zagląda mu do ust i mówi ze zdziwieniem. Ależ ma pan dużo hemoroidów. Co proszę? Jąka się pacjent. W tym momencie wchodzi pomoc dentystyczna i prosi doktora do telefonu w pomieszczeniu obok. Kiedy lekarz wraca do gabinetu, pacjent siedzi na podłodze. Spodnie ma spuszczone i ogląda w lusterku swój zadek. Co pan do diabła robi? krzyczy dentysta. Chciałem tylko sprawdzić, czy mam też próchnicę. Po serii żartów zrobiło się poważnie. Roger poinformował swoich kolegów o zajściach w domu ojca i pokazał im zdjęcia. Z lampkami szampana w dłoniach wszyscy poszli do salonu, a tam jak na komendę pojawiło się kolorowe pole świetne. W ostatnich dniach znikało dość rzadko, a do tego nieco urosło tak, jakby ktoś przekręcił obiektyw i powiększył fragment obrazu. Złyki i Durand przypatrywali się kolorowej strukturze ze wszystkich stron. Chcieli się upewnić, że nie ulegają złudzeniu, i otoczyli świetlną figurę gazetą. Każda forma odbijania się światła, obojętne z której strony, była teraz wykluczona. Następnie zaczęto się naradzać, dyskutowano, wysuwano i porzucano teorie, spekulacje, szalone pomysły. Złyki zwrócił uwagę, że kolory są nieregularne. Struktura świetlna miała z przodu inny wzór niż z tyłu. Jego zdaniem rewers nie był kopią, prześwitującym obrazem. Być może to hologram. Trójwymiarowy, ale my widzimy tylko dwie strony. Jak pierwszą i ostatnią stronę książki. Ale brakuje zawartej między nimi treści. Mężczyźni postanowili przeprowadzić kilka eksperymentów z użyciem wysokoczułych detektorów, które miały pomóc w ustaleniu źródła światła. Dwa dni później wszystko było już przygotowane. Salon zamienił się w laboratorium. Na metalowych stelażach, specjalnie kupionych w markecie budowlanym centrum handlowego, przyklejono małe skrzynki. Między stelażami naukowcy wytworzyli sieć różnokolorowych promieni laserowych. Stykały się one z upiornym świetlnym prostokątem 30 cm nad ziemią. Warunki podczas eksperymentu były przy tym wielokrotnie zmieniane. Po czterech godzinach zdenerwowany Durand załamał ręce. To coś promieniuje znikąd. Nie ma żadnego źródła, nie pochodzi z za ściany, z sufitu albo z zewnątrz. Obraz powstaje bezpośrednio w tym miejscu. Dokładnie tam, gdzie go teraz widzimy. Genialny złyki stwierdził, że jest to mesycz. Muszą to odczytać. Nie wiadomo skąd, ale jest tam jakaś wiadomość i trzeba ją uwidocznić. Trzej fizycy podłączyli do laptopa wiele urządzeń. Niewidoczny promień lasera, kolejna nowość dla rożera, skanował cienkie linie boczne prostokąta. Można by rzec boczną krawędź kartki papieru. A potem zapadła cisza. Wszyscy wpatrywali się w ekran. Nie ważąc się nawet oddychać, pojawił się na nim uformowany w pięciu blokach binarny kod w postaci powtarzających się sekwencji zer i jedynek. Skąd pochodzą te znaki? Szepnął zdumiony młody rożer. A może ktoś tu z nas robi głupków? Nie jesteśmy przypadkiem w ukrytej kamerze? Cicho bądź! Złyki nie wytrzymał. Właśnie próbuję odczytać ten kod. Tutaj, patrzcie. Wszyscy wpatrywali się w mały ekran laptopa. Złyki zaczął ze skupieniem wyjaśniać: To miałoby sens, dwa pierwsze rzędy liczb kończą się na 2118, dwa kolejne na 2119, czyli są to kalendarzowe daty zapisane w systemie amerykańskim. To znaczy, najpierw miesiąc, potem dzień i na końcu rok. U nas czytamy daty tak: 16 grudnia 2118 rok. 22 grudnia 2118 rok. 8 stycznia 2119 rok. 14 stycznia 2119 roku. 5 maja 2119 rok. Tak, a. Kto? Nie mam pojęcia. Złyki i Durant spojrzeli po sobie bezradnie. Wszyscy zgromadzili się wokół stołu. Daty odnosiły się do przyszłości. Eksperyment przeprowadzano 5 maja 2012 roku. Pierwsza data na ekranie, 16 grudnia 2018 roku, była zatem datą z przyszłości, odległą o 7 miesięcy i 106 lat. Co tu się odbywało? Mężczyźni co chwilę sprawdzali, czy aby nie padli ofiarą jakiegoś żartu. Może kolegów z cernu, którzy chcieli się z nich pośmiać. Młody Roger wpadł na pewien pomysł. Czy istnieje możliwość zareagowania jakby na tej samej częstotliwości? Jeśli ktoś wysyła mi maila z wiadomością, mogę przecież na nią odpowiedzieć. Właściwie tak odpowiedział w zamyśleniu Durant. Ale co mielibyśmy odpisać nadawcy? Złyki już zabrał się do dzieła. Na klawiaturze wystukał aktualną datę, 5 maja 2012 roku oraz pytanie, kim jesteście. Wszystko to w języku angielskim i kodem binarnym, bo fizycy uznali, że to będzie język zrozumiały dla wszystkich. Nagle zrobiło się ciemno. Nie tylko wyłączył się ekran laptopa, ale także tajemnicza świetna struktura 30 cm nad ziemią. Wyglądało na to, że ich wiadomość dokądś dotarła. A potem przez cały wieczór nic już się nie wydarzyło. Peter Złyki spróbował jeszcze wysłać dwie kolejne wiadomości ale połączenie przestało już istnieć. Czy wszyscy śnili właśnie ten sam sen? A może stali się ofiarami tajemniczego sterowania mózgiem? To przecież nie mogło się dziać naprawdę. Peter stwierdził jednak rzeczowo, że to nie tylko jest realne, ale jeszcze być może cholernie ważne. Ich nieznany, obcy partner gdzieś tam na zewnątrz dysponował najwyraźniej technicznymi możliwościami, których oni nie mieli. Nawet hakerzy by czegoś takiego nie dokonali. Z tego wynika, że obcy pochodzi z przyszłości. Odezwie się znowu, jeśli zechce, dokończył złyki. Grupa debatowała do wczesnego rana. Roger, były profesor geometrii, obstawał przy tym, że nie jest możliwe, aby coś przybywało z przyszłości. Absolutnie nic nie może przyjść. Nawet wiadomość. Kropka Jacques Durand przypomniał im, że szwedzki fizyk Max Tegmark. W naukowych pismach postulował istnienie światów równoległych, rzeczywistości istniejących obok naszej, których w ogóle nie znamy. Młody Roger przytoczył pracę matematyka Kurta Godela, który już dekady temu wykładał, że ogólna teoria względności Einsteina dopuszcza możliwość podróży w czasie i w przestrzeni. A przesyłanie wiadomości? Jak miałoby to wyglądać? Wyobraźcie sobie ekstremalnie drobną siatkę rakiety tenisowej. Gdy piłka uderza w rakietę, powoduje w niej wgłębienie. Przestrzeń się zakrzywia. A teraz wyobraźcie sobie zamiast piłki tenisowej maleńką, ekstremalnie ciężką kulkę. Wykrzywi ona siatkę do tego stopnia, że ta przyjmie kształt tej kulki i całkowicie ją obejmie. Mikroskopijna, bardzo ciężka kulka to byłby wehikuł czasu. Mógłby on opuszczać przestrzeń w dowolnym miejscu. To wynika zresztą z ogólnej teorii względności Einsteina, ale jej nie muszę Wam wyjaśniać. Niesamowite przy tym jest to, że wehikuł czasu przy opuszczaniu przestrzeni ląduje w innym wymiarze, bo wokół przestrzeni istnieje nieskończenie wiele wymiarów. Mówiąc obrazowo, obok przestrzeni, w której my właśnie sobie rozmawiamy, leżą tryliony innych przestrzeni, oddalonych od nas o ułamek nanomilimetra. Fizyka kwantowa sprawia, że najbardziej niemożliwe rzeczy stają się możliwe. Zaklęcie hokus pokus też. Spytał ktoś. Fizyka kwantowa jest jak zaklęcie hokus pokus, zauważył Złyki ze spokojem. Według teorii tachionów naszego szanownego kolegi Geralda Feinberga odwrócone mogą zostać nawet przyczyna i skutek. Nad ranem mężczyźni odjechali taksówką do domu. Następnego dnia znów wszyscy czekali na ponowne pojawienie się widma. Peter połączył laptopa z drukarką. Na ekranie pokazał się wyraźny trójwymiarowy obraz. Każdy rozpoznał, że to widok widzianego z góry lekko zakrzywionego jeziora Genewskiego. A wokół niego Genewa, tylko że olbrzymich rozmiarów w porównaniu z wielkością z 2012 roku. Pasmo domów z szerokimi pasami ruchu pośrodku okalało jezioro po obu stronach. Z lewej strony aż do Lozanny, z prawej strony do kurortu Evian we Francji. Nad obrazem trzepotała wyraźna niebieska flaga ONZ. To niemożliwe. Powiedział Jacques z ironią. Po prostu niemożliwe. Jeśli obraz pochodzi z przyszłości, to znaczy, że za 106 lat ciągle będzie istnieć ONZ i flaga organizacji będzie wyglądać tak samo. To przecież niemożliwe. O co moglibyśmy ich spytać? spytał Peter Złyki. Wszyscy zgodzili się na zdanie, proszę, ujawnijcie swoją tożsamość. Odpowiedź przyszła natychmiast, jesteśmy potomkami. Eksperymentujemy z mostami czasowymi. Według starego chrześcijańskiego kalendarza mamy dziś 7 maja 2119 roku. Obłęd. Peter zaśmiał się z niedowierzaniem w głosie. U nich jest rok 2119 tak po prostu. Powoli zaczynam wierzyć w coś niemożliwego, zauważył Roger. Pomyślcie, ile możemy zyskać dzięki wiedzy z przyszłości. Oni wyprzedzają nas o 100 lat. Ich wiedza skróci nasz czas badań i budżet badawczy. Spośród członków grupy palaczem był tylko stary Rożer. Teraz każdy nerwowo zaciągał się papierosem. Wszyscy mieli świadomość, że w tej sytuacji należało powiadomić współpracowników i przełożonych. Odkrycie bozonu Higgsa to nic w porównaniu z dialogiem z ludźmi z przyszłości. Konsekwencje były nie do przewidzenia. Mężczyźni postanowili zadać partnerom z przyszłości pytanie, Albert Einstein obliczył fale grawitacyjne i twierdził, że fale te powodują zakrzywianie przestrzeni. Czy dowiedziono prawdziwości tej teorii? Odpowiedź nie nadeszła. Połączenie zostało zerwane przez drugą stronę. Ekran pozostawał czarny. Dlatego nikt, ani młodszy Roger, ani Peter Złyki, ani Jacques Durand nie powiadomili kolegów z pracy. Peter ujął w słowa to. Co wszyscy przypuszczali? Żadne informacje nie mogą przedostać się z przyszłości do przeszłości. To zmieniłoby przyszłość. Badacze postanowili zlikwidować laboratorium w salonie Rożera i zdemontować urządzenia, lasery i stelarze. Wtedy ekran znów się rozświetlił. Ukazali się na nim ludzie o niemal nadnaturalnie pięknych rysach twarzy. Każdy z nich miał oczy takiej samej wielkości, takie same regularne, lekko uśmiechnięte usta. Każdy nosił coś w rodzaju granatowego kombinezonu i każdy wykonywał powolne, pełne gracji ruchy. W dolnym brzegu ekranu widniał srebrny napis, przyszłość i tak nadejdzie, Peter przytomnie włączył drukarkę. Pojawiające się zdjęcia były kolorowe i ostre. Po dwóch minutach połączenie się zerwało. Kopie zdjęć, które wykonał Roger Favre, trafiły do wielu rąk. A tych kilku wtajemniczonych z 2012 roku przestało już rozumieć ten świat. To mieli być nasi spadkobiercy? Wszyscy piękni jak z obrazka? Powabni, uroczy, nieokreślonej płci? Poza tym emanowali czymś obcym. Nasi potomkowie, istoty pozaziemskie? Część druga. Sprzeczności? W ramach wprowadzenia tylko kilka zdań. Są one konieczne. Kilka tysięcy lat temu. Kiedy nasi przodkowie żyli w epoce kamienia łupanego, gigantyczna baza kosmiczna okrążała naszą planetę. Mniejsze statki dolotowe, dziś nazywa się je wahadłowcami, wylądowały na Ziemi. Obcy zachowywali się jak etnolodzy. Prowadzili studia nad niektórymi plemionami, pilnie uczyli się języków, udzielali ludziom wskazówek i nakazów odnoszących się do przyszłości, a następnie się pożegnali z nimi. Był to moment narodzin ziemskich religii. Nasi przodkowie nadali obcym rangę bogów. Te przemyślenia nie są jedynie spekulacjami, hipotezami czy innymi tezami, nie są pustymi twierdzeniami, można je dziś udowodnić. Każdy, kto wystarczająco intensywnie zajmie się tymi zagadnieniami, dojdzie do tego samego wniosku. Ten, kto chce się o tym przekonać, dobrze to wie. Konsekwencje tych prehistorycznych odwiedzin dotyczą nas wszystkich. Odnoszą się do naszych religii, systemów politycznych, ideologii naszego człowieczeństwa, naszej teraźniejszości i naszej przyszłości. Będąc insajderem, starym wyjadaczem i autorem czterdziestu książek w tej dziedzinie, znam pytania bez odpowiedzi równie dobrze jak krytycy. Dla nich sprzeczności są oczywiste i niemożliwe do wyjaśnienia. Osoby dysponujące wiedzą dostrzegają jednak we wszystkim żelazną logikę. Nawet w rzeczach z pozoru niemożliwych. Czy istoty pozaziemskie w ogóle istnieją? Jak wyglądają? Czy są podobne do ludzi, a jeżeli tak, to dlaczego? Dzięki jakiej technologii udało im się przemierzyć lata świetne między układami gwiezdnymi? Czego tu właściwie obcy chcieli? Dlaczego spośród miliardów innych planet trafili akurat na Ziemię? I to w trakcie ziemskiej ewolucji akurat teraz. Dlaczego opuścili swój dom? Co przyniósł obcym kontakt z nami? Czy chcą nas wyzyskiwać? Dlaczego nie zgładzą ludzkości? I przede wszystkim, dlaczego nie ukażą się publicznie? Cóż ma znaczyć ta zabawa wchowanego? Uzasadnione pytania. I na każde z nich, bez wyjątku, istnieje logiczna odpowiedź. Obecnie istoty pozaziemskie znów wpływają na ludzi. Twierdzę nawet, że obcy byli tu nie tylko przed tysiącami lat, lecz że znów tu są. Teraz i od dziesięcioleci. Nasza Ziemia jest obserwowana, studiowana, analizowana i istnieją kontakty między obcymi a pojedynczymi grupami ludzi. Czy to możliwe? Jestem o tym przekonany. Czasem naszą przestrzeń powietrzną przemierzają bezgłośnie całkowicie nieznane obiekty i prezentują przy tym taki poziom zaawansowania technologii lotniczej, jakiego my nie bylibyśmy w stanie odtworzyć naszymi środkami technicznymi. Powiada Denis Leti, generał Brygady Francuskich Sił Powietrznych, odznaczony Orderem Legii Honorowej. 24 marca 1967 roku służyłem w randze porucznika w Bazie Sił Powietrznych w Malmström w amerykańskim stanie Montana. UFO unoszące się nad bazą unieruchomiło wszystkie 10 rakiet międzykontynentalnych. Wszystkie uległy awarii. Porucznik Robert Sales. Wykład w hali miejskiej wygłoszony w Sindelfingen w kwietniu 2015 roku. W trakcie mojej pracy jako ataše sił powietrznych w Anglii doszedłem do wniosku, że na niebie naszego świata dzieje się coś, o czym nie mamy żadnego pojęcia. Ogólnie jestem przekonany, że UFO istnieją i są rzeczywistością. Ricardo Bermúdez Sanhueza, emerytowany generał chilijskich sił lotniczych i dyrektor technicznej szkoły aeronautyki Żadna instytucja nie ma prawa blokowania dyskusji, włącznie ze studiami nad UFO. José Carlos Pereira, naczelny dowódca Brazylijskich Sił Powietrznych. Wieczorem 3 marca 1997 roku w czasie mojej drugiej kadencji jako gubernatora Arizony, między godziną 20 a 20.30 doświadczyłem czegoś, co przeczyło wszelkiej logice i co zakwestionowało mój światopogląd. Zobaczyłem olbrzymi statek powietrzny w kształcie delty który przeleciał bezgłośnie nad skłopik Phoenix Mountain Preserve. To nie było widmo, ale niezwykłej wielkości ciało stałe, którego charakterystyczna przednia krawędź usiana była reflektorami i które przemierzało niebo nad Arizoną. Jako pilot i były oficer sił powietrznych mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie przypominało żadnego znanego mi obiektu zbudowanego przez człowieka. Five Simonton III, republikański gubernator Arizony. W ciągu tysiącleci Ziemię odwiedziły co najmniej cztery różne gatunki istot pozaziemskich. Niektórzy obcy wyglądają tak jak my. Mogliby przechadzać się naszymi ulicami i nikt by nie zauważył, że różnią się od nas. Paul Theodor Helier, były minister obrony Kanady i członek kanadyjskiego rządu przez 22 lata. Obiektywna rzeczywistość niezidentyfikowanych fenomenów powietrznych, znanych lepiej pod nazwą UFO, nie podlega już żadnej wątpliwości. Atmosfera nieufności i desinformacji, nie mówiąc już o kpinach, obnaża zaskakującą formę intelektualnej ślepoty. Yves S. Ilard, były dyrektor generalny francuskiej agencji kosmicznej CNES. Jesteśmy mieszkańcami wszechświata, w którym roi się od inteligentnych form życia. Sami się od nich odcięliśmy. Profesor dr John Mack, Uniwersytet Harvarda. Już teraz moglibyśmy odbywać loty do gwiazd. Bez względu na to, co kto na ten temat myśli, wiemy, jak to zrobić, mamy technologie, za pomocą których moglibyśmy odwieźć obcych do domu. Nie, to nie trwałoby tyle, co ludzkie życie. Wiemy, co trzeba zrobić. Mielibyśmy możliwość lotu do gwiazd. Dr. Benjamin Robert Rich, amerykański konstruktor samolotów. Od 1975 roku do 1991 roku drugi dyrektor Skunk Works, tajnego działu badawczego w Lockheed w Kalifornii. To tam zaprojektowano bombowiec Stealth. Wypowiedź Rycza pochodzi ze spotkania w School of Engineering Alumni Association z 23 marca 1993 roku. Ja i kilku innych mieliśmy przywilej otrzymania informacji z oficjalnego źródła o tym, że naszą planetę już odwiedziły istoty pozaziemskie i że fenomen UFO jest prawdziwy. Dr. Edgar Dean Mitchell, amerykański astronauta, kapitan statku kosmicznego Apollo 14, szósty człowiek na Księżycu. Nie ma wątpliwości, że niektóre niezidentyfikowane obiekty latające są realnymi, trójwymiarowymi, masywnymi obiektami, istniejącymi fizycznie i możliwymi do zaobserwowania. Ich fizyczna obecność została zarejestrowana przez różne systemy sensoryczne i jest to dowód ich istnienia. Pułkownik dr. John B. Alexander, były kierownik projektu w Los Alamos National Laboratory oraz w National Research Council, Stany Zjednoczone. Te wybrane cytaty, bo są ich setki, powinny uświadomić nawet największemu sceptykowi, już nie jesteśmy sami. Może nam to nie odpowiadać, możemy krzyczeć, kląć, wypierać ten fakt, ignorować, zrzędzić albo się przechwalać. Ale już nie jesteśmy sami. Nauka, ludzie rozsądni i rzeczowi mogą poszukiwać alternatyw, logicznych wyjaśnień i próbować wytłumaczyć rzecz niemożliwą, na nic się to nie zda, już nie jesteśmy sami. Każdy z powyżej zacytowanych świadków jest osobą świadomą odpowiedzialności, każdy z nich wie, o czym mówi i dlaczego mówi. A zatem dlaczego? Chcą oszczędzić ludzkości szoku. Chcą stopniowo, małymi krokami, informować społeczeństwo o nowych odkryciach. Niektórzy z tych odważnych ludzi wiedzą znacznie więcej, niż nam zdradzają. Nawet rozmawiali z istotami pozaziemskimi. Pytali obcych o motywy. Chcieli wiedzieć, dlaczego mimo swojej technologicznej przewagi nie zaatakują nas, nie ukażą się nad stadionem wypełnionym ludźmi i dlaczego w ogóle okazują nam, ziemianom, zrozumienie. My przecież nie okazujemy zrozumienia mrówkom. Nie chcę po raz kolejny poruszać ogólnej kwestii, czy życie pozaziemskie w ogóle istnieje. Każdy obdarzony rozsądkiem człowiek wie, nie jesteśmy sami we wszechświecie. Choć w kosmosie roi się od form życia o niewyobrażalnych dla nas cechach, są tam także istoty do nas podobne. Wynika to z teorii pan Spermi szwedzkiego laureata nagrody Nobla, swantego archeniusa. Pisałem o tym już wcześniej. A co z planetami podobnymi do Ziemi? Niezbyt gorącymi, niezbyt zimnymi. NASA szacuje, że tylko w naszej drodze mlecznej istnieje 4,5 miliarda takich światów. Według danych uzyskanych na podstawie pomiarów z użyciem teleskopu kosmicznego Keplera może to być nawet 17 miliardów ziemiopodobnych planet. Czego szukają tu obcy? Skąd w ogóle wiedzą o naszym świecie? Bo jesteśmy ich latoroślami. Bogowie stworzyli ludzi na swoje podobieństwo. Nagły, niezapowiedziany kontakt obcych z naszym społeczeństwem byłby katastrofą. Przede wszystkim dla nas samych, choć być może także dla przybyszów z innych planet. Pisze o tym autor publikacji naukowych o pseudonimie Claudio Stella. Jeśli prawdopodobnymi konsekwencjami nawiązania kontaktu są wojny między państwami, zatem jeśli kontakt prowadzi do śmierci, zagłady i zniszczenia, przemawia to za rezygnacją z nawiązania kontaktu. Czy to nieobojętne dla obcych, co dzieje się na naszej Ziemi? Co ich obchodzą ludzkie wojny? Ludzkie uczucia? Ludzkie zachowanie? Ludzka polityka? Ludzka religia? Pytanie w odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści mieliby obcy ze zniszczonej Ziemi? Z miliardów martwych ludzi? Ze zrujnowanego przemysłu? Nasze zasoby naturalne. Kosmici nie wydobywają minerałów, ród, złota itd. Tak na planetach zasiedlonych. Surowce naturalne dostępne są za darmo, bez wojen i śmierci na niezamieszkanych planetach każdego układu słonecznego. U nas, na Księżycu, na Marsie i przede wszystkim w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem. Tam na przykład na planecie karłowatej Siris istnieją złoża surowców naturalnych w czystej postaci. Można je wydobywać przy użyciu robotów, i to bez przeszkód ze strony żyjących istot, bez paskudnych chmur burzowych i bez konieczności zapłaty. Po co kosmici mieliby decydować się na wojnę z Ziemianami, tworzyć sobie wrogów, a po zwycięstwie denerwować się podstępnymi akcjami sabotażowymi, skoro mogą mieć znacznie prostszy dostęp do surowców? Obcym nigdy nie chodziło o zasoby naturalne. Jest ich pełno w każdym Układzie Słonecznym. Zatem dlaczego nie nawiązują z nami bezpośredniego kontaktu? Spokojnie. W rzeczywistości nawiązują, ale z wybranymi grupami na Ziemi, będę o tym pisał dalej. Jednak wciąż brak ich globalnej obecności, ich równie imponującego, co przerażającego pojawienia się szerokim kręgom ludzi. Z kim miałyby rozmawiać istoty pozaziemskie? Z despotycznymi władcami zacofanego kraju, których interesują wyłącznie własne zyski i którzy nie mają najmniejszego pojęcia o nauce i technologii. Ze skorumpowanymi liderami krajów rozwiniętych? Cóż może obcym taki kontakt przynieść? Zatem nie może to być kontakt z głupcami, lecz tylko z przywódcami postępowego, rozwiniętego technologicznie społeczeństwa. Jakie byłoby to społeczeństwo na Ziemi? Amerykanie? Rosjanie? Francuzi? Chińczycy? Każda nacja natychmiast starałaby się wykorzystać informacje uzyskane od kosmitów dla siebie. Przecież każdy chce zyskać przewagę nad innymi. Pojawi się zazdrość o przewagę technologiczną jednych nacji nad drugimi oraz strach przed ewentualnym podbojem. W takim razie, czy obcy nie powinni ukazać się wszystkim narodom naraz? Otoczyć Ziemię swoimi olbrzymimi statkami kosmicznymi, pojawić się nad polami golfowymi i stadionami olimpijskimi. Podłączyć się do światowej sieci telewizyjnej? Reakcja Ziemian byłaby straszliwa. Papież oznajmia, że obcy zostali przysłani przez szatana, że są antychrystem, a my, chrześcijanie, nigdy nie powinniśmy ich słuchać. Przybyli tu, aby nas wyzyskiwać, zniewolić i zgładzić, jak już zapowiadał apostoł Jan w swojej Apokalipsie. Nie inaczej reaguje wielki mufti w Islamie i naczelny rabin Izraela w Jerozolimie. Wskutek pojawienia się istot pozaziemskich wszyscy przywódcy religijni tracą swoją władzę. Jedna nieopatrzna uwaga obcego, na przykład, że Bóg nie miał syna albo że grzech pierworodny nigdy nie istniał, przez co Jezus wcale nie musiał wybawiać ludzi swoją śmiercią, czyni z wiary chrześcijańskiej dom wariatów. Podczas wywiadów w telewizji obcy oznajmia, że Mahomet, prorok islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, nie napisał osobiście ani jednego wiersza Koranu. Był on niewykształconym analfabetą i wszystkie wersety Koranu są dziełem późniejszych uczonych. W rezultacie miliony wiernych muzułmanów popełniają samobójstwo. Całe życie spędzone na modlitwie, cierpieniu, charówce, dla kłamstwa? Krwawe wojny prowadzone o nic? Zagłada milionów ludzi przez pomyłkę? W szale wściekłości i rozczarowania podpalane są meczety, al-kaba w Mekce zostaje wysadzona w powietrze, mułowie są masowo mordowani sens życia znikł raz na zawsze. W Jerozolimie uśmiechnięty Kosmita wyjaśnia swojemu żydowskiemu rozmówcy, że Jachwe, Bóg Story, który przemówił do Mojżesza i który stąpił na świętą górę Synaj w gorejącym krzewie, był tylko jednym z obcych, jednym z przodków Kosmity, którzy odwiedzali Ziemię już tysiące lat temu. Jachwę istotą pozaziemską? Znakomicie sprzedająca się przez tysiąclecia religia intelektualnym absurdem. To nie może być prawda. Bóg Starego Testamentu istotą pozaziemską? Przez pięć tysięcy lat wspólnota żydowska miała ulegać błędnemu przywództwu duchowemu? Podczas debaty z udziałem obcych jeden z antropologów przekonuje, że ewolucja jest stałym elementem naukowej wizji świata. Jednak kosmita stwierdza: ewolucja tak, ale nie tylko. Ziemia nigdy nie była systemem zamkniętym. Nasi przodkowie wielokrotnie ingerowali w ludzki genom. Dla darwinistów a właściwie dla całego akademickiego świata zawala się podstawowa struktura naszej wiedzy, scementowana naukowymi dogmatami. Czy zatem cała wiedza, którą my, ludzie, zdobywaliśmy sumienną pracą w pocie czoła, jest bezużyteczna? Jeden z fizyków zauważa, że Albert Einstein jasno wyliczył, że górną granicę prędkości stanowi prędkość światła. Szybciej poruszać się nie da, bo przy osiągnięciu prędkości światła masa stałaby się nieskończona. Jednak sympatyczny, Ciągle uśmiechnięty obcy zaprzecza temu łagodnie. Einstein miał co prawda rację, ale tylko w odniesieniu do waszego systemu fizycznego. Istnieją systemy, gdzie fizyka Einsteina nie ma już racji bytu. Zastanówcie się, jak udało nam się do was dotrzeć. Przy użyciu silników na paliwo ciekłe? Jako istoty dysponujące zaawansowaną technologią, wyprzedzającą ziemską technologię o setki lat, rozsądni obcy nie będą się mieszać w nasze życie bez uprzedniego. Łagodnego przygotowania nas do ich obecności. Przygotowania? A jak ono ma wyglądać? 13 października 1917 roku zademonstrowali swoją obecność około 75 tysiącom ziemian w małej portugalskiej miejscowości Fatima. Pod przykrywką religijnego objawienia. Przekazali wtedy wiadomość, zaadresowaną do najwyższych reprezentantów Ziemi, z prośbą o jej ujawnienie w 1960 roku, 43 lata po fenomenie wirującego słońca na niebie. Wiadomość dotarła do Watykanu. Do dziś wszyscy papieże wzbraniali się przed udostępnieniem opinii publicznej tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej, mimo że wiadomość pochodzi, rzekomo, od Matki Boskiej, która przecież powinna wiedzieć, jakie tajemnice może powierzyć najwyższemu przedstawicielowi Boga na Ziemi, papieżowi. W konsekwencji pojawiły się publikacje z fałszywymi informacjami i produkowane przez Watykan kłamstwa. W mojej książce bogowie byli astronautami, szczegółowo obaliłem te wszystkie kłamstwa. W imponującej bazylice fatimskiej turyści mogą jednak dziś podziwiać wspaniałe malowidła na szkle przedstawiające cud słońca w fatimie. Papieże nie zamierzali ujawnić społeczeństwu treści wiadomości fatimskiej. Kropka. Czy nie był to moment, w którym istoty pozaziemskie powinny interweniować w ramach protestu? Najwyraźniej do tego nie doszło. Ani w 1960 roku, ani później. Dlaczego tego nie zrobili? Ponieważ obcy znają naszą politykę, naszą religię, nasz cały system społeczny i poza tym nie są w najmniejszym stopniu zainteresowani sianiem chaosu na ziemi. Przede wszystkim ze zwykłego egoizmu. Po co im zniszczona planeta zamieszkana przez miliony rozwścieczonych, rozczarowanych ludzi? Czyli nie pozostaje im nic innego, jak w dalszym ciągu wykazywać cierpliwość wobec tych niesfornych istot i powoli przygotowywać je na oficjalny kontakt. Oczywiście wiedzą o tym także papierze. Najpóźniej od 1960 roku każdy z nich zna prawdę. Każdy wie o kontakcie nawiązanym 13 października 1917 roku. I każdy z nich ma świadomość, że godzina prawdy, która wyjdzie na światło dzienne, zbliża się nieubłaganie. Dzień po dniu, rok po roku. Nie dziwię się w ogóle, że Jego świątobliwość papież Jan XXIII, który w 1960 roku poznał wiadomość fatimską, zmarł z trosk i zgryzoty. Kolejny pasterz wspólnoty katolickiej, papież Paweł V. Podróżował po całym świecie i miał możliwość poinformowania wszystkich przywódców religijnych o istotach pozaziemskich i o nadchodzącym dniu ich objawienia się. Nic zatem dziwnego, że następny papież Jan Paweł I nie mógł już znieść dłużej nieprawdy i się załamał. Jeszcze zanim został wybrany papieżem, przeprowadził w Portugalii długą rozmowę z Lucją dos Santos, zakonnicą, która była ostatnim żyjącym świadkiem objawin maryjnych w Fatimie. Brat papieża, Edoardo Luciani, opowiadał, że po rozmowie z nią przyszły papież był do głębi wstrząśnięty. Swój papieski urząd sprawował zaledwie 33 dni. Później spekulowano, że papież został zamordowany, przypuszczalnie dlatego, że wpadł na trop nielegalnych transakcji bankowych Watykanu. A jeśli było zupełnie inaczej? Papież znał przecież prawdę o wydarzeniach fatimskich od siostry zakonnej Łucji. Wiedział, że ukazała się wtedy nie Matka Boska, ale istoty pozaziemskie. Czy rozmawiał w tej sprawie z wysokimi dostojnikami kościelnymi? Czy zamierzał podać tę sensacyjną informację do wiadomości publicznej? Czy to przypieczętowało jego los? Pewne jest, że Jan Paweł I był papieżem przez zaledwie 33 smutne dni. Kolejny papież Jan Paweł II pełnił swoją funkcję w latach 1978 do 2005. Uchodził za apostoła podróżującego po całym świecie. W każdym kraju, który odwiedzał, całował najpierw ziemię. Symboliczny akt. A może chciał przez to wyrazić: ta ziemia jeszcze należy do nas. Ziemian. W końcu Benedykt XVI... Który urzędował od 2005 roku, 28 lutego 2013 roku opuścił tron papieski. Precedensowa decyzja w 1900-letniej historii papiestwa. Najwyższy dostojnik Kościoła rzymskokatolickiego, następca świętego Piotra, miał już dosyć. Och tak, ich wielebne świątobliwości znają prawdę. A nauka? Wtajemniczone jest w to tylko wąskie grono, którego członkowie zobowiązali się wobec siebie do zachowania niezwykłej wiedzy w tajemnicy przed światem. Ale dlaczego na litość boską? Co to za dziecinne zabawy w tajemnicy? Wyobraźmy sobie, że istoty pozaziemskie nawiązałyby kontakt tylko z jednym astrofizykiem. Co teraz powinien zrobić ten człowiek? Zwołać konferencję naukową i powiadomić swoich kolegów po fachu? Przecież uznaliby go za wariata. A jeśli będzie potrafił udowodnić zaistniałe nawiązanie kontaktu? Na przykład dzięki podarunkowi od obcego, którym przekona wszystkich obecnych. W tym miejscu zaczyna się odpowiedzialność społeczności naukowców. Każdy astrofizyk i każdy astronom jest doskonale wykształconą osobą. Każdy z nich zna nasz system społeczny, wie jak funkcjonują religie i polityka. Każdy potrafi sobie wyobrazić reakcję ludzi. Dla każdego z obecnych naukowców to oczywiste, ludzkość nie jest jeszcze gotowa na taką sensacyjną wiadomość. Pozostaje poddanie się autocenzurze. To można udowodnić. Co roku w ramach Międzynarodowej Akademii Astronautyki odbywa się konferencja SETI. Gdzieś na świecie. SETI to skrótowiec od Search for Extraterrestrial Intelligence, czyli poszukiwań pozaziemskich cywilizacji. Już podczas konferencji SETI w 1989 roku uczestniczący w niej naukowcy postanowili wprowadzić wewnętrzną cenzurę obowiązującą wszystkich astronomów na całym świecie. Deklaracje postępowania w przypadku odkrycia pozaziemskiej inteligencji. Deklaracja ta zawiera nakazy postępowania obowiązującego naukowców w razie wystąpienia takiej sytuacji. Oto niektóre z nich. Każda osoba i każda państwowa lub prywatna instytucja badawcza lub placówka rządowa, która przypuszcza, że odkryła sygnał lub inny dowód pozaziemskiej formy życia, przed upublicznieniem tej informacji powinna podjąć próbę sprawdzenia, czy najbardziej przekonujące wyjaśnienie rzeczywiście stanowi dowód na istnienie pozaziemskiej inteligencji. Zanim osoba dokonująca odkrycia upubliczni informację, że istnienie pozaziemskiej inteligencji zostało dowiedzione, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania takich podmiotów jak naukowcy i instytucje badawcze będące sygnatariuszami niniejszej deklaracji, przy czym obowiązuje ustalenie, że sygnatariusze niniejszej deklaracji nie będą wydawać publicznego oświadczenia związanego z odkryciem. W przypadku odkrycia wiarygodnego dowodu na istnienie pozaziemskiej inteligencji powołany zostanie międzynarodowy komitet utworzony z naukowców i innych ekspertów. Czy to jasne? Nawet naukowiec, cieszący się w swojej branży dużą renomą i mający niezbite dowody na kontakt z obcymi, nie może tego upublicznić. W pierwszej kolejności odkrycie musi przejść przez opieszały system komisji. To ona decyduje, czy i kiedy ludzie są wystarczająco dojrzali na otrzymanie pozaziemskiej wiadomości. A jeśli jeden z naukowców wyłamie się z szeregu? Jeśli zupełnie zignoruje deklarację, może wtedy nawet zwołać konferencję prasową i to będzie jego koniec. Koledzy i współpracownicy wbiją mu nóż w plecy. Złamie bowiem najwyższe przykazanie, zakaz upubliczniania takich informacji. Wówczas media nie wezmą jego rewelacji na poważnie. Podobnie jak nie biorą na poważnie wypowiedzi osób, które przytoczyłem wcześniej. Wszystkie narody mające odpowiednie środki technologiczne prowadzą badania w dziedzinie astronomii. Nie tylko obserwowany jest nieboskłon, ale poszukiwane są również sygnały pozaziemskich form życia. Ku niebu skierowany jest gęsty las anten parabolicznych. W kosmos wysłane zostały sondy pomiarowe, a na powierzchni Marsa osadzono roboty. Gdy pisze ten tekst, sonda kosmiczna Dawn okrąża planetę karłowatą Siris w pasie planetoid i przesyła sensacyjne zdjęcia. W tym także zdjęcia, które ukazują wzniesienie z dziwnymi czarno-białymi pasami oraz duży prostokąt na powierzchni Siris, który wręcz prosi się o stwierdzenie, że nie jest naturalnego pochodzenia. Zdesperowani astronomowie szukają naturalnych wyjaśnień tych fenomenów. Równie dobrze mogłyby to być ślady wydobywania surowców naturalnych na Siris przez istoty pozaziemskie. Takie przypuszczenie w żadnym razie nie może przedostać się do opinii publicznej. A w każdym razie nie z inicjatywy poważnego astronoma. A są to z reguły błyskotliwi i niezwykle uczciwi ludzie. Czy zatem poważane gremium astronomów powinno znienacka dowiedzieć się, że jego starania w zakresie poszukiwań pozaziemskiej inteligencji były nadaremne? Miliardy wydane na anteny paraboliczne, sondy kosmiczne i roboty to wyrzucone w błoto pieniądze podatników. Wszelkie badania naukowe zdadzą się psu na budę, bo obcy już przybyli. Są tutaj. W Układzie Słonecznym, a nawet na Ziemi. Jak miałby zareagować astrofizyk Stephen Hawking, który razem z rosyjskim miliarderem Jurim Milnerem poszukuje pozaziemskiego życia? Hawking i Milner w kwietniu 2016 roku uruchomili program mający na celu poszukiwanie śladów życia w kosmosie, którego koszty wyniosą 100 milionów dolarów. Olbrzymia kwota wydana zupełnie na nic? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Stephen Hawking nie chce nawet słyszeć o UFO lub innych obcych na Ziemi, dopóki nie nawiąże z nimi osobistego kontaktu. Nawet dla sceptyków powoli staje się jasne, że nie tylko opinia publiczna musi być chroniona przed ujawnieniem się obcych, ale także nauka. Jej przedstawiciele muszą mieć ograniczony dostęp do informacji, podobnie jak wierzące masy ludzkie. Jak zatem należy postępować mimo istnienia możliwych do zweryfikowania faktów? Claudio Stella, sumienny analityk w zakresie kontaktów z przybyszami z kosmosu, proponuje długi okres przygotowawczy. Jeśli adaptacja będzie przebiegać w sposób zdystansowany, krytyczny, przemyślany i powolny, wówczas nie należy się raczej obawiać wystąpienia szoku kulturowego, czy też utraty własnej orientacji kulturowej i wynikających z tego okropnych konsekwencji. Według jego analiz istoty pozaziemskie postąpiłyby mądrze, wykorzystując odpowiednio czas do momentu wielkiego wydarzenia. Ponieważ takie procesy przebiegać mogą w sposób irracjonalny, wskazane jest, aby pozaziemscy przybysze zapowiedzieli swoją wizytę bezpośrednio, przygotowując w ten sposób ziemian na płaszczyźnie mentalnej, kulturowej, politycznej i organizacyjnej. Wstępna zapowiedź takiego kontaktu może odbywać się w różnych łagodnych formach, nie powodujących u odbiorców nadmiernego szoku. Ludzkość mogłaby zostać przygotowana poprzez pojawienie się technicznego artefaktu, który jednoznacznie mógłby zostać przepisany pozaziemskiej cywilizacji. Znajdujemy się w trakcie procesu przygotowawczego i większość Ziemian nie ma o tym pojęcia. Adaptacja mentalna i kulturowa? Już od dziesięcioleci filmy science fiction produkowane przez Hollywood są coraz bardziej wyrafinowane i dopracowane pod względem technicznym. Miliony widzów śledzą z zafascynowaniem przygody bohaterów gwiezdnych wojen. Od 2009 roku amerykański kanał History Channel wyświetla program Starożytni Kosmici. Opowiada on o wizytach pozaziemskich istot w ciągu tysiącleci. Początkowo w planach było tylko pięć odcinków. Do tej pory powstało ich już 150. Starożytni kosmici mają najwyższą oglądalność w historii History Channel. I to w wielu językach na całym świecie. Adaptacja polityczna? Jak ma się to udać na planecie, na której prowadzone są wojny z powodu religii, na której dyktatorzy podporządkowują sobie własne kraje i nie chcą nawet słyszeć o modernizacji, na której muzułmańscy fanatycy próbują narzucać reszcie świata swoje szalone poglądy? Każdy, nawet najbardziej przebiegły despota dostrzega zmieniającą się na świecie technikę. Programy telewizyjne są rozpowszechniane przez nadajniki satelitarne. Podróżujący relacjonują własne doświadczenia z innych krajów. Internet kwitnie w każdym zakątku Ziemi. Nie można całkowicie odseparować kraju od reszty świata. Nawet najgłupszy dyktator chciałby, choćby tylko dla własnych korzyści, mieć udział w nowoczesnych osiągnięciach. Ponieważ przemysł jego kraju nie jest w stanie wyprodukować lodówki czy telefonu komórkowego, zmuszony jest sprowadzać techniczne produkty z zagranicy. Broń także. Faktury za importowane towary muszą być regulowane w międzynarodowej walucie. Jego krajowa waluta nie jest interesująca nawet dla psa z kulawą nogą, bo nic się za nią nie da kupić. Dyktatorowi nie pozostaje zatem nic innego, jak dostosować się do międzynarodowych zasad gry. Wcześniej czy później. Zostanie przyjęty do rodziny ONZ i będzie musiał trzymać się odpowiednich uzgodnień. W końcu reprezentanci ONZ odwiedzają jego państwo, a obywatele wyjadą z kraju. Jeśli w dalszym ciągu będzie starał się izolować swoje państwo, wewnętrzna rewolucja stanie się nieunikniona. Duch czasu przezwycięża każdą dyktaturę. Większość uprzemysłowionych krajów przyjęła za ustrój demokrację, a ich reprezentanci nie ustają w zachwalaniu tego modelu państwowości. Jednak demokracja ludowa, praktykowana na przykład w Szwajcarii, nie przebije się na arenie międzynarodowej. W demokracji zwycięstwo zawsze odnosi większość, natomiast mniejszość podporządkowuje się temu wynikowi bez stawiania oporu czy wszczynania wojny. Jednak podstawowym kryterium demokracji jest to, że wszyscy wyborcy muszą kierować się zasadami rozsądku. Umiejętność pisania i czytania to minimalne wymagania, poziom wykształcenia ludności musi być na tyle wysoki, by uprawnieni do głosowania obywatele byli w stanie rzeczowo rozważyć argumenty przemawiające za i przeciw określonej decyzji. W krajach rozwijających się brakuje tego rozsądku. Masy łatwo ulegają manipulacji mediów. Zatem droga wolna dla oligarchów? Dla właścicieli tych magicznych kanałów? System demokratyczny posiada mechanizmy, które relatywizują potęgę bogaczy. I te mechanizmy działają. Lepiej lub gorzej. Co by było, gdyby przedstawiciel pozaziemskiej cywilizacji nawiązał kontakt z bogatą kapitalistyczną rodziną i przekonał ją do rozpowszechnienia przesłania obcych za pomocą mediów, które ta rodzina kontroluje? Oczywiście w grę wchodzi transakcja obopólnie korzystna. Bogacze otrzymaliby w zamian wyłączny dostęp do wiedzy technicznej obcych inteligencji, którą mogliby opatentować i wykorzystywać na skalę przemysłową. Co przyczyniłoby się do powiększenia majątku rodziny? A jakie korzyści przyniosłoby to przybyszowi z kosmosu? Złamałby zasadę, którą jego gatunek uzgodnił z inną grupą. Inni bogacze, a także wojskowi i całe państwa mogliby zaatakować wyeksponowanego oligarchę, zdyskredytować opatentowane przez niego produkty, przywołać go do porządku. Ograniczyć możliwość podróżowania jemu i jego współpracownikom, zamrozić jego konta i tak dalej. Superbogata rodzina też musiałaby się dostosować. Nikt lepiej jak ona sama nie zna międzynarodowych zwyczajów, także ona chce być szanowanym członkiem ludzkiej społeczności. Samodzielna akcja obcego nic by mu zatem nie przyniosła. Jest nawet prawdopodobne, że we wszechświecie obowiązują intergalaktyczne zasady, coś w rodzaju ONZ Drogi Mlecznej, która zabrania pozaziemskim indywiduom nawiązywania kontaktów z jednostkami na innych planetach. Być może naszemu kosmicie groziłaby sankcja w postaci wykluczenia z jego wspólnoty mógłby zostać odizolowany i odcięty od swoich technicznych baz. Skoro to wszystko jest tak skomplikowane, to z kim pozaziemskie istoty miałyby w ogóle nawiązać kontakt? Ich technologiczna przewaga nie może zostać przecież wykorzystana, z wyniszczonej planety nie mieliby żadnego pożytku, zaś surowce naturalne i tak mogą wydobywać za darmo w innych miejscach układu słonecznego. Zawarcie porozumienia z tylko jednym narodem również nie jest dobrym rozwiązaniem, bo dany kraj natychmiast zyskałby przez to przewagę nad innymi. Ekskluzywne i cenne informacje nie mogą być powierzane także pojedynczym osobom, a nawet jeśli tak by się stało, osoby te nie zostałyby potraktowane poważnie przez opinię publiczną. Z kim zatem pozaziemskie cywilizacje mają nawiązać kontakt? Kto nam jeszcze pozostaje? Odpowiedź brzmi: inteligentni ludzie, Mający kompetencje do zwołania poufnego gremium. Świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności pozwoliłaby im na właściwą ocenę konsekwencji kontaktu. Dokładnie taki wariant jest obecnie realizowany. Co proszę? Obcy mają przygotować ludzkość na swoje przybycie pod względem mentalnym, kulturowym, politycznym i organizacyjnym. Ale przecież od czegoś musieliby zacząć. I zaczęli od wydarzeń w Fatimie w 1917 roku. Ukazują się sporadycznie od dziesięcioleci. Ziemianie nadali tym fenomenom nazwę UFO. Ludzie rozumujący zdroworozsądkowo wzruszali ramionami lub w najlepszym razie śmiali się z tego. Jednak wciąż pojawiało się coraz więcej relacji na ten temat. Zaczęto wydawać głupie, ale też i sensowne książki, o doświadczeniach opowiadali wybitni intelektualiści, ale i przeciętni robotnicy. Pojawiły się miliony publikacji na temat fenomenu UFO. Następnie doszło do spotkania trzeciego i czwartego stopnia, ludzie mogli porozmawiać z przybyszami z kosmosu. Ci zaprosili ich nawet na swoje statki kosmiczne, istnieją na ten temat uwierzytelnione relacje. W dalszym przebiegu wzajemnych kontaktów doszło do sporadycznych uprowadzeń ludzi. Skończcie z tymi bzdurami. Nie da się tego słuchać, krzyczeli z oburzeniem twardo stąpający po ziemi naukowcy. Jednak zdarzenie można nazywać bzdurą tylko do czasu, gdy uda się ją naukowo udowodnić, bo obcy wszczepili niektórym swoim ofiarom implanty. Udało się je usunąć operacyjnie i poddać analizom fizycznym i chemicznym. Są to dowody naukowe przynajmniej dla tych, którzy naprawdę chcieli dowiedzieć się prawdy. Co roku zwoływane były coraz większe międzynarodowe konferencje poświęcone UFO, z uczestnictwem tysięcy gości, w tym coraz szerszych gran naukowców. Ja sam przez dziesięciolecia zaliczałem się raczej do przeciwników wspólnoty ufologów. Na rynku dostępnych było zbyt wiele niepoważnych ofert. Ale potem, pod wpływem spotkań ze wspaniałymi ludźmi, także z osobami niezwykle wybitnymi, zacząłem z czasem rewidować swój światopogląd. I tak na przykład pisałem w pierwszym rozdziale mojej ostatniej książki o przypadkach UFO, co do których zdecydowanie nie można mieć żadnych wątpliwości. A jeśli ktoś, jak ja, Zagłębił się w tę materię tak dalece i uwzględnił przy tym argumenty sceptyków, nie może dłużej milczeć. Trzeba wtedy wykazać się odwagą cywilną. Ale jak, w jakiej formie, istoty pozaziemskie ujawniły się poszczególnym naukowcom? Czy ukazały się im one we śnie jako aniołowie? Wtargnęły do ich sypialni jako krasnoludki? A może skrywały się pod postacią mówiących psów lub inteligentnych papuk? Gdy obcy pokryjomu uprowadzili pojedynczych mieszkańców ziemi, pobrali od nich próbki nasienia i komórek jajowych. Zostało to udowodnione. Powstały ludzkie wersje istot pozaziemskich. Są to ci, o których były minister obrony Kanady powiedział, niektórzy wyglądają tak jak my, i gdyby przechadzali się środkiem ulic naszych miast, nie zauważylibyśmy tego, że są kosmitami. Ogromna wiedza tych posłańców zrobiła tak wielkie wrażenie na naukowcach, z którymi nawiązali kontakt, że mówiąc kolokwialnie, dosłownie zwaliło ich to z nóg. Tajemniczone genialne umysły są świadome ciążącej na nich odpowiedzialności wobec ludzkości. Siłą rzeczy muszą tworzyć tajne grupy. Tak to właśnie działa w ludzkiej społeczności. I oczywiście grupa osób, z którą nawiązany został kontakt, chciałaby otrzymać coś od obcych. Dlatego podejmowane są próby negocjacji. Mogłoby to wyglądać mniej więcej tak. Zaakceptujemy Waszą obecność, będziemy chronić Waszą anonimowość tak długo, aż większość ludzi przyjmie obecność pozaziemskich istot bez paniki. Czy w zamian za to możemy liczyć na maleńką wskazówkę w zakresie Waszej fenomenalnej technologii? Następnie dokonane zostanie uzgodnienie, że nabyta wiedza będzie mogła być wykorzystywana tylko na korzyść całej ludzkości. Obie strony porozumienia zobowiązane są do przestrzegania jego postanowień. Ziemianie mają świadomość, jak straszliwa byłaby reakcja przedstawicieli ich gatunku, gdyby obcy nagle pojawili się nad wypełnionym po brzegi stadionem olimpijskim. Przybysze z kosmosu również o tym wiedzą, a do tego nic by im nie dała zdewastowana planeta i oszalała ludzkość. W najgorszej wersji wydarzeń w razie naruszenia umowy przybysze z kosmosu mogliby się jeszcze posłużyć swoją bronią. Niedługo potem w supertajnych laboratoriach powstaje ziemskie UFO, mające tę samą zdolność lotu do gwiazd, co jego kosmiczny wzór. Jak powiedział dr Benjamin Robert Rich, dyrektor Skunk Works z Lockheed, gdzie skonstruowany został niewykrywalny bombowiec, już teraz dysponujemy możliwościami lotów do gwiazd, posiadamy technologie, za pomocą których moglibyśmy odwieźć obcych do domu. Nie, to nie trwałoby tyle, co ludzkie życie. Wiemy, co trzeba zrobić mielibyśmy możliwość lotu do gwiazd. Amerykański astronauta Edgar Mitchell był tego samego zdania. Nie wszystkie UFO są w rzeczywistości pozaziemskiego pochodzenia. Niektóre zostały skonstruowane przez nas samych, ale jeszcze daleko nam do poziomu technologii tych, którzy nas odwiedzają. Ale dlaczego właściwie każdy amerykański rząd kwalifikuje dramatyczne obserwacje UFO, ewidentne i zgłaszane przez pilotów przeloty kosmicznych statków nad terytorium USA, jako mało znaczące? A może najzwyczajniej w świecie jest tak, jak twierdzą sceptycy? Nikt, ani amerykański minister obrony, ani zdroworozsądkowo myślący naukowiec, nie bierze tego tematu na poważnie? Ufo i wszystko, co się z tym wiąże, odbierane jest jako zwykła bzdura, totalny bełkot i wymysł. Zaś osoby wygłaszające rzeczowe ostrzeżenia uznawane są za pomylone, przez co nie można ich traktować serio. Sorry! Problem tkwi w tym, że jest zupełnie na odwrót. To sceptycy i rozsądnie myślący, którym się wydaje, że twardo stąpają po ziemi, są niedoinformowani. Nie mają pojęcia, co się naprawdę dzieje. K.K.K. Każda osoba bez wyjątku, której słowa przytoczyłem na początku tego rozdziału, należała początkowo do grona sceptyków. Nikt z tych ludzi nie uznawał fenomenu UFO za pozaziemską rzeczywistość. Oni wszyscy stąpali twardo i zdroworozsądkowo po ziemi, do czasu, gdy zostali wtajemniczeni. A żeby dotrzeć do tych informacji, trzeba się postarać nie spadają one tak po prostu z nieba. Ostatecznie chodzi tu o dobrze strzeżone tajemnice, które mają zapobiec wybuchowi paniki na ziemi. Niezidentyfikowane obiekty latające zostały już zarejestrowane przez wszystkie systemy wojskowe. Zebrano już mnóstwo danych z pomiarów radarowych i optycznych. Zeznań pilotów maszyn bojowych i generałów sił powietrznych z całego świata. Żaden z tych świadków nie ma niepo kolei w głowie, żaden z nich nie robi sobie żartów. Żaden z nich nie jest nieodpowiedzialny. Jednak rząd amerykański nie dostrzega najmniejszego zagrożenia? Wystarczy jednak, że samolot obcego państwa minimalnie naruszy bez pozwolenia amerykańską przestrzeń powietrzną, natychmiast wzywana jest obrona narodowa. To niemal absurdalny, Obojętne zachowanie amerykańskich instytucji wobec niż identyfikowanych obiektów latających prosi się wręcz o stwierdzenie, że istnieje tu tajne porozumienie. Niech no tylko rosyjski samolot albo, nie daj Boże, obca łódź podwodna naruszy amerykańskie terytorium. Zaraz rozpętane zostaje piekło, także w mediach. Ale obiekty UFO nie istnieją, nawet jeśli poświadczają to setki osób oraz elektroniczne i optyczne urządzenia. Ponieważ niewiele lewica. Co czyni prawica, instytucje wikłają się w kuriozalne sprzeczności. Z jednej strony pojawia się oświadczenie, że UFO nie istnieje, a jednak amerykański Departament Transportu 9 lutego 2012 roku wydał instrukcję dla pilotów zatytułowaną Section 8. Unidentified Len Objects Reports. W jej treści zawarta jest informacja, gdzie piloci mają się zgłaszać w przypadku zaobserwowania UFO do Bigelow Aerospace Advanced Space Stadies. Z podanym numerem telefonu i adresem mailowym. Brytyjskie Ministerstwo Obrony wydało 24 czerwca 1965 roku następujące oświadczenie dla swoich pracowników: Celem naszej polityki jest bagatelizowanie informacji na temat UFO, aby unikać niepotrzebnego rozgłosu albo upublicznienia. Już w 1953 roku, kiedy obserwacje UFO stały się coraz bardziej powszechne, Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza CIA wydała następujące zarządzenia. Wszystkie urzędy sieci Agencji Wywiadowczej są zobowiązane do wpływania na mass media w celu dyskredytowania UFO oraz do infiltracji cywilnych grup badawczych UFO. Relacje na temat UFO mają być odbierane jako niewiarygodne i niepoważne, publiczne zainteresowanie przypadkami UFO ma być wyraźnie osłabiane, zaś działania agentów wywiadowczych mają na celu zatajanie faktów przedstawianych przez wiodących naukowców poprzez celowe szerzenie dezinformacji. Do opisu tej sytuacji nasuwa się tylko jedno słowo spisek. Zainicjowany przez władzę. Kropka. Natomiast w jaki sposób rozporządzenia CIA są przestrzegane i realizowane, pokazuje teraźniejszość. Kto chce uchodzić za poważnego, uznaje UFO za czysty wymysł. Istoty pozaziemskie najchętniej negocjowałyby prawdopodobnie z przedstawicielami światowego rządu, reprezentującego całą ludzkość. Jednak takie gremium na naszej planecie nie istnieje, choć pewne grupy intensywnie nad tym pracują. Pozostaje jeszcze ONZ. W tym przypadku dyskusje musiałyby odbywać się z przedstawicielami organizacji, aż w końcu inicjatywę przejęłoby Zgromadzenie Ogólne ONZ. Prawdopodobnie jest to cel dalekosiężny. Jednak obecnie to czyste samobójstwo. Przybysze z kosmosu przed Komisją ONZ chaos doskonały. Totalna panika. Obcy mogliby najzwyczajniej zlekceważyć nasze zastrzeżenia i wtrącać się w nasze sprawy, kiedy i gdzie tylko by chcieli. Mogliby narzucić nam swój porządek prawny i machnąć ręką na zdanie parlamentów czy ONZ. Dyktatura ze wspomnianymi już konsekwencjami. To samo odnosi się do pewnego rodzaju protektoratu. Claudio Stella uważa za możliwe, że Ziemia mogłaby stać się protektoratem intergalaktycznej wspólnoty. Bez politycznej woli wspólnoty ziemskiej, ONZ, byłoby to niemożliwe i w konsekwencji nie różniłoby się od dyktatury obcych. Ale oni teraz chcą czegoś od nas, jeszcze ten temat poruszę. Ziemia albo my, ludzie, musimy mieć coś, co dla innych jest interesujące. Jeśli odrzucimy opcję dyktatury, pozostanie już tylko negocjacja. Jednak w całym wszechświecie negocjacje nie funkcjonują bez istnienia podstawy prawnej. Obcy znają swoje prawo, my znamy nasze. Podobnie jest z państwami na Ziemi. Każde ma własny narodowy system prawny, jednak istnieją jeszcze nadrzędne prawa wspólnoty światowej. Konieczne jest znalezienie konsensusu. Ostatecznie będzie zapewne tak, że to ludzie będą mieli większe oczekiwania wobec obcych niż obcy wobec nas. Jak funkcjonuje komunikacja z prędkością nadświetlną? Jak można podróżować od gwiazdy do gwiazdy bez naszych prymitywnych silników na paliwo ciekłe? Jak obcy poradzili sobie z problemami ekologicznymi podczas swojego rozwoju? A problemy energetyczne? Jak właściwie powstały różne rasy? Ile gatunków żyje we wszechświecie? Co istniało przed wielkim wybuchem? Czym jest Bóg? Jak możemy maksymalnie przedłużyć nasze życie? Czy w świecie obcych istnieją także przestępcy? Jak są oni traktowani? Czy mieszkańcy obcych planet również poruszają się za pomocą środków komunikacyjnych? Jak one działają? I jak są zorganizowane obce systemy społeczne? W formie kapitalizmu? Komunizmu? Demokratycznie? A może są to dyktatury? Monarchie? Jakiego typu polityka spełnia oczekiwania wszystkich warstw społecznych? Czy istnieje coś takiego jak galaktyczny klub? Jak można stać się jego członkiem? Jakich zasad należy przestrzegać? Jaki rodzaj ubrania noszą istoty z cywilizacji pozaziemskich? W jaki sposób jest ono produkowane? Jakie rodzaje metali i stopów znają obcy? W jaki sposób są wykorzystywane? Czy we wszechświecie są prowadzone wojny? Dlaczego? Kto przeciw komu? I tak dalej. Nasza ciekawość nie zna granic. Pewnego dnia staniemy przed wyborem, albo staniemy się częścią galaktycznej wspólnoty, albo będziemy wieść nędzny żywot zacofanej planety, odcięci od reszty drogi mlecznej. Możliwe, że aż po samozagładę i nowy początek. Pamiętajmy, że widoczna dla wszystkich mieszkańców Ziemi obecność istot pozaziemskich pozbawi wpływów wielu światowych graczy. Religie, kardynałowie, papieże, mułowie, rabini i tak stracą na pojawieniu się obcych podobnie jak narodowe rządy. Politycy zostaliby skonfrontowani z pytaniem, czy z dnia na dzień stracą władzę, jeśli będą musieli odstąpić swoje kompetencje organizacji wszechświatowej. Elity utracą swoje wyłączne prawo do interpretowania rzeczywistości, pisze Claudio Stella. Dlaczego? Czy ludzie po prostu się dostosują? Tak byłoby najprościej, jednak niezależnie od głównych politycznych i finansowych ugrupowań na ziemi istnieje mnóstwo wspólnot wyznaniowych. Tak zwani prorocy Samozwańczy uczniowie Jezusa działający w jego imieniu, wybrańcy, święci i przede wszystkim świętożki nigdy nie przyznają, że przez dziesiątki lat wodzili swoich wiernych za nos. Lajcy nie mają pojęcia, ile w ogóle istnieje kościołów, a każdy z nich twierdzi, że jest jedynym prawdziwym. Zamieszczona tu, zdecydowanie niepełna lista istniejących wspólnot wyznaniowych powinna dać do myślenia. Przypis Listę kościołów zamieszczono w opisie pod filmem to zaledwie nieco ponad sto kościołów chrześcijańskich. Do tego należy uwzględnić jeszcze światową wspólnotę muzułmanów z poszczególnymi sekcjami. Szyici i sunnici, którzy wzajemnie się mordują, są chyba ich najbardziej znanymi przykładami. Albo wahabici i salafici, odłam totalnie ekstremalny i nieco mniej ekstremalny. I w końcu małe, często naznaczone fanatyzmem sekty. Można by wymieniać i wymieniać. Każda wspólnota religijna jest święcie przekonana, że kieruje się w prawdziwą, doktryną, jedyną nieodwołalną prawdą, często bezpośrednio zainspirowaną przez Boga albo przynajmniej Ducha Świętego. Dla tych ludzi byłoby wprost nie do pomyślenia, że ich wiara miałaby się nagle okazać nieprawdziwa. Najwyżsi kapłani, przywódcy sekt, obdarzeni łaską, oświeceni lub w inny sposób zainspirowani, nigdy nie pogodziliby się z nowym porządkiem rzeczy. Wszyscy oni staraliby się za wszelką cenę zwrócić swoich wiernych przeciwko pozaziemskim przybyszom i zwalczać ich w imię Boga. Amen. Jak długo jeszcze obcy będą bezczynnie przypatrywać się ziemskiemu egoizmowi? Kiedy w końcu będą mieli tego podziurki w nosie? Kiedy wyczerpie się ich cierpliwość? Kiedy osiągną granicę współczucia? Czy wyznaczyli swoim osobom kontaktowym w gronie naukowców na Ziemi ostateczne terminy? Nie będziemy się wtrącać do pewnego czasu, ale w końcu powiemy dość. A wtedy? Bezgłośne zniknięcie na kilka kolejnych tysiącleci albo totalny szok religijny dla ludzkości. Jakie wartości liczą się bardziej dla obcych? W przeszłości, a na ten temat wiem bardzo dużo, pozaziemskie istoty nigdy nie ukazywały się wielkim zbiorowiskom ludzi. Ukazywały się postacią biblijnym takim jak Mojżesz i jego brat Aaron, ojciec rodu Abraham, mędziec Salomon lub prorok Ezechiel. Zjawiały się, przynajmniej według Pisma Świętego, zawsze w małych grupach. Co prawda kosmici najpierw zabrali Enocha, mylnie uznanego później za proroka, na swój statek kosmiczny, przekazali mu wiedzę i system językowy, ale nie miało to żadnego wpływu na masy ludzkie. Potem jednak zareagowali ze wściekłością i bezlitości, kiedy eksperyment się nie powiódł. Miasta takie jak Sodoma i Gomora zostały brutalnie zniszczone, podobnie jak ostatecznie cała ludzkość przez celowo sprowadzony potop. Celowo? Potop miałby być katastrofą spowodowaną przez siły nadnaturalne? Opowieści o powodziach występują na całym świecie, utrwalone w religiach i mitach. W Biblii, w sumeryjskim eposie Gilgamesz, w babilońskim Enuma Elisz, eposie o stworzeniu świata, w księdze Mormona, u plemienia Kogi w Kolumbii, u Hołpi w Arizonie majów w Ameryce Środkowej lub u dogonów w Afryce, za każdym razem Bóg ostrzegał ludzi przed powodzią. Wiedzieli oni o zbliżającym się kataklizmie i to nie na dwa tygodnie przed jego nadejściem, jak w przypadku współczesnych prognoz pogody. Moment nadejścia potopu był znany już znacznie wcześniej, odliczanie już się rozpoczęło i wszyscy bez wyjątku otrzymali polecenie zbudowania szczelnego statku. Oczywiście żaden z bogów nie objawił się jako wszechmogący i żaden nie podarował ludziom młodzi. Żadna z niebiańskich istot, które stąpiły na Ziemię, nie dysponowała wszechmocą wyczarowania statku jednym stryknięciem palców. W przypadku każdego statku musiała zostać zastosowana technologia. Budownictwo statków jest dziedziną technologii. I każdy z pseudobogów określał nadchodzącą powódź jako karę. ówczesny gatunek ludzki miał zostać zniszczony. Najwyraźniej program genetyczny nie poszedł zgodnie z planem. Tak przynajmniej wynika z licznych przekazów. Nastąpi na całej Ziemi wielkie zniszczenie, potop, będzie cała Ziemia sądzona i cały brud zostanie z niej zmyty księga Enocha 106,13. Dlatego sprowadzę na Ziemię potop. Jaką decyzję obcy podejmą dzisiaj? W przeszłości dali nam wyraźne znaki. I skierowali nas w stronę poszukiwania ich śladów. Te znaki istnieją i kto chciał, rozpoznał je pozostawione przed tysiącami lat, lecz zaadresowane do społeczeństwa przyszłości, ukształtowanego przez technologię i naukę, które musi się na nie natknąć. Miliony uświadomionych mieszkańców Ziemi już to zrozumiało. I wiadomość z przeszłości wypełniła swoją misję zgodnie z planem. Tylko nauka, której zadaniem jest tworzenie wiedzy, odwraca się z oburzeniem. Nas w to nie mieszajcie. Jej przedstawiciele nie chcą przyjąć do wiadomości, że świadomie byli wprowadzani w błąd. A po fakcie trudno przyznać, że było się jedynie przydatnym idiotą. W psychologii mechanizm ten nazywa się wypieraniem. Natomiast media, w obowiązku przekazywania rzekomo wiarygodnych informacji, nie mogą obiektywnie informować o tym, czego chciałyby dowiedzieć się miliony ludzi. Stworzyliśmy społeczeństwo dwóch klas. Istnieje niewielka grupa osób wtajemniczonych i cała reszta ludzi nieświadomych i pragnących pozostać w nieświadomości. Cóż to za idealny świat? Jak długo jeszcze? Czy każdy gatunek inteligentnych istot w kosmosie musi podróżować między galaktykami? Czy muszą to robić, bo dyktuje im to nieposkromiona ciekawość? Bo potrzebują surowców naturalnych? Bo ich rodzima planeta zginie, rodzime słońce wybuchnie, wypali się? Bo ich galaktyka zostanie połknięta przez czarną dziurę? Albo zderzy się z inną galaktyką? Nas także to dotyczy. Według obliczeń NASA za 30 milionów lat z naszą drogą mleczną zderzy się tak zwana chmura Smitha. Nastąpi gigantyczny wybuch spowodowany przez zderzające się ze sobą ciała niebieskie i powstaną wtedy dwa miliony nowych gwiazd. Chmura Smitha to głównie obłok nagromadzonego wodoru, obecnie oddalony od Ziemi o 8 tysięcy lat świetnych. Porusza się jednak w naszym kierunku z prędkością 240 km na sekundę. Skoro nasi astronomowie mogą wyliczyć, co wydarzy się za 30 milionów lat, z pewnością potrafią to także astrofizycy obcych cywilizacji. Oni także muszą wiedzieć, kiedy dojdzie u nich do kolizji i gdzie wówczas mogą znaleźć nowe przestrzenie do życia. Żegluga kosmiczna to konieczność dla każdej cywilizacji. Ale nie wszyscy widzą to w ten sposób. W fachowym czasopiśmie IBIS, astronom William Hosek stwierdził w sporym artykule, że obcy nie podróżują w kosmosie. Jak to? Kiosek argumentuje, że na każdej planecie surowce naturalne kiedyś się kończą. Ale ludzie są na przykład tak skonstruowani, że nie potrafią planować długodystansowo. Chodzi o plany obejmujące wiele stuleci. Ani państwa, ani prywatne przedsiębiorstwa nie inwestują w projekty mające trwać tyle czasu, ponieważ ich akcjonariusze lub też wyborcy oczekują krótkoterminowych rezultatów. Gdyby ludzie wysłali statek kosmiczny w poszukiwaniu zasobów naturalnych, pozostali na Ziemi mieszkańcy nie wiedzieliby, czy misja załogi kosmicznej zakończy się sukcesem, czy też astronauci wrócą z pustymi rękami. Żadne społeczeństwo nie zaakceptuje niepewnej inwestycji pochłaniającej biliony szwajcarskich franków czy dolarów. Ludzie żyją krótko i chcą widzieć szybkie rezultaty. Poza tym budowa gigantycznego statku kosmicznego pochłonęłaby nie tylko ogromne sumy pieniędzy, ale także ogromne ilości surowców. Czyli dokładnie tych materiałów, których na rodzimej planecie jest coraz mniej. Oczywiste jest zatem, że tak cenne surowce nie mogą być marnowane na horrendalnie drogie przygody kosmiczne, których rezultat widoczny będzie dopiero po kilkuset latach, o ile w ogóle. Zdaniem chioska ta sama ziemska logika odnosi się do cywilizacji spoza Układu Słonecznego. Rezultaty jego analizy pozbawiają złudzeń. Aby móc liczyć na pomoc innych cywilizacji, Musielibyśmy najpierw znać obcych i pozostawać z nimi przynajmniej w kontakcie radiowym. Cywilizacja ta z tej odległej planety musiałaby przewyższać nad pod względem technologicznym. Ta cywilizacja musiałaby być w stanie odbierać nasze wiadomości i je rozumieć. Musiałaby udostępnić nam te surowce, których akurat potrzebujemy. Musiałaby być gotowa na dzielenie się z nami swoimi zdobyczami technologicznymi oraz zasobami naturalnymi. My z kolei musielibyśmy rozumieć sposób działania ich narzędzi oraz ich polecenia. Także istoty pozaziemskie wiedzą, że ich zasoby kiedyś się wyczerpią. Zatem raczej nie odstąpiłyby ich innym cywilizacjom. Z naukowego punktu widzenia wszystko to może brzmieć rozsądnie, tak jednak nie jest. Przecież do poszukiwań i wydobywania surowców wcale nie jest konieczna budowa gigantycznego statku kosmicznego, w którym podróżowałyby kolejne pokolenia astronautów. Wcale nie trzeba zapuszczać się daleko. W pasie planetoid między Marsem a Jowiszem istnieją ogromne zasoby surowców naturalnych. Także odległe słońca okrążane są przez niejedną planetę, natomiast meteoryty przelatują wszędzie przez cały wszechświat. W celu zbadania budowy geologicznej odległych planet również nie jest konieczna budowa wielopokoleniowych statków. Dzięki analizie spektroskopowej można już do tego wykorzystywać nasze supernowoczesne teleskopy. Ponadto istnieje możliwość wysyłania sąd pomiarowych, które będą przesyłały na Ziemię wyniki swoich badań drogą radiową. Poza tym niewłaściwe jest odnoszenie ziemskiego okresu życia do obcych cywilizacji. Podróżujące w kosmosie istoty pozaziemskie znają prawdopodobnie możliwości przedłużania życia. Dodatkowo loty międzygwiezdne i tak nie będą odbywały się przy użyciu naszych przestarzałych silników na paliwo ciekłe. W przyszłości będą istniały zupełnie inne możliwości, i tym samym inne czasy. Teorie doktora Hioska opierają się na błędnych założeniach. Istoty pozaziemskie pozostawiły w przeszłości ślady na Ziemi. Całe mnóstwo. Opisane w starych świętych pismach, także widoczne w krajobrazie. Proste linie, istniejące na Ziemi już od tysiącleci, nie zostały stworzone przez naszych pierwotnych przodków. Działali oni według wskazówek obcych, którzy im mówili, gdzie dokładnie mają wznosić swoje sanktuaria. Kamienne kręgi Stonehenge w Anglii nieprzypadkowo ukazują odległości między planetami naszego Układu Słonecznego. Tymi „bogami” byli astronomiczni mistrzowie. Także menhiry we Francuskiej Brytanii, ustawione zawsze w tej samej odległości lub dokładnie w jej połowie i wyznaczające mnóstwo pitagorejskich trójkątów, nie są wynikiem kaprysu natury. Nasi prości przodkowie z epoki kamienia otrzymali geometryczne polecenia bezpośrednio od przybyszów z kosmosu. I to na długo przed Pitagorasem. A dziś? My, ludzie, mamy być przygotowani na przyjazne spotkanie z obcymi cywilizacjami? Gdzie znajdują się, pomijając wydarzenia fatimskie, fenomeny ufo, filmy, książki i seriale telewizyjne, znaki? Leżą w otwartych krajobrazach, ale nasz zaślepiony umysłowo świat wraz z rozsądnymi mediami wyśmiał te znaki. Skompromitował je wszystkie szybko i skutecznie. Kręgi w zbożu? Przecież każdy głupek wie, że to fałszerstwo. Przecież w magazynach i telewizji ujawnili się jak najbardziej ziemscy artyści. Otwarcie zademonstrowali swoje umiejętności i pokazali, jak w krajobrazie powstają te wspaniałe obrazy. Nad czym tu się jeszcze zastanawiać? Tracić jeszcze czas i pieniądze, żeby tylko potwierdzić oszustwo? Dziwne wydarzenia wzięły swój początek w australijskim regionie wokół miasta Tali w Queenslandzie. Jesienią 1966 roku farmer George Pedley odkrył w łanie zboża sześć kręgów. Uznano je za skutek małych trąb powietrznych. Inni z kolei nazywali je gniazdem UFO. Później fenomen zaczął się rozprzestrzeniać niczym wirus także w innych krajach, w Kanadzie, we Włoszech, w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i oczywiście w kraju, w którym już od zawsze działy się dziwne rzeczy, a mianowicie w Anglii. Krążyły na ten temat rozmaite rozsądne i nierozsądne teorie. Miały to być skutki gwałtownych wiatrów, potem ślady świń w rui lub innych zwierząt. Za powstanie kręgów miały być też odpowiedzialne mrówki lub termity. I w ogóle. To szkody wyrządzone przez gradobicie. W następnej kolejności wskazywano za przyczynę nieznane pola energetyczne, działające pod powierzchnią Ziemi. Gdzieś przeczytałem, że niektóre zwierzęta w okresie rój biegają w kółko albo że tajemnicze zjawisko można zupełnie pragmatycznie wyjaśnić obecnością grzybów. Potem przyszła kolej na balony unoszone gorącym powietrzem, które miały opadać w niespodziewanych miejscach, i oczywiście nie brakowało też spotków UFO. Kolejna teoria przyjęła jako wyjaśnienie burze słoneczne lub też uderzenia piorunów z rozładowaniami elektrycznymi na podziemnych żyłach wodnych. Podejrzewano także krety lub plagę robactwa, sygnały o wysokiej częstotliwości, natomiast fizyk dr Terence Medens z Oksfordu powiązał zagadkę z fizyką atmosferyczną, wirem plazmowym i polami elektromagnetycznymi. Wciąż było to jednak za mało dla analitycznych myślicieli, bo dla każdego wyjaśnienia zawsze znajdowały się przekonujące kontrargumenty. Czyż światowej sławy psycholog, profesor dr Jung, nie pisał o dziwnych światłach i zjawiskach na niebie, które miały się pojawić jako znaki nadchodzącej, kolektywnej zmiany myślenia? Nawet o psychicznych siłach i wydarzeniach, które będą niezrozumiałe dla człowieka. Czy możliwe jest zatem, że znaki są wynikiem być może siły wyobraźni jednostek lub fantazji wypływającej z kolektywnych snów i wizji? albo że społeczeństwo ludzkie wytworzyło kolektywny kulturowy impuls, który uwolnił wystarczająco dużo siły, aby spowodować fale niezwykłych wydarzeń. W ciągu lat nie znalazły uznania wszystkie choćby najbardziej rozsądne, rzeczowe wyjaśnienia, bo struktury w zbożu w żaden sposób nie chciały się w nie wpasować. Tak jak pierwotnie pojawiały się na polach żyta, nagle zaczęły powstawać także w jęczmieniu, rzepaku, a nawet w kukurydzy. Początkowo były to okręgi ale z czasem powstawać zaczęły elipsy i wspaniałe, wielowarstwowe dzieła sztuki. Dowodów dostarczyły same obrazy. Wszystko to nie pasowało ani do mrówek, termitów, grzybów, robaków, ani trąb powietrznych, zwierząt w rui, uderzeń pioruna czy wirów plazmowych. Struktury były stworzone przez jakąś formę inteligencji, postawiono zatem na ziemskich oszustów. Wszyscy zostaliśmy zrobieni w konia przez jakiegoś cwaniaka, który teraz pękał ze śmiechu, słysząc te fantastyczne wymysły. Pierwszymi, którzy się ujawnili, byli brytyjscy emeryci Douglas i Dave. Zapewniali przed kamerą, że to oni stworzyli wszystkie okręgi w zbożu, aby pokazać absurdalność tematyki. Wkrótce jednak ich denuncjacja okazała się niczym innym, jak jednym wielkim blefem. Powstały bowiem kolejne potężne struktury w różnych miejscach, w których pracowici emeryci nigdy nie postawili nogi, co było do udowodnienia. W tym obraz z 8 sierpnia 2008 roku w Milk Hill, Wiltshire. Tworzyły go 44 okręgi rozmaitej wielkości, z dodatkowymi wewnętrznymi formacjami. Albo geometryczna figura Hypercube, super sześcian, powstała 17 lipca 2010 roku w Fasbury Camp, Wiltshire. Tym razem nie były to nawet okręgi, ale symetryczne linie, przyjmujące kształt potężnego sześciokąta. W centrum natomiast znajdował się kub sześcian. Dziarscy emeryci znaleźli się poza podejrzeniem, należało więc znaleźć innych fałszerzy. W pewnym momencie, nie pamiętam już dokładnie, kiedy jakiś młody mężczyzna oznajmił w niemieckim programie telewizyjnym, że to on i jego grupa odpowiedzialni są za wszystkie znaki. Z dumą zwrócił jeszcze uwagę na pewien szczegół. Wszystkie okręgi, linie i tak stykały się zawsze ze śladem kół traktora lub wydeptaną ścieżką. Czyste kłamstwo. Setki okręgów i linii w żadnym miejscu nie były połączone z jakimkolwiek podobnym śladem, nawet minimalnym. Jedna ze struktur o nazwie formacja pola magnetycznego, niedaleko kamiennego kręgu Eifbery była skomplikowana do tego stopnia, że nie zdołałby jej stworzyć przez noc nawet cały oddział żołnierzy. 4 marca 2015 roku niedaleko miejscowości Ikara, Santa Marta, Brazylia, na polu kukurydzy pojawiła się skomplikowana formacja, zaś 4 stycznia tego samego roku grupa stykających się okręgów w okolicy Guadalajara w Meksyku. Także na polu kukurydzy. Od czerwca do września ukazały się kolejne fenomenalne formacje w różnych miejscach we Włoszech, 8 maja 2015 roku w dystrykcie Fangshan koło Pekinu w Chinach. Nawet wrogie kręgom zbożowym Niemcy podziwiały 16 lipca 2015 roku struktury w zbożu niedaleko miejscowości Fürstenfeldbruck w Bawarii. Aż trudno w to uwierzyć, ale zdjęcie fenomenu pojawiło się nawet w największych niemieckich magazynach Focus i Der Spiegel i to bez ironicznych komentarzy. Do chwili obecnej zagadka kręgów w zbożu dotyczy dokładnie 50 krajów. Najwyraźniej na całym świecie działa zespół wyrafinowanych oszustów. To logiczne, a może podobnie jak w przypadku UFO, jesteśmy celowo wprowadzani w błąd. Redaktorzy 150-odcinkowego programu telewizyjnego, Starożytni Kosmici chcieli się o tym przekonać. Wysłali swojego komentatora Georgia Tsaukalosa do Anglii. Jego zadaniem było zlecenie dwóm znanym fałszerzom stworzenia kopii istniejącego już kręgu w zbożu. Russell i John. Bo tak właśnie nazywali się wykonawcy zlecenia, zabrali się do pracy, wtykali w ziemię pałonki, wyznaczali ścieżki, napinali sznurki i stosowali ugniatarkę. Tak nazywają się wąskie deski, za pomocą których ugniatane jest zboże. Deski są na obu końcach połączone z liną. Ta lina nakładana jest na ramiona, a deska naciskana na zboże i podnoszona linką. I tak krok za krokiem. Russellowi i Juchnowi w ciągu 210 minut faktycznie udało się wykonać całkiem przyzwoitą kopię oryginału. Struktury mogły być obserwowane z powietrza z pomocą dronów. Widoczne były tylko niewielkie odstępstwa. Ale jaki był wynik po dokładniejszym przyjrzeniu się? Naukowym zbadaniem fenomenu postanowił zająć się zespół Uniwersytetu Michigan w USA. Fizyk dr Eltio Hasselhoff zademonstrował przed kamerą różnicę pomiędzy oryginałem a falsyfikatem. Cechy typowe dla prawdziwego kręgu w zbożu to brak uszkodzenia lub odłamania kwiatostanu, w przeciwieństwie do kopii wykonanych za pomocą ugniatarek. To samo dotyczy zgięcia źdźbeł zboża. W metodzie ugniatania źdźbła były połamane albo przynajmniej naderwane. Inaczej niż w tajemniczych formacjach, stworzonych bez udziału ludzi. Dziwnym trafem wszystkie tak zwane węzły apikalne na łodygach wykazywały wydłużenie o 172% w porównaniu do zgniecionych źdźbeł w udeptanych deskami kręgach. Drugi i trzeci węzeł na źdźble dosłownie pękły od wewnątrz. Wskazuje to na krótkie rozładowanie energii, które musiało w nich zajść. Doktor Hasselhoff zademonstrował to przed kamerą: z kręgu zbożowego pobrano kilka różnych źdźbeł i poddano je badaniom mikroskopowym. Źdźbła ze środka miały dłuższe, Pęknięte węzły niż te z brzegu kręgu. Różnice są takie jak między koniem a słoniem, tłumaczył fizyk. W centrum pęknięte węzły są najdłuższe, im bardziej na zewnątrz, tym są one mniejsze. Przyczyną pękniętych źdźbeł jest możliwa do udowodnienia energia elektromagnetyczna. To za jej sprawą powstał ten fenomen. Giorgio Caucalos, komentator programu telewizyjnego, stwierdził, to dziwne i deprymujące, że fenomen taki jak kręgi w zbożu nie jest poddawany szczegółowym badaniom naukowym. Kręgi z góry są oceniane jako szwindel, pomimo że istnieją niezaprzeczalne dowody na ich autentyczność. Racja. Już w 1990 roku w Anglii, gdzieżby indziej, powstało Stowarzyszenie Center for Crop Circle Studies, ośrodek badania kręgów w zbożu, którego celem jest systematyczne naukowe badanie zagadki. W przedmowie do książki The Crop Circle Enigma Tajemnica kręgów w zbożu archeolog Michael Green napisał, „Ukazujące się nam dziś fenomeny są zaskakująco różnorodne, potężnych rozmiarów i niemal przerażająco piękne. Powstawaniu kręgów towarzyszą różne, dziwne zjawiska. Są to przede wszystkim sygnały o wysokiej częstotliwości, które zdają się podlegać pewnym prawidłowościom. Natomiast profesor dr Archie Roy, honorowy członek Instytutu Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Glasgow oraz kilku innych instytutów astronomicznych, mówił o ogromnej zagadce, przed którą stoi fizyka. Ten doświadczony człowiek znał zasady funkcjonowania nauki. Cytat. Historia naukowych odkryć polega przecież na tym, że osoba spoza tzw. świata fachowego uznana zostaje przez niego za szaloną, aby wreszcie po całych doświadczeniach pogardy móc triumfować i być ogłoszoną za geniusza. W programie telewizyjnym starożytni kosmici pokazane zostały też fragmenty filmu, które dosłownie szokują. Widzowie zobaczyli białe kręgi lub kule, unoszące się w powietrzu nad polem. Między innymi nad drogą polną i przejeżdżającym traktorem. Pod świecącą kulą w ciągu kilku sekund powstał fantastyczny obraz. Śćbła położyły się jak na komendę i uformowały we wspaniałe i skomplikowane dzieło sztuki. Brytyjski Center for Crop Circle Studies opublikował już filmy tego rodzaju oraz wypowiedzi naocznych świadków. W ten sposób niedaleko kamiennego kręgu Stonehenge w ciągu 16 minut powstało 145 okręgów. Natomiast w osobliwych formacjach odkryto niedawno mikroskopijnej wielkości perfekcyjnie okrągłe kuleczki ze stopionego materiału. Pierwsze obiekty tego rodzaju pojawiły się przypadkowo na terenie Farmy Martinsona w Midawa, stan Saskatchewan, Kanada, podczas przesiewania ziemi. Do tej pory znaleziono je także w innych lokalizacjach. Ralph Noyce, były urzędnik brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa i późniejszy podsekretarz stanu, stwierdził w przypadku zagadki tych struktur, że nie można już mówić tylko o okręgach w zbożu. Powstawały formacje coraz większe, bardziej urozmaicone i skomplikowane. O ile w latach 70. i 80. XX wieku były to jeszcze okręgi średnicy od 10 do 20 metrów, o tyle dziś struktury osiągają rozmiary setek metrów i składają się często z ponad 200 detali, scalających się do postaci przerażająco pięknego piktogramu. Wytwory fałszerzy, choćby posługiwali się oni najbardziej wyrafinowanymi metodami, już dawno nie dorównują jakości oryginałów. Nawet gdyby struktury miały być wykonane przez oddział brytyjskich wojsk, byłyby tylko podróbką. Tereny, na których w poprzednich latach pojawiły się obrazy, automatycznie obejmowane są monitoringiem. Ochotnicze grupy pomagają podczas nocnych kontroli. Mondrale już dawno odjechali do domów, choć czasem zdarzają się jeszcze pojedynczy sceptycy. Jednak badacze opierający się na naukowych przesłankach są coraz bardziej bezradni, poszukują wspólnej przyczyny. John Mitchell zauważył wrażenie, że jest to jakiś rodzaj wskazówki, jest coraz większe. Wskazówki odnoszącej się do czego? Co właściwie jest celem twórców tajemniczych formacji? Magister Nauk Przyrodniczych i były astronom w Królewskim Obserwatorium w Greenwich, George Winfield, zapewnia, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem nieludzkiej inteligencji. Przesłania dotyczą rozszerzenia ludzkiej świadomości. Tego samego zdania jest archeolog Michael Green. Wychodzę z przekonania, że przyczyną jest działanie pewnej formy inteligencji, która wyraża swój zamysł planowo i stopniowo. W tym czasie anglik Terry Wilson opublikował zasługującą na uwagę historię okręgów w zbożu. Poprzez podanie dokładnych dat i lokalizacji fenomen został na całym świecie udokumentowany, przy czym okazało się, że tajemnicze formacje były obserwowane już w XVI i XVII wieku. Kto jest tą formą inteligencji? Czy ta nieznana siła nie ma innej możliwości manifestowania swojej obecności niż tworzenie obrazków na polach? Dlaczego nie skorzysta z możliwości bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem naszych mediów? Dlaczego nie wymaluje przerażająco pięknych obrazów na nocnym niebie? Albo nie wywoła zakłóceń obrazu telewizyjnego, z którego powoli wyłoni się piktogram? Odpowiem pytaniem na pytanie: dlaczego UFO nie ukaże się nad stadionem pełnym ludzi, pomimo że kosmici dysponują niezbędnymi do tego możliwościami technicznymi? Przypuszczam, że wszystko to byłoby możliwe, ale obcy chcą na razie, aby było, jak jest. Ludzie mają się dziwić i mówić, pisać i dziwić się. Powoli mamy uświadamiać sobie istnienie innego wymiaru. Bez napadu, bez przemocy, bez dyktatury, ale w sposób widoczny dla każdego. Przy czym inni naukowcy zauważyli, i ja także, że wiele imponujących formacji pojawia się w niedalekich odległościach od budowli z epoki kamienia. Na przykład w pobliżu Stonehenge albo kręgu Eifbery, niedaleko Silbury Hill albo u białego konia z Affinten, wszystkie w Anglii. Słyszałem, że to samo jest w przypadku piktogramów w Australii i Meksyku. Zaś w Stanach Zjednoczonych struktury powstają w pobliżu indyjskich kurchanów. Jaki związek ma z tym przeszłość? Nasza prehistoria skrywa w sobie więcej tajemniczych wydarzeń niż te, o których uczyliśmy się niegdyś w szkole. Dowiedzieliśmy się tam, że nasi przodkowie, którzy dopiero w procesie ewolucji powstali z małp, wegetowali w jaskiniach, wyskubywali wszy z futer, od czasu do czasu upolowali mamuta czy inne zwierzę, a poza tym przeżuwali jagody i korzenie. Niewykluczone. Jednak inna grupa populacji ludzi epoki kamienia wykazywała wysoki poziom inteligencji. Dowodzą tego jej osiągnięcia w dziedzinie astronomii i geometrii. Dodatkowo nasi pracowici archeolodzy co chwilę odkrywają, że prehistoryczne dzieła powstawały znacznie wcześniej, niż sądzono. Dotychczasowe datowania okazują się błędne. Poziom wody w Morzu Śródziemnym 18400 lat temu był niższy o 35 metrów niż dziś. Dowodzi tego znajdujący się na tej głębokości pod wodą system jaskin z malowidłami naskalnymi. Jaskinie znajdują się w okolicy Kap Morzu, na wschód od Marsylii we Francji. Podwodne ruiny odkrywane są we wszystkich morzach świata. Poziom wód podniósł się. Na całym świecie. Początkowo byliśmy przekonani, że pierwszy etap budowy kamiennego kręgu Stonehenge w Anglii nastąpił około 2800 roku przed naszą erą, dziś natomiast wiemy, że było to co najmniej 2000 lat wcześniej. Wielka Piramida w Egipcie miała być pierwszą zaplanowaną budowlą tego typu w epoce antycznej. Miała powstać w 2500 roku przed naszą erą ale monumenty z Gobekli Tip w Turcji okazały się o 8 tysięcy lat starsze. Wiek 400 malowideł naskalnych w jaskini szowe niedaleko vallon pan we Francji zaraz po ich odkryciu oszacowano na około 20 tysięcy lat. Natomiast najnowsze analizy metodą C14 dowodzą jednoznacznie, że malowidła powstały już 37 tysięcy lat temu. I nawet w Niemczech pojawia się coraz więcej prehistorycznych zagadek, które mają coś wspólnego z gwiazdami. Na terenie dzisiejszej Dolnej Bawarii 7 tysięcy lat temu istniało wiele budowli w kształcie kręgów średnicy od 50 do 180 metrów. Każda z nich bazowała na obliczeniach astronomicznych. Te kamienne lub drewniane kręgi leżą często niczym perły nanizane na sznur. Podobne fenomeny odkryto w Dolnej Austrii, w Polsce i na Węgrzech. Obwód okręgu z Palisat w miejscowości Gosek w Saksonii-Anhalt w Niemczech wynosi 75 metrów i jest on jak wszystkie inne podobne obiekty świątynią Słońca. Budowla była zatem wykorzystywana do celów astronomicznych. Data powstania to, co najmniej 5000 rok przed naszą erą. Nieopodal miejscowości Kunzing w Bawarii, jaskiniowcy z epoki kamienia upanego wbili w ziemię 2000 dębowych pni. W tamtych czasach powstawały także konstrukcje takie jak dolmeny i menhiry. Astronomia odgrywała główną rolę u mieszkańców Ziemi w epoce kamienia. Zaś my, ludzie teraźniejszości, mamy tylko wydumane odpowiedzi na pytanie dlaczego. Miałyby to być proste zegary słoneczne, boiska sportowe albo miejsca tajnych męskich rytuałów. Chyba najbardziej naiwna odpowiedź to kalendarze. Budowle epoki kamienia mają dowodzić stopnia inteligencji ich architektów. Ale ci sprytni budowniczowie, także obserwując naturę, byli w stanie zauważyć, kiedy nadchodziła wiosna, kiedy pojawiały się owady, kiedy na roślinach ukazywały się pąki, albo kiedy jesienią dojrzewały owoce. Aby zapisać, kiedy słońce wschodziło coraz później lub wcześniej, wystarczyła mała kreska na ścianie jaskini. Aby ocenić, kiedy cień był najdłuższy, a kiedy najkrótszy, wystarczył prosty patyk w ziemi. Do stwierdzenia równonocy nie potrzeba było wznosić gigantycznych kalendarzy. Wykuwanie, przeciąganie i wygładzanie lub obrabianie wielotonowych monolitów do budowy kalendarza nie miało najmniejszego sensu. Poza tym nawet nakaz najwyższego kapłana, jest wiosna, czas wysiewać ziarno, na nic by się zdał, gdyby zima w danym roku trwała dłużej niż zwykle i w połowie kwietnia jeszcze padałby śnieg. Już czas, abyśmy poszukali bardziej inteligentnych odpowiedzi i przestali trzymać się wersji kalendarza. Nasi przodkowie uprawiali kult nieba tylko z jednego powodu, z powodu bogów. To oni zstąpili z firmamentu, to ich światła migały na nocnym niebie, to ich posłańcy nauczali ludzi w różnych dziedzinach. Nasi prehistoryczni artyści mieli za zadanie stworzenie budowli bazujących na obliczeniach astronomicznych. Ich potomkowie, czyli my, powinni to dostrzec, popaść w konsternację, a następnie poszukiwać przyczyny. Dokładnie dzieje się tak teraz. Nie potrafimy inaczej postąpić, bo w naszych głowach mieszka bestia, która stale budzi nasz niepokój. Jej imię to ciekawość. Żadna inteligencja w całym wszechświecie nie jest w stanie zwalczyć ciekawości, w przeciwnym razie nie byłaby to inteligencja. No właśnie. Kim są zatem istoty, pędzące w niezidentyfikowanych obiektach, tworzące wspaniałe dzieła sztuki w łanach zboża? Które najwyraźniej w każdej chwili są w stanie nas zgładzić, co też w przeszłości już czyniły, ale dzisiejszemu szaleństwu na Ziemi przypatrują się bez emocji. Kim są ci obcy, którzy przed tysiącami lat poddali nas manipulacji i którzy dziś demonstrują nam zaawansowane technologie, jak choćby w przypadku unieruchomienia rakiet międzykontynentalnych z głowicami nuklearnymi, do którego doszło 24 marca 1967 roku na terenie bazy Oscar Flight Launch Control Facility w amerykańskim stanie Montana. Żadnej ze stacjonujących tam rakiet nie udało się uruchomić. I to mimo faktu, że wyrzutnie rakietowe były oddalone od siebie o co najmniej kilometr i każdy z nich dysponował niezależnym źródłem zasilania. Kto się z nami bawi? Dlaczego musimy się temu przyglądać? Czy obcy rzeczywiście poruszają się po Ziemi i wokół Ziemi? Dlaczego mogą zrobić z nami, co tylko zechcą, ale najwyraźniej tego nie robią? Część trzecia. Kim oni są? Kim jesteśmy my? Skąd wzięło się życie na naszej planecie? Zrozumiałem to. Część trzecia. Kim oni są? Kim jesteśmy my? Skąd wzięło się życie na naszej planecie? Zrozumiałem to w czasach, kiedy byłem jeszcze uczniem gimnazjum. Życie powstało w tak zwanej zupie pierwotnej. Zostało to udowodnione dzięki słynnym eksperymentom przeprowadzonym przez Stanleya Miller'a i Harolda Ureya. Miller, w 1953 roku, jeszcze student Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, zainicjował eksperyment, do którego zainspirował go jego profesor Harold Urey. Miller i Urey wprowadzili do sterylnej szklanej kuli metan, parę wodną, amoniak, dwutlenek węgla i różne minerały, które istniały na Ziemi miliardy lat temu. W ramach eksperymentu wytworzono wyładowania elektryczne i już po tygodniu powstały związki organiczne, a nawet aminokwasy, to znaczy elementy składowe życia. Naukowcy oszacowali, że aby z zupy pierwotnej mógł powstać roztwór odżywczy dla pierwszych prymitywnych form życia, musiało upłynąć miliard dwieście milionów lat. Kilka milionów lat mniej lub więcej nie odgrywało tu żadnej roli. Eksperymenty Millera były później wielokrotnie powtarzane w innych warunkach. Z rozmaitymi skutkami. Od czasów Stanleya Millera przyjmuje się generalnie, że życie powstało samoistnie. Twierdzenie tego naukowca poparły wybitne osobistości w dziedzinie nauk humanistycznych i przyrodniczych. Chemik Jacques Monod, były kierownik programu badawczego nad biologią komórek w paryskim instytucie Pastera, pisał: Stary pakt został zerwany, człowiek wie wreszcie, że jest sam w obojętnym bezmiarze wszechświata, z którego przypadkowo się wyłonił. Natomiast profesor dr Manfred Eigen. Również laureat Nagrody Nobla, jak jego francuski kolega Jacques Monod przepowiadał już w 1975 roku: Możliwa będzie sztuczna, to znaczy odbywająca się poza naturalną drogą, reprodukcja każdej żywej istoty z jej sztucznego materiału genetycznego. Miał rację. Dziś tworzone są formy życia poza naturalną drogą, ale wciąż jeszcze z naturalnego materiału genetycznego. Jeszcze dalej poszedł fizyk Jeremy England. Jest on przekonany, że każda grupa atomów byłaby w stanie organizować się samoistnie, także bez zewnętrznych czynników, takich jak błyskawice czy fale elektromagnetyczne. Życie stanowiłoby tym samym logiczne następstwo praw fizyki. Nie byłoby miejsca na przypadek i właściwie we wszechświecie musiałoby istnieć mnóstwo różnych form życia. Bo każda materia zbudowana jest z grup atomów, a te, jak twierdzi Jeremy England, organizują się samoistnie. Tej fascynującej tezie sprzeciwił się Jacques Monod. Ostatecznie postulował on, że człowiek w bezmiarze wszechświata, z którego przypadkowo się wyłonił, jest sam. Powstał w ten sposób obraz stanu rzeczy, który zadowolił większość naukowców. Jest to aktualny stan wiedzy naukowej. Powielony miliony razy i scementowany we wszystkich podręcznikach. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, atomy łączą się ze sobą i w ten sposób powstają cząsteczki, molekuły. Ale zbiór cząsteczek to jeszcze nie życie, które może się rozmnażać. W długim łańcuchu chemicznej ewolucji komórka jest pierwszą i najprostszą formą życia. Zanim powstanie, muszą istnieć dodatkowe składniki, aminokwasy, kwasy nukleinowe tworzą się z łańcuchów nukleotydów, ich podstawowe budulce: zasady, adenina, guanina, cytozyna, tymina. Z tego formują się słynne podwójne łańcuchy, podwójna helisa DNA, kwasu dezoksyrybonukleinowego i tak Nie chciałbym tu pisać rozdziału na temat elementów chemicznych i nudzić tym moich czytelników. Faktem pozostaje, że w pierwszej komórce która powstała gdzieś w zupie pierwotnej, skomplikowane łańcuchy cząsteczek musiały połączyć się ze sobą we właściwy, spójny sposób. Ale poprzez jakiś zbiór cząsteczek, które przypadkowo się ze sobą posklejały, nie powstanie jeszcze komórka. Nie pomoże nawet szukanie przyczyny we wzajemnych oddziaływaniach magnetycznych, jakie kiedyś istniały na Ziemi. Zamek, który chcemy otworzyć, jest bez odpowiedniego klucza bezwartościowy. Klucz jest konieczny i musi idealnie pasować do zamka. W podwójnej helisie DNA do łańcucha pasują tylko określone zasady. Inne związki organiczne nawet nie są w stanie się przyłączyć. Pojawiają się zatem pytania, dlaczego funkcjonuje to tylko w taki, a nie w inny sposób? Czy DNA lub inne niezliczone związki organiczne powstają od początku według programu? Ewidentnie mogą się one łączyć tylko w określony sposób. Określony przez co lub przez kogo? Czy istnieje coś takiego jak duch materii, jak nazwał to żan Charon? Czy przebieg zdarzeń na naszej Ziemi był taki sam jak na innych podobnych do Ziemi planetach? Czy zatem na planetach podobnych do Jowisza realizuje się zmieniony program, który z kolei funkcjonuje tylko tam? Chemiczna ewolucja, jak właśnie nakreśliłem. Jest stałym elementem naszego wyobrażenia o naukach przyrodniczych. Ale nauka jest czymś żywym. Inne sposoby postrzegania niż te ogólnie obowiązujące zmuszają do stawiania nowych pytań. I rzeczywiście pojawiają się różne perspektywy. Wątpliwości zaczęły rodzić się już 44 lata temu. Wtedy to matematyk James Capit zastanawiał się, jak duże jest prawdopodobieństwo, że łańcuchy cząsteczek przyczepią się w odpowiednim miejscu. Ostatecznie w zupie pierwotnej nic nie odbywało się według ustalonego porządku, nie mówiąc już o harmonijnym dopasowaniu. Był to proces chaotyczny i gwałtowny. Toksyczne opary niszczyły związki, którym ledwie udało się powstać. Kapycz wyszedł z następującego założenia. Nasz alfabet składa się z 26 liter. Jeśli każdą z nich zapiszemy na karteczce i włożymy je wszystkie do bębna, a następnie wymieszamy, wówczas szansa, że trafimy literę A, wynosi 1 do 26. Słowo ewolucja składa się z 8 liter ułożonych w zdefiniowanej kolejności. Prawdopodobieństwo, że wyłowimy tych 8 liter we właściwej kolejności, Wynosiłoby 1 do 5,5 biliona. Kapycz poszedł jednak jeszcze dalej. Postanowił obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania trzech słów, ewolucja jest niemożliwa. Zdanie to składa się z 22 liter i dwóch białych pól, spacji, między słowami. Szansa wyciągnięcia z bębna właściwych liter w zdefiniowanej kolejności wynosi 1 do 84 kwintylionów. Następnie Kapyć wyobraził sobie maszynę, która w ciągu każdej sekundy mogłaby wyciągnąć z bębna bilion liter. Aby stworzyć słowa ewolucja jest niemożliwa, wyimaginowana maszyna musiałaby prowadzić swoje obliczenia przez 26 kwadryliardów lat. Krytycy stwierdzili, że to nonsens. Chemiczna ewolucja nie przebiega przecież według zasady przypadku, lecz według żelaznych wzorów, jak pisał Jacques Monod w przypadku i konieczności. W zupie pierwotnej mieszały się ze sobą miliony cząsteczek i musiały one znaleźć się dokładnie tam, gdzie zamek i klucz idealnie do siebie pasowały. Według laureata Nagrody Nobla Jacques Monoda odbywa się to według zasady absolutnej konieczności. Dziś, powiedzielibyśmy, bez alternatywy. Jednak ciągłe formowanie się aminokwasów do postaci peptydów i w końcu peptydów do postaci białek kłóci się z dwoma żelaznymi prawami fizyki, prawem działania mas i prawem entropii. Mikroskopijne cząsteczki aminokwasów znajdowały się w ogromnych ilościach wody. Nie należy przy tym zapominać, że aminokwasy nie są żywymi organizmami, nie mogą się rozmnażać jak na przykład komórka. Najmniejsza żyjąca jednostka składa się z CO najmniej 239 cząsteczek białka. Jedna cząsteczka białka zbudowana jest natomiast już z 20 różnych aminokwasów. Żeby skończyć zagmatwaną tematykę, powiem zupa pierwotna, atmosfera pierwotna, w której odbywały się te chemiczne procesy, nie ma kompletnie nic wspólnego z atmosferą, w której dziś oddychamy. Ta zupa pierwotna składała się głównie z metanu i amoniaku. Tlen działał w tej atmosferze jak trucizna. Jeśli w atmosferze z metanu i amoniaku powstałaby komórka, to wówczas pojawienie się tlenu natychmiast by ją unicestwiło. Poza tym wszystkie reakcje, które prowadzą do budowania się białek, są odwracalne. Związki chemiczne, które się przypadkowo tworzą, mogą się równie szybko rozpadać. Jedna z zaproponowanych teorii mówi, że białka nie powstały w chaosie zupy pierwotnej, lecz na obrzeżach kraterów. Panowała tam jednak wysoka temperatura, przez co białka uległyby zniszczeniu. Dyskusja między naukowcami na temat chemicznej ewolucji trwa nieprzerwanie. Ja zaledwie wspomniałem o istniejących sprzecznościach. W 1973 roku Francis Crick i Leslie Orgel, odkrywcy podwójnej helisy opublikowali w naukowym czasopiśmie Icarus sensacyjny artykuł Directed Panspermia. Postulowali w nim, że poprzez działanie obcej, nieznanej formy inteligencji wszędzie we wszechświecie powstawało życie według tego samego wzorca. Obcy mieli wysłać statek kosmiczny z różnymi mikroorganizmami. Cytuję. Ciężar użytkowy wynoszący 1000 kg mógł przetransportować 100 próbek wraz z roztworem odżywczym, przy czym każda próbka zawierałaby 10 do potęgi 15 mikroorganizmów. Nie było nawet konieczne uzyskiwanie ekstremalnego przyspieszenia tego statku, bo czas dotarcia jest bez znaczenia. Promień naszej galaktyki wynosi około 10 do potęgi 10 lat świetlnych. W ciągu 10 do potęgi ósmej lat udałoby się zainfekować wiele planet tej galaktyki, nawet jeśli pojazd kosmiczny poruszałby się tylko z prędkością równą jednej tysięcznej prędkości światła. W zasięgu 100 lat świetlnych znajduje się wiele tysięcy gwiazd i mogłyby one zostać zainfekowane w ciągu około miliona lat liczonych według czasu statku kosmicznego. Koniec cytatu. Tym samym Kryk i Orgel zasugerowali, że życie powstało gdzieś we wszechświecie. W końcu i tam musiały zostać przezwyciężone problemy podobne jak u nas. Tą kwestią już dawno temu zainteresował się szwedzki fizyk i laureat Nagrody Nobla Svante Arenius. Gdzieś, jak pisał, życie musiało wziąć swój początek i postulował, że życie jest wieczne, przez co pytanie o początek jest nieistotne. Oczywiście również linia okręgu ma gdzieś swój początek, jednak w chwili jego zamknięcia pytanie o początek przestaje być aktualne, ponieważ znalezienie na nie odpowiedzi nie jest już możliwe. W miejsce początku należy zatem postawić coś w rodzaju stworzenia lub coś, co religie określają mianem Boga. Dlaczego początkiem koła życia nie mogła być Ziemia? Ponieważ jest to niemożliwe pod względem czasowym. Jednoznacznie dowiedli tego astrofizycy Sir Fred Hoyle, geniusz matematyczny Chandra Lee Kramasine oraz laureat Nagrody Nobla Francis Crick. Ich prace pełne były matematycznych równań, które prowadziły do tego samego rezultatu życie nie powstało na Ziemi, ponieważ biorąc pod uwagę miliardy przypadków prowadzących do powstawania łańcuchów molekularnych, nie wystarczyłoby czasu na jego rozwój. Latem 1980 roku naukowy kongres na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie zajmował się pytaniem, czy Adam pochodził z kosmosu. Na to pytanie odpowiedział profesor dr Wolman: Na podstawie analiz chemicznych wiemy, że podstawowymi elementami życia są związki chemiczne z monstrualnymi cząsteczkami. Każda z tych cząsteczek składa się z atomów, w liczbie od kilkuset tysięcy do milionów. Te substancje chemiczne nazywamy polimerami. Przypuszczamy, że podstawowe substancje, z których natura stworzyła polimery, nie pochodzą z ziemi, lecz z kosmosu. Właściwie te argumenty powinny wystarczyć. Życie nie powstało u nas. Brakuje jeszcze tylko wypowiedzi świadka koronnego, profesora doktora Brunona Wolmerta. Wolmert był profesorem chemii molekularnej na Uniwersytecie w Karlsruhe. Intensywnie zajmował się zarówno ewolucją chemiczną, jak i darwinowską. Na koniec swojego wieloletniego badania stwierdził, jeśli przyjmiemy, że DNA i tym samym życie nie mogło powstać samoistnie, ale z drugiej strony życie niezaprzeczalnie istnieje i fragmenty łańcuchów DNA w każdej chwili mogą być poddane analizie i rekonstrukcji w laboratorium. To albo istniało ono już od zawsze, co nie jest prawdą, albo swoje istnienie zawdzięcza świadomemu celowemu planowi jakiejś formy inteligencji. To wynik zaplanowanej konstrukcji. Wolmert wykazał się odwagą cywilną. Swoim kolegom zarzucił motywy ideologiczne, a swoje argumenty popał precyzyjnymi obliczeniami. Prawdopodobieństwo realizacji jednego z ostrożnie przyjętych 10 stopni pośrednich krzywych wzrostu DNA a poprzez statystyczną kopolimeryzację na drodze do nowej klasy żywej istoty wynosi 1 do 10. Jedyna szczera interpretacja tego prawdopodobieństwa to teoria Darwina dotycząca powstania gatunków i życia w ogóle przez mutacje i selekcję była i jest wielką pomyłką. Chandra Vikram Naukowiec z wieloma tytułami doktorskimi, jest dziś dyrektorem Ośrodka Astrobiologii Uniwersytetu Buckingham w Anglii. Ma opinię matematycznego geniusza i na całym świecie otrzymał liczne wyróżnienia w zakresie matematyki. Podczas kongresu odbywającego się wiosną 2015 roku w Kali Miejskiej Sindelfingen przed trzema tysiącami słuchaczami dokonał analizy niemożliwości zaistnienia ewolucji chemicznej. Mnie osobiście wyjaśnił podczas kolacji, historię zupy pierwotnej może Pan raz na zawsze zapomnieć. To był dobry pomysł, ale niestety zupełnie błędny. Biorąc pod uwagę tyle wypowiedzi najznamienitszych naukowców, rodzi się pytanie, dlaczego wciąż obowiązuje stara doktryna? Dlaczego w szkołach i na uniwersytetach nie są nauczane obie teorie? Odpowiedź jest wciąż ta sama od zawsze, czyli ideologia. Jedna grupa nie uznaje ani Boga, ani istot pozaziemskich. W oczach jej przedstawicieli ludzie są jedynymi formami życia we wszechświecie. Wiernym wszystkich religii wpojono, że jesteśmy ukoronowaniem stworzenia. Studentom nauk wpojono z kolei, że jesteśmy szczytem ewolucji. W obu przypadkach w religii i nauce obowiązuje tylko jeden wzorzec, jesteśmy najwięksi. Istota taka jak Bóg i tak by już dawno została obalona. Nigdy nie pasowała do mani wielkości człowieka. Ewolucja chemiczna nie odbyła się na Ziemi. Kropka. Elementy składowe życia dotarły na Ziemię z zewnątrz. Kto je przysłał? Czy praojcowie to ci sami, którzy tysiące lat temu odwiedzili Ziemię? Albo potomkowie tych praojców? Ci sami, którzy ukazują się jako UFO? Którzy uprowadzają pojedynczych ludzi i tworzą w łanach zboża fenomenalne obrazy? I jeśli to oni, co to wszystko ma znaczyć? Cóż mają z tego? I jak należy rozumieć teorię Darwina? Przecież ta teoria to kredo antropologii. Wątpienie w nią uznawane jest w kręgach naukowych niemal za świętokradztwo. Każdy sceptyk określany jest mianem ignoranta i nudziarza, z którym nie warto rozmawiać. A tymczasem prawie co roku ogłaszane jest odkrycie kolejnego znaleziska dotyczącego gatunku człowieka. Nowo odkryta skamielina jest wówczas przedstawiana jako najnowsza wersja człowieka pierwotnego aż do następnego podobnego znaleziska. Wszystkie formy życia powstają z genów. Czym jest właściwie gen? Profesor dr Bendon Stadler, genetyk na Uniwersytecie w Bernie, ubrał definicję genów w zrozumiałe słowa, genami można określić niemal dokładnie określone fragmenty DNA, które stanowią plan budowy cząsteczek kwasu rybonukleinowego, z których potem powstają białka. Wszystkie geny razem wzięte nazywamy genomem. U wyższych form życia genom zbudowany jest z wielu łańcuchów z których każdy skondensowany jest pod postacią chromosomów. Z kolei wszystkie chromosomy razem wzięte upakowane są w jądrze komórkowym. U ludzi cały zestaw chromosomów w każdym jądrze komórkowym składa się z 46 chromosomów, przy czym 23 z nich pochodzi od ojca, a 23 od matki. Czy to zrozumiałe? Genetyczny kod jest kluczem do każdej formy życia. Znając ten kod, można dowolnie manipulować każdą żywą istotą, zmieniając kolejność zasad w spirali DNA. To wszystko zaczęło się w 1973 roku, kiedy biologom Stanleyowi Cohenowi i Herbertowi Boyerowi po raz pierwszy udało się przeszczepić obcy gen do bakterii. Dziś takie manipulacje przeprowadzane są każdego dnia. Każdy genetyk wie, jak to funkcjonuje. Za czasów naszych dziadków dokonywano wszczepiania. Określone właściwości jednej rośliny były przenoszone do innej. Takie działania należały do codzienności biologów i nikogo to nie oburzało. W przypadku genetyki proces wygląda inaczej: jądro wydobywane jest z komórki, w łańcuchu DNA chemiczne elementy przesuwane są w inne miejsce, a następnie ponownie umieszczane w komórce. Wcześniej jednak genetyk musi wiedzieć, gdzie i co ma zostać zmienione i jaki rezultat ma zostać osiągnięty. Jądro komórkowe może zostać także usunięte i wszczepione do komórki innego żywego organizmu. Tę metodę nazywa się klonowaniem i w tym przypadku nie chodzi tylko o komórki tego samego gatunku zwierząt. W ten sposób w 1997 roku powstała owca Doli, stuprocentowa kopia zwierzęcia dawcy. Doli już dawno urodziła zdrowe młode owce. Potem, wiosną 2008 roku, brytyjski rząd zezwolił na stworzenie istot mieszanych. Jądra komórkowe pobierane są przy tym od różnych gatunkowo organizmów. Na przykład krowy i człowieka, i ludzkie jądro komórkowe zostaje wszczepione do pustej komórki krowy. Krótki impuls elektryczny wymusza na komórce podział krowia komórka rozmnaża się z ludzką informacją genetyczną. Szalone? Tylko, że natura praktykuje to samo od milionów lat. Bez ingerencji człowieka. Tak zwany retrowirus. Na przykład wirus powodujący chorobę AIDS wnika do komórki, kopiuje jej informację genetyczną i rozmnaża się. Australijski genetyk Andrew Pask z Uniwersytetu w Melbourne wszczepił genom diabła tasmańskiego do embrionu myszy i wymusił rozmnażanie się komórek. Podobne eksperymenty odbywają się na całym świecie. Chodzi o zmiany genetyczne, przede wszystkim o ulepszanie człowieka. Za pomocą tego terapeutycznego klonowania próbuje się eliminować takie schorzenia jak choroba Alzheimera albo stwardnienie rozsiane. Już w 1987 roku japońscy genetycy opracowali tak zwany supersekwencer, który każdego dnia odkodowywał miliony liter kodu DNA. To był dopiero początek. Amerykański genetyk Craig Wenter chciał uzyskać szklanego człowieka. Czyli odkodować cały ludzki genom. Udało mu się to choć z kilkoma komplikacjami. Jako kolejną sensację Craig Venter ogłosił, że jego zespół naukowy opracował miniaturową formę życia. Czyli coś żyjącego, wyprodukowanego przez człowieka. To niesamowite. Forma życia miała składać się z 531 560 liter DNA i nosiła nazwę syn 3.0. Mimo że syntetyczne stworzenie żyje, nawet Craig Wenter nie wie, dlaczego tak jest. Wbudowanych zostało ponad 480 genów, inne z kolei usunięto. Jeszcze kilka miesięcy temu a pisze te słowa latem 2016 roku. Takie sztuczne zmiany ludzkiego genomu uznawane były za bardzo skomplikowany proces laboratoryjny. Wymiana poszczególnych genów mogła trwać miesiącami i była dodatkowo bardzo droga. Teraz wszystko jest proste. Kafi Nyakan, genetyczka w londyńskim Francis Crick Institute, oraz francuskie mikrobiolożki Emmanuel Charpentier i Jennifer Daudne opracowały nową metodę dokonywania dokładnych zmian w genomie. Technika ta nosi nazwę CRISPR-Cas9. Stosowane są w niej nożyce molekularne z białka Cas9, które, podobnie jak wirus, przecina łańcuch DNA dokładnie w określonym miejscu. Chirurgiczny zabieg na genomie. Der Spiegel zacytował słowa niemieckiego genetyka Rudolfa Jenisza CRISPR funkcjonuje w sposób dziecinnie prosty. Motywowani względami politycznymi mądrale, którzy nie mają zielonego pojęcia na temat tego, co dzieje się we wnętrzu komórki i pieczą na genetycznie modyfikowaną żywność z uniesionym palcem wskazującym ostrzegają przed wszystkim, co tylko ma związek z genetyką. Nie wiedzą, że enzymy ze zwykłych środków piorących pochodzą z genetycznych laboratoriów. Podobnie jak lecytyna, zawarta w setkach produktów spożywczych. Pochodzi ona z modyfikowanej genetycznie soi. Nie inaczej dzieje się w przypadku syropu glukozowego, który dodawany jest do wszelkich możliwych napojów. Do jego produkcji potrzebny jest enzym, który dzisiaj pochodzi niemal wyłącznie z modyfikowanych genetycznie organizmów. A teraz technologia CRISPR-KAS-9. Za pomocą tej broni genetycznej celowe sterowanie ewolucją stanie się faktem. W każdej chwili. Czy to w przeszłości, czy w przyszłości? Zwierzęta, ludzie i wszystko, co wzrastało na Ziemi, mogą zostać szybko i łatwo zmodyfikowani. Obcy dysponują prawdopodobnie nie tylko metodą CRISPR, lecz jeszcze bardziej wyrafinowanymi technikami przeprowadzania sztucznych mutacji w różnych formach życia. Czy już zrobili z tego użytek? Czy można udowodnić, że w przebiegu biologicznej ewolucji występowały przerwy, Przeskoki lub nawet sprzeczne modyfikacje, których nie da się wyjaśnić w sposób naturalny? Czy Darwin miał w swoim dziele o powstaniu gatunków zasadniczo rację, ale nie w każdej kwestii? Ostatecznie za jego czasów nie wiedziano jeszcze nic o kodzie genetycznym, nie wspominając o sztucznych mutacjach. Na naszej błękitnej planecie rzeczywiście istnieją istoty, których egzystencja wiąże się z wieloma pytaniami. Na przykład w morzach na głębokości 4000 metrów w absolutnej ciemności rozwinęły się świecące potwory. Między innymi gatunek, nazwany krewetką pistoletową, którego przedstawiciele zabijają swoich przeciwników wrzącą wodą. Albo wielotarczowce. Te pierwotne zwierzęta morskie mają pancerz ochronny zbudowany z ośmiu nachodzących na siebie płytek. Na zewnętrznej płytce ulokowane są, ukryte w małym zagłębieniu, setki maleńkich oczu. Dzięki temu zwierzę widzi wszystko w swoim otoczeniu. Każde oko ma własny organ zmysłu. Totalna sprzeczność z zasadami ewolucji. Jeszcze bardziej fantastyczne są gatunki chrząszczy wyposażone w broń, która nie mogła powstać w sposób naturalny. Wśród nich wyjątkowy strzel bombardier. Odstrasza lub zabija swoich wrogów trującą wydzieliną o temperaturze 100 stopni Celsjusza, wystrzeliwaną z komory ulokowanej w odwłoku owada. Wydzielinę tworzą substancje chemiczne, takie jak hydrochinon i nadtlenek wodoru. Dochodzą do tego enzymy katalaza i peroksydarza. Powstaje katalizator, który wytwarza z chemikaliów trujące benzochinony, czyli mieszaninę wybuchową. Mieszanina wybucha i powoduje wystrzał cieczy z ciała owada. Ciecz ma wspomnianą temperaturę 100 stopni Celsjusza. Podczas tego procesu substancje chemiczne dostają się poprzez wąski zawór do komory wybuchowej. Po każdym wystrzale komora zamykana jest klapką, która otwiera się dopiero przy następnym wybuchu. Dwa małe reflektory rozmieszczone po jednym na każdej stronie umożliwiają chrząszczowi nawet strzelanie za rogu. Potrafi zabijać nie tylko małych napastników, ale także sto razy większe od siebie ropuchy. W jaki sposób z biegiem czasu rozwinęła się ta broń w ciele chrząszcza? Ściana komory wybuchowej zbudowana jest z powłoki proteinowej i chityny. I w jaki sposób w ciągu wielu pokoleń miały się wytworzyć trujące substancje? Czy komora wybuchowa istniała już od samego początku, czy powstała dopiero z biegiem czasu? A sterowana dysza? Reflektory? Czy wszystko to powstało jednocześnie? Tak po prostu w rodzinie chrząszczy? A komora wybuchowa wraz ze wszystkimi zaworami? Musiała przecież już istnieć w momencie, kiedy powstawały trujące chemikalia. W przeciwnym razie w chwili zmieszania się substancji chrząszcz sam by eksplodował. Ewolucja tego gatunku zostałaby w tym momencie przerwana. A co z maleńką klapką, która przed każdym wystrzeleniem śmiercionośnego pocisku szybko się otwiera i zaraz potem zamyka. No i pozostaje kwestia rozumu chrząszcza. Impuls pochodzący z organów zmysłowych musi zostać zamieniony na polecenie dla substancji chemicznych, aby zaczęły się teraz mieszać. Natychmiast, gdy pojawi się zagrożenie. Jednocześnie dysza wystrzałowa musi zostać skierowana na przeciwnika niczym rura armatnia. Wtedy następuje komenda do strzału. To trochę dużo. Jakie polecenia, jaki duch stworzył z tych poszczególnych elementów złożony system obronny? Czy chrząszcz tak po prostu sobie pomyślał, teraz potrzebna mi komora wybuchowa, dysza, automatycznie otwierana i zamykana klapa armatki. Dwa zewnętrzne reflektory z odpornego materiału? Muszą przecież wytrzymać nie tylko działanie żrących kwasów, ale i temperaturę 100 stopni Celsjusza. Przeobrażanie dokonujące się powoli z generacji na generację nie jest w tym przypadku możliwe. Nie sądzę oczywiście, że to sprawa jakichś bogów, którzy zmanipulowali genom chrząszcza i w ten sposób stworzyli jego broń, ale uważam za możliwe, że gatunek ten został importowany na Ziemię z innego świata. Nawet jeśli jeszcze nie gotowa postać, to przynajmniej jego genom. Podobnie się tu dostał jak podróżujące statkami szczury lub węże na odległe wyspy. Chrząszcz jest niewielkich rozmiarów, z kolei waleń to ogromne zwierzę. Każdy uczeń dowiaduje się, że waleń to ssak i pierwotnie żył na lądzie. Podobnie jak inne ssaki żyjące w wodzie. Czyli, że prehistoryczny waleń musiał w pewnym momencie swojego rozwoju wskoczyć do wody. Być może poczłapał sobie w jej kierunku, bo na lądzie było zbyt gorąco. Wtedy utracił stopy, wykształcił płetwy i zaczął się rozmnażać i karmić swoje młode pod wodą. Skąd pochodzi mechanizm wysuwanych pod wodą wymian samicy? Musiały przecież istnieć od początku, w przeciwnym razie młode ginęłyby zaraz po narodzinach. To niezwykłe. Nasuwa się zatem generalne pytanie. Skoro to wszystko przynosiło korzyści danemu gatunkowi według zasady, że przetrwa tylko najsilniejszy, dlaczego nie uczyniły tego też inne gatunki? Bezsporną kwestią jest, że w obrębie gatunku trwale dochodzi do mutacji i modyfikacji. Wyczytałem gdzieś, że istnieje ponoć 40 tysięcy różnych gatunków pająków. Wszystkie są ze sobą spokrewnione, pochodzą od jednego pierwotnego gatunku pająka a ten z kolei od jakiegoś miniaturowego potwora. Ale z jednego pająka nawet po setkach milionów lat nie wykształci się przecież krowa. Pierwsze kręgowce miały wykształcić się z gatunków bezkręgowych. I po pewnym czasie żyjący zlepek komórek zmodyfikował się do postaci skorupiaka. Ten z kolei musiał się rozmnażać, aby łańcuch ewolucyjny nie został przerwany. Ale z jakim zwierzęciem mógł się łączyć w celu pozostawienia potomstwa? Czy przypadkowa mutacja, która doprowadziła do powstania skorupiaka, objęła od razu całą ich grupę? Emigrek, Saki mieliśmy pierwotnie rozwinąć się z ryb kostnoszkieletowych. Wtedy zmutowała się ryba. Od tej pory pęcherze powietrzne nie mogły pobierać tlenu z wody, lecz z powietrza. Tak powstały płuca. Od ryb celakantokształtnych pozostał już tylko mały krok do pierwszego płaza. Znakomicie. A co porabiał ten płaz w swej nieskończonej samotności? Rozwijał się do postaci gada, saka i tak dalej. Jaja składał teraz na lądzie. W końcu powstała pierwsza jaszczurka, która jednak nie mogła już się łączyć ze swoimi kuzynami, płazami. Potrzebni byli nowi przedstawiciele gatunku o takiej samej liczbie chromosomów i to niepojęte. Nagle pojawili się do wyboru, do koloru. Skąd biorą się te modyfikacje? Odpowiadają za nie geny, najważniejsze nośniki informacji, ale są tylko małym ogniwem kompleksowych i fascynujących łańcuchów życia. Niezaprzeczalnie jesteśmy najbliższymi krewnymi małp. Jeszcze kilka lat temu nauka twierdziła, że nasze geny są w 99% identyczne z genami małp człekokształtnych. Mieliśmy wspólnych przodków, taką samą budowę szkieletu i taką samą strukturę białek. W ciągu trwającej miliony lat nieprzerwanej serii tysięcy mutacji małpa przekształciła się w człowieka dzięki modyfikacji niemal wszystkiego poza białkami. Dla porównania, różnice w budowie białek dwóch żab są 50 razy większe niż różnice struktury białek szympansa i człowieka. Para biochemików z Uniwersytetu Kalifornijskiego, profesor dr Allan C. Wilson i jego współpracownica Mary Claire King, która wykazała te odstępstwa w budowie białek u żab, stwierdziła, musiał istnieć dotychczas nieodkryty, znacznie bardziej skuteczny napęd ewolucji, niż dotychczas sądzono. Teraz jednak dr Marilore Jaspos z Instytutu Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie poinformowała publicznie, że różnice między człowiekiem a szympansem są jednak większe, niż zakładano. Cytat Dotychczas wychodzono z założenia, że geny człowieka i szympansa różnią się od siebie tylko w niewielkim zakresie. Jednak teraz zespół naukowców z Niemiec, Chin, Japonii, Korei i Tajwanu dokonał bezpośredniego porównania chromosomu 22 szympansa z jego ludzkim odpowiednikiem w postaci chromosomu 21 stycznia stwierdził, że w ludzkim genomie doszło do modyfikacji niemal 68 tysięcy fragmentów zasadowych, to znaczy część z nich znikła, a część jest nowa. Podczas gdy większość tych modyfikacji nie ma żadnego lub tylko niewielki wpływ na funkcje zakodowanych białek, w przypadku 20% z nich naukowcy dostrzegli znaczące strukturalne różnice. Jeśli by odnieść te różnice do całego genomu, okazuje się, że ludzie i małpy mają wiele tysięcy genów różniących się od siebie, co znacznie lepiej wyjaśniałoby różnice między tymi gatunkami. Wnioski naukowe zawierają ładunek wybuchowy i nikt zdaje się tego nie dostrzegać. Ewolucyjny dystans między człowiekiem a myszą ma wynosić 60 milionów lat. Między szympansem a człowiekiem około 2 do 4 milionów lat. A teraz odnaleziono 68 tysięcy różniących się od siebie odcinków w genomie człowieka i szympansa. Na tej podstawie sekwencja 231 aminokwasów zakodowanych białek człowieka i małpy różni się o 83%. Dlaczego? Kto lub CEO spowodowało tę gigantyczną mutację? Nie chodzi tu o 50 albo 100 przypadkowych mutacji w genomie, ale o 68 tysięcy. Przecież nie powstały ani nie zostały usunięte, od tak sobie, przez naturę czymkolwiek ona jest. Różnice powstały celowo. Czym jesteśmy? Zasadniczo produktem ewolucji. Ale dlaczego tak bardzo różnimy się od genetycznie spokrewnionych z nami małp? Specjalizujący się w badaniach nad naczelnymi Franz De z Emery University w Atlancie stwierdził, że zasadniczym elementem różniącym nas od małp jest zdolność mówienia. Ma to wynikać z tego, że od tej umiejętności zależało przeżycie człowieka. Według tego toku myślenia, gdyby nie umiejętność mowy, nie byłoby nas. Nie, uważają inni naukowcy. To, co czyni z nas ludzi, to nasze zachowanie społeczne. Ale przecież grupy goryli, delfinów czy lwów także wykazują zachowania społeczne. Jesteśmy bękartami, wyjaśnia profesor dr David Reich z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge. Linie człowieka i szympansa miały rozdzielić się już w Edenie, ale potem oba gatunki ponownie wymieniły między sobą geny. Po tym, jak ludzie pierwotni przez setki tysięcy lat żyli jako odrębny gatunek, ponownie zaczęli się łączyć w pary z małpimi krewnymi. Nic nie jest niemożliwe, ale dlaczego chodzący w wyprostowanej pozycji hominid miałby nagle pogardzić przedstawicielką swojego gatunku i zapragnąć porośniętej futrem małpy? Poza tym efektem takiej małpiej miłości byłby genetyczny krok wstecz. Benkart nie miałby ulepszonego genomu, nie mówiąc już o tym, czy chromosomy człowieka i małpy w ogóle byłyby ze sobą kompatybilne. Heretyckie pomysły, które poddaje pod dyskusję, nie są zasadniczo skierowane przeciw ewolucji. Jakkolwiek było, pochodzimy od małp i wszystkie głupie krowy są ze sobą spokrewnione. Prawdopodobnie istniała gdzieś pramatka pajęczyca, i wszystkie owady, te żądlące i te niegroźne, pochodzą z jednego kleistego kontyngentu komórek. Mam jednak powody do powątpiewania w fenomenalne mieszanie się gatunków i wynikające z tego niewyobrażalnie skomplikowane modyfikacje łańcuchów molekularnych. Naukowcy tacy jak Sir Francis Crick, astrofizyk Chandra Vikram albo Bruno Wolmert, profesor chemii molekularnej. Nie są ani lajkami, ani głupcami. Profesor dr Oliver Muchleman z Uniwersytetu w Bernie, wybitny przedstawiciel nauk biochemicznych, pisał, Jak powstało życie? Przekonywających odpowiedzi na te pytania, tak zasadnicze dla naszej samoświadomości oraz dla naszego sposobu postrzegania świata, w ciągu ostatnich 200 lat dostarczyły przede wszystkim nauki przyrodnicze na czele z Charlesem Darwinem i jego prostą elegancką i po tysiąckroć potwierdzoną teorią ewolucji. Wyjaśnia ona w sposób spójny, jak ze wspólnych, identycznych pierwotnych komórek powstały różnorodne formy życia. Dla uczonego profesora nie ma najmniejszej wątpliwości. Ani w odniesieniu do chemicznej, ani darwinowskiej ewolucji. Po tysiąckroć potwierdzona, wyjaśnia w sposób spójny. Zatem dlaczego profesor Wolmert i inni mówi coś zupełnie przeciwnego? Komórka zawdzęcza swoje istnienie inteligentnemu, świadomemu celu planowi. Teoria Darwina o powstaniu gatunków, była i jest wielką pomyłką. Wszyscy profesorowie są wybitnymi naukowcami o nieposzlakowanej opinii, a mimo to dochodzą do zupełnie rozbieżnych wniosków. I to w setkach przypadków bo znam co najmniej sto pozycji książkowych autorstwa bezwarunkowo szczerych naukowców wypowiadających się przeciw teorii ewolucji. Między nimi słynne w nauce postacie, takie jak dr Thomas Nagel, obecnie profesor filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Uniwersytecie Princeton. Profesor Nagel odkrył zasadnicze sprzeczności w odniesieniu do dotychczasowej doktryny ewolucyjnej. Dlaczego naukowcy, którzy często przecież wywodzą się z tych samych szkół, tak zawzięcie się zwalczają? Słowo klucz to zawsze ideologia. Zwolennicy teorii Darwina określani są pogardliwie mianem materialistów, ich przeciwnikom z kolei przyklejono łatkę kreacjonistów, którzy ciągle wierzą w Boga. A przecież wiele poglądów sprzeciwiających się teorii ewolucji nie ma żadnego związku z Bogiem. Opinie zostały utrwalone, osądy stały się nieodwołalne. Zachowanie naukowców wcale nie różni się od postępowania wyznawców religii lub ideologii. Żadna ze stron nie zamierza przeczytać tego, co napisali przeciwnicy. Każda grupa upiera się, że to ona ma rację. I każda grupa spogląda na tę drugą z politowaniem, że ta po prostu nie może pojąć. Pionier w dziedzinie genetyki Craig Venter był przekonany, że udało mu się odkodować ludzki genom, że uczynił człowieka przezroczystym niczym szkło. Genetycy stwierdzili potem, że coś takiego jak uniwersalny genom nie istnieje. Geny nie funkcjonują same w sobie. Zawsze działają w połączeniu z setkami innych genów. Wyobrażenie, że geny są uporządkowane niczym perły na sznurze, jest zwodnicze. Cały materiał genetyczny zawiera nakładające się na siebie informacje, ocenił dr Radryk Guigu z Centrum Regulacji Genomu w Barcelonie. Do tego pracowici naukowcy wciąż napotykają rzeczy, których istnienie co prawda można udowodnić, ale które nie mają właściwie prawa istnieć. Tego rodzaju niemożliwe rzeczy pojawiają się na chwilę, irytują, by za chwilę zniknąć w odmętach zapomnienia. Co to za rzeczy? W 1960 roku, niedaleko Huayatlaco, 120 km na południowy wschód od miasta Meksyk, znaleziono wiele narzędzi wykonanych z kamienia. Artefakty zostały poddane datowaniu czterema różnymi metodami, a. metodą uranową, b. metodą trakową, c. metodą tefrahydracyjną, d. badaniem wietrzenia minerałów. Wszystkie metody badawcze wskazały na wiek 250 tysięcy lat. Wynik niemożliwy do zaakceptowania dla ewolucjonistów. 250 tysięcy lat temu nie mogły istnieć żadne ludzkie narzędzia. Dwaj przyrodnicy, Michael Cremo i Richard Thompson, napisali w swojej opartej na dokładnych źródłach książce Zakazana archeologia, problem leży głębiej niż odkrycia z tlako. Dotyczy manipulacji naukowego sposobu myślenia przez zatajanie niewyjaśnionych informacji. Informacji, które kwestionują obowiązujący sposób myślenia. Nasza praca w Chłoyatlaco została odrzucona przez większość archeologów, ponieważ przeczy teorii. Ich argumentacja kręci się w kółko. Homo sapiens powstał około 30 tysięcy do 50 tysięcy lat temu w Eurazji. Dlatego niemożliwe jest, aby istniały narzędzia sprzed 250 tysięcy lat przypisywane Homo sapiens, ponieważ pojawił się na świecie dopiero przed około 30 tysięcy lat i tak Taki sposób rozumowania wydaje co prawda samozadowolonych naukowców, za to nędzną naukę. Kremo i Thompson. Ten drugi jest matematykiem na Uniwersytecie Cornell w stanie Nowy Jork, przytaczają znakomicie udokumentowane przykłady z epoki Paleocenu, 2,5 miliona do 5,5 miliona lat wstecz, oraz Miocenu, sięgającego 23 miliony lat w przeszłość. Za każdym razem są to kości, przedmioty, które nie powinny się znaleźć w danej epoce, ale jednoznacznie istnieją. W jaskini Brunikel w południowej Francji odkryto kamienny krąg średnicy 6 metrów. Jego wiek został oceniony przez archeologów z Uniwersytetu w Bordona 176 tysięcy lat. Definitywnie i ostatecznie. To znaczy, że 176 tysięcy lat temu ktoś postępował według jakiegoś świadomego planu? Neandertalczycy, i dlaczego? Jeszcze większe zagmatwanie powoduje kolejne znalezisko. W jaskini w górach Ałtaj, na obrzeżach Mongolii i Syberii, znaleziono kości, które poddane zostały analizie w Instytucie Ewolucyjnej Antropologii Maxa Plancka w Lipsku. Wynik? Jednoznacznie ludzkie kości z Denisowej jaskini nie pokrywają się z ludzkim genomem. Materiał genetyczny człowieka z Denisowej jaskini różni się od genomu Homo sapiens ponad dwukrotnie bardziej niż materiał genetyczny neandertalczyka. Zdecydowanie nie są to tylko poszczególne przypadki, lecz całe setki sprzecznych znalezisk, które przez jedną ze stron ze złością są wyrzucane do kosza. Już przed czterdziestoma laty i później wprowadziłem do dyskusji myśl, która dziś staje się coraz bardziej realistycznym wariantem. Celowa, sztuczna mutacja z zewnątrz. W świecie chrześcijańskim znana jako niepokalane poczęcie. Maryja, matka Jezusa, miała począć za sprawą Ducha Świętego. Oczywiście, jak już wcześniej tego dowiodłem, historia nie jest prawdziwa. Jednak skąd w ogóle pojawił się pomysł sztucznego zapłodnienia? W Starym Testamencie w wielu miejscach pojawia się opis takich cudów. Bezpłodne kobiety Sara i Rebeka doznały łaski odwiedzin jakichś niebiańskich istot. Jednak to nasienie z nieba było w starożytnym orięcie czymś oczywistym. Każdy władca musiał być przecież boskiego pochodzenia. W przeciwnym razie nie był nic wart. Egipski bóg Amunre także współżył z matką następcy tronu. Aleksander Wielki miał być poczęty za sprawą pioruna. Asyryjski król był synem bogini Isztar. Podobno w każdym razie założył on imponującą bibliotekę glinianych tablic. Także akadyjski król Hammurabi miał przyjść na świat w niebiańskich okolicznościach. Jego matka została zapłodniona przez boga słońca. Od Hammurabiego pochodzą najstarsze tablice z zapisanymi prawami, Kodeks Hammurabiego. Także postacie z dziejów religii, takie jak Budda lub Zaratustra, zostały poczęte w łonie dziewiczych matek za sprawą bożego promienia. Podobnie jak założyciel cesarstwa tybetańskiego, Gesar lub pierwsi cesarze Chin. Dotyczy to także pierwotnych władców Inków lub Azteków. Motyw jest bardzo stary i można by rzec międzynarodowy. W babilońskim eposie Gilgamesz Przypisywanym kulturze sumeryjskiej, jego bohater Gilgamesz, król miasta Uruk, zostaje stworzony przez bogów Szamasza i Adada, i tak stworzyli Gilgamesza wielcy bogowie, mierzy on 11 łokci wzrostu, w dwóch trzecich jest on bogiem, a trzecia część jest w nim ludzka. Naprawdę fantastyczne są sztuczne mutacje praktykowane przez tak zwanych bogów w przypadku istot mieszanych, które pojawiają się w przekazach starożytnych kronikarzy. Płodzili także ludzi, z podwójnymi skrzydłami, potem jeszcze innych ludzi z udami kus i rogami na głowie, jeszcze innych z nogami konia i inne postacie ludzkie z końskim zadem. Stworzyli także byki z ludzkimi głowami oraz inne potwory. Tak opisywał je Euzebiusz, który przeszedł do historii Kościoła jako biskup Cezarei oraz dziejopisarz. Eusebiusz posługiwał się pełnymi cytatami z dzieł egipskiego historyka Manetona. Ten z kolei wymieniany był u greckiego historyka Plutarcha jako postać żyjąca w czasach pierwszego ptolemejskiego króla. A co twierdził Maneton Eusebiusz? Że istniały istoty półzwierzęce, półkonie, półludzie? Byki z ludzkimi głowami? Czyż jeden taki nie mieszkał w labiryncie na Krecie? Nam, racjonalnie myślącym ludziom, pozostają tylko dwa warianty na wyjaśnienie istot półzwierzęcych, wszystko to głupia wyobraźnia albo genetyczna kreacja. Oczywiste jest, że chimery nie mogły powstać w sposób naturalny. Liczby chromosomów potworów są nieparzyste. Jeśli kiedyś istniały, to tylko dzięki sztucznej mutacji łańcucha DNA, a kto posługiwał się taką techniką tysiące lat temu? Można przyjąć, że wszystkie te przekazy o niebiańskich narodzinach, boskich królach lub półzwierzęcych istotach są jedynie wytworem wyobraźni naszych przodków. Tego właśnie by chcieli. Jednak w ten sposób zbytnio upraszczamy sobie sprawę. Najstarsze pisma pochodzą od Sumerów, pisma klinowe, i nieco później z Egiptu hieroglify. Pierwsi skrybowie Którzy za pomocą prostych narzędzi drążyli w glinianych tablicach cieńsze lub grubsze kreski, nie byli pisarzami science fiction. Umiejętność pisania uznawana była za najwyższą sztukę. Posiadało ją tylko niewielu. Nam, współczesnym ludziom, się jednak wydaje, że pierwotni pisarze powierzali swoim glinianym tabliczkom fantastyczne historyjki. Obawiam się, że ówczesny władca lub arcykapłan nie zezwoliłby na takie nadużycie. Przekazywana była prawda. Ale dlaczego na litość boską pisali zatem takie teksty? I tak stworzyli Gilgamesza wielcy bogowie, mierzy on jedenaście łokci wzrostu, w dwóch trzecich jest On Bogiem, a trzecia część jest w Nim ludzka. W naszych czasach powstały tłumaczenia oparte na współczesnym sposobie postrzegania i stworzyły one zupełnie inny obraz niż ówcześnie. Odnosiłem się już do tłumaczeń doktora Hermanna Burgarda. Bergerd jest specjalistą w zakresie pisma sumeryjskiego. Zna każdy trzon słowa, każde nawiązanie, każdą interpretację i każdą wcześniejszą pracę naukową swoich kolegów w dziedzinie sumerologii. Teraz zabrał się do tekstów księżniczki i arcykapłanki Enheduanny, spisanych przed 4300 latami na licznych tabliczkach w formie pisma klinowego. Bergert zarzuca swoim kolegom po fachu utrwalanie od dziesięcioleci błędów. Według Burgarda prastare teksty dokumentują istnienie stacji kosmicznej na orbicie. Ten kosmiczny habitat osiągalny był z Ziemi w małym urządzeniu. Ono z kolei dokowało na lądowisku, które zamykało się niczym pułapka. Dotychczasowe tłumaczenia wykonane przez czcigodnych naukowców zostały obalone jako błędne, ponieważ opierały się na błędnych podstawach. Na wzorcach myślowych w innym duchu. W czasach prehistorycznych, jak twierdzi dr Bergert, nie wychwalano jakiegoś nieba szczęśliwości, nie opisywano fenomenów pogodowych lub katastrof naturalnych. Nigdy nie chodziło o niejasne religie lub przywoływane psychologiczne brednie, ale o twardą rzeczywistość. To samo, taka jest moja interpretacja, dotyczy niebiańskich poczęć oraz istot półzwierzęcych. Niewykluczone, że ten i ów król lub religijny przywódca został z czasem obwołany potomkiem bogów, ale niektóre z tych genetycznie zmienionych postaci istniały rzeczywiście. Ich zadaniem było poprowadzenie ludzkości mas w określonym kierunku. Wszystkie te mutacje bez wyjątku zostały dokonane przez rzekomych bogów obcych. Po co to robili? I w jaki sposób można tego dowieść? Dowodu musieliby dostarczyć genetycy, i nie powinno to być nawet zbyt trudne. Ale gdzie znaleźć renomowanego specjalistę, który wykazałby się odwagą cywilną i przedstawił wyniki swoich badań opinii publicznej? Nawet jeśli udałoby się udowodnić choćby jedną sztuczną mutację w przeszłości, to obowiązywałyby takie same zasady, jak w przypadku cenzury SETI. Ponieważ taki dowód potwierdziłby nie tylko istnienie obcych, ale i ich wpływ na ludzkie społeczeństwo. Ja mogę w każdym razie potwierdzić, że w liczących tysiące lat przekazach regularnie pojawiają się relacje na temat ludzi, którzy powstali wskutek sztucznego zapłodnienia. Jednoznaczna wypowiedź na ten temat istnieje w formie zwoju Lameka. Jest to zwój pisma znad Morza Martwego. Wielokrotnie o tym pisałem. Dowiadujemy się z niego, że nasienie Noego zostało złożone do łona Batenosz, matki Noego, za pośrednictwem strażników nieba. Teraz i każdy o tym wie, wszyscy mamy być potomkami Noego. Bez znaczenia, jakie imię nadano mu w innych kulturach. Tym samym cała ludzkość nosi w sobie pozaziemskie geny. Jak to było z tymi 68 tysięcy różnic w genomach szympansa i człowieka? Na tej podstawie sekwencja 231 aminokwasów zakodowanych białek u człowieka i małpy różni się o 83%. Jak najbardziej jesteśmy produktem ewolucji, ale nie tylko. Dlaczego więc w naszym społeczeństwie uwagę na te konotacje musi zwracać osiemdziesięciojednoletni pisarz, który w dodatku nie jest genetykiem? Ponieważ znane mi są powiązania z pisemnych przekazów ludzkości, innym najwyraźniej nie są znane. I ponieważ niektórzy specjaliści doskonale wiedzą o tym, o czym wiem ja, ale ze względu na swój etos zawodowy nie wolno im na ten temat pisać. Pozostaje pytanie dlaczego? Po co istoty pozaziemskie miałyby produkować z gatunku małp inteligentnego człowieka? Przez tysiąclecia regularnie kreować wybitnych przywódców? Ukazywać się pod postacią UFO albo tworzyć fenomenalne obrazy na naszych polach? To wszystko nie ma przecież najmniejszego sensu. Jaki związek mają te sprawy ze sobą? Czy zastanawialiście się kiedyś nad mrówkami? Znamy ponad 13 tysięcy różnych ich gatunków, i na całym świecie prawdopodobnie biliony ich osobników. Istnieją mrówki nomadne, które nie budują gniazd, lecz wciąż się przemieszczają. Są mrówki z rodziny Mermicinae, mrówki z rodziny Formicinae, czerwone i czarne mrówki leśne większe i mniejsze osobniki. Mamy także mrówki kartonówki i mrówki przątki, które budują swoje gniazda z liści. Istnieją kopce mrówek na drzewach i mrówki, które tną liście na kawałki, obrabiają i zanoszą do gniazda. Głównie w obszarze Amazonki istnieją nawet mieszane kolonie, które uprawiają prawdziwy rabunek niewolników i uprowadzone mrówki zmuszają do pracy na własną korzyść. Istnieją także egzotyczne odmiany takie jak białe lub czerwone termity. Wszystkie one żyją w perfekcyjnie zorganizowanych koloniach, na które składają się królowe, żołnierze, robotnice i zwiadowcy. Kolonie mrówek zorganizowane są przeważnie w systemie hierarchicznym. Każda grupa odpowiedzialna jest za inne zadanie, budowanie gniazda, zdobywanie pożywienia, opiekę nad larwami lub ochronę mrowiska. Zasadniczymi kreatorkami gniazda są samice. Składają tysiące jaj, natomiast reszta kolonii służy ochronie i hodowli młodych. Termity, w szczególności gatunki z rodzin hodotermitidae i rhinotermitidae, są bardzo pomysłowe. Ich gniazda stanowią gąszcz korytarzy, które biegną ku wnętrzu i zakończone są komorą królowej, natomiast te, które biegną na zewnątrz, mają ujście w zadaszonych drogach doprowadzających. W gnieździe działa doskonała wentylacja. Nie jest tam ani zbyt zimno, ani zbyt gorąco. Istnieją tam komory fermentacyjne, kultury grzybów, komory dla gości. Bo niektóre kolonie mrówek podejmują jako gości chrząszcze. Karmią je i czerpią korzyści z ich odchodów. Mrówki mogą też prowadzić ze sobą prawdziwe wojny. Wysyłani są zwiadowcy, którzy szpiegują i zbierają informacje. Podstępne napady są na porządku dziennym. Obce królowe bez pardonu krojone są na kawałki, robotnice uprowadzane jako niewolnice. To i wiele więcej dowodzi, że w każdej kolonii tkwi masa doświadczenia, ale także pamięć, zdolności poznawcze i przekazywania informacji. Czy mrówki wiedzą, kim lub czym są ludzie? Stańmy przed mrowiskiem i pozwólmy, by owady po nas wędrowały w górę i w dół. Mrówka i tak nie będzie miała świadomości, czym jest człowiek, jak funkcjonuje nasza pamięć, nasza technologia, nasza świadomość. Te zwierzęta mogą wpatrywać się w reflektory naszych samochodów, Słyszeć hałas naszej cywilizacji, czuć nasze spaliny. A mimo to nie będą w stanie nas rozpoznać. Włóżmy ostrożnie mrówkę do szklanki, zróbmy jej zdjęcie na kuchennym stole, a następnie zanieśmy ją z powrotem do mrowiska. Teraz podekscytowany owad zacznie biegać w kółko i krzyczeć: Zostałem uprowadzony przez pozamrowiskową inteligencję. Ale przedstawiciele jego gatunku wiedzą przecież doskonale, że nie ma żadnej pozamrowiskowej inteligencji. Uprowadzona mrówka zostanie wykluczona, popadnie w depresję i już nigdy nie będzie szczęśliwa. Nikt jej nie wierzy. Nawet najbliżsi przyjaciele odwracają się od niej. Co ty wymyślasz? Narzekają. Wydaje ci się, że jesteś czymś wyjątkowym? Nawet jeśli tam na zewnątrz istniałaby jakaś pozamrowiskowa inteligencja, to dlaczego miałaby wybrać akurat ciebie? Przecież mogłaby się skontaktować z naszymi zwiadowcami albo bezpośrednio z królową. Czy dostrzegacie te relacje? W ramach specjalnego programu szkoleniowego my, ludzie, moglibyśmy nauczyć się języka mrówek, pokazać im inne źródła pożywienia niż dotychczasowe. Mielibyśmy także możliwość zakończenia wojen między mrówkami. W końcu skutkiem każdej wojny są tortury i rozrywanie mrówek na kawałki, cierpienie, wykluczenie, zniszczenie gniazd, ucieczka i bezdomność oraz życie w ciągłym strachu. Dlaczego nie zatrzymamy mrówczych wojen? Jak możemy bezczynnie przyglądać się tej okropnej rzezi? Bo jest nam zupełnie obojętne, co dzieje się w koloniach mrówek. A obcy w stosunku do nas najwyraźniej nie jest im obojętne, co się z nami dzieje. Co prawda przyglądają się naszym wojnom, mimo że dysponują środkami do zakończenia ich w każdej chwili, jak choćby w przypadku sparaliżowania interkontynentalnych wyrzutni rakietowych w bazie Flight Launch Control Facility 24 marca 1967 roku w amerykańskim stanie Montana. Obcy nie mieszają się w naszą wielką politykę, mimo że czasem przypomina ona śmierdzące bagno. Nie uprowadzają ani nie każą dyktatorów, nie ukazują się ani na publicznych ekranach, ani nad stadionami piłkarskimi. I przede wszystkim nie zniewalają ludzkości. Czego zatem chcą? Skąd zainteresowanie nami? Wszechświat jest niepojętych rozmiarów przynajmniej dla ludzkiego umysłu. Tak jak astrofizyka za początek wszechświata uznaje wielki wybuch lub wiele wybuchów, tak filozofia lub religia widzi w jego stworzeniu dzieło pierwotnego Boga. Plus i minus. Wielki wybuch tworzy materię, pierwotny Bóg tworzy ducha lub informacje. Na temat wielkiego wybuchu nie wiemy dziś jeszcze z całą pewnością, czy wszechświat rozszerza się wiecznie, czy też kiedyś znów się zapadnie. Informacja natomiast chce nieskończoności, aż cały wszechświat będzie nią równa się inteligencją, wypełniony. Każdy zakątek wszechświata ma być boski. Wymiana informacji ma odbywać się na wskroś wszystkich wymiarów, czasów i światów równoległych. Do tego niezbędne jest rozprzestrzenianie się inteligencji. To ona musi zainfekować materię duchem. Cały proces odbywa się poprzez multiplikację inteligentnych istot. Nie istnieje żadna inteligencja bez wrodzonej ciekawości. Jest ona katalizatorem rozprzestrzeniania. Dlatego działania pozaziemskiej pierwotnej inteligencji skierowane są na to, aby wszędzie istniały warunki do rozwoju życia. Po to wszechświat infekowany jest elementarnymi formami życia, skomplikowanymi łańcuchami molekularnymi, które pasują do siebie jak zamek i klucz. Na każdej odpowiedniej planecie powstaje życie, a wraz z nim przebiega ewolucja. Z niej z kolei mogą wyrastać najwspanialsze formy: krokodyle, szarańcza, dinozaury, słonie i ptaki. Ale ewolucja zna także formy konieczne. Tylko gatunki wyposażone w odpowiednie instrumenty będą w stanie powielać inteligencję. Istoty żyjące w wodzie nie będą na przykład zdolne do wynalezienia elektryczności czy komputera. Albo metale można topić tylko przy zastosowaniu wysokich temperatur i łączyć je w nowe stopy. Idąc jeszcze dalej, łańcuchy cząsteczek widoczne są tylko w mikroskopie elektronowym. Tego przecież nie odkryją węże czy krokodyle. W procesie ewolucji istnieje mnóstwo tych koniecznych kreacji. Są one już zawarte w podstawowych elementach życia. Rozwój do postaci małpy nie był przypadkiem. Po prostu nie było innej możliwości. Bardziej zaawansowane pozaziemskie inteligencje najprawdopodobniej znają bardziej wyrafinowane procesy astronomiczne niż my. Wiedzą, które słońca okrążane są przez planety wiedzą, które planety poruszają się w strefie habitalnej, z odpowiednim do życia środowiskiem. Dopiero teraz, miliony lat po rozpoczęciu ewolucji, wysyłane są statki kosmiczne. Nieprzypadkowo, w jakimś dowolnym kierunku, ale celowo tam, gdzie życie musiało się rozwinąć. Kiedy obcy przybyli na Ziemię, istniały u nas już miliony gatunków. W tym także nasi przodkowie, małpy. Obcy wybrali spośród nich kilka osobników, zmodyfikowali kolejność zasad w DNA, wszczepili zmutowaną komórkę do macicy szympansicy. Płód mógł wzrastać także in vitro. Dziecko z probówki. Po okresie ciąży samica urodziła dziecko o takim samym szkielecie, takiej samej czaszce i budowie ciała, z takimi samymi reakcjami immunologicznymi, ale z dodatkowymi cechami genetycznymi których małpa nie miała. Ciekawość, zdolność mowy, czyli wymiany informacji. Zmysł tworzenia kultury, rzeźby, muzyki, malarstwa, religii i, najważniejszego, techniki. Z dzisiejszego punktu widzenia odcięcie pierwszych ludzi od otoczenia i osadzenie ich w ogrodzie Eden było rozsądnym posunięciem. W końcu pierwsi ludzie, nazwijmy ich Adam i Ewa, nie mieli zdolności mowy. Jak przodkowie znali tylko dźwięki przypominające chrząkanie i syczenie. Język ludzi pierwszej generacji był językiem bogów. To założenie przebija się jeszcze dziś w przekazie o budowie wieży Babel mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę i jednakowe słowa. Nadszedł w końcu dzień, w którym bogowie wyruszyli do innych układów słonecznych, aby tam tworzyć kolejne formy inteligencji. Podczas pożegnania mogło dojść do następujących wydarzeń, pierwsi ludzie padli na kolana przed obcymi. Ci rzekli, nie jesteśmy bogami. Jesteśmy z krwi i kości, tak jak wy. Nie twórzcie sobie nigdy wyobrażeń Boga, bo Bóg jest niepojęty i niewyjaśniony. Kontynuacja fikcyjnej rozmowy znajduje się w księdze rodzaju Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po Ziemi. Zadanie było jasne: inteligentne życie miało się rozmnażać i panować nad nieinteligentnymi formami życia. Jednak pierwsi ludzie nie mogli złamać decydującego przykazania. Zakazane im było łączenie się z dotychczasowymi, nieinteligentnymi przedstawicielami ich gatunku. Oznaczałoby to genetyczny krok wstecz. A ten nastał szybko. Ktoś w końcu złączył się z niezmutowanym przedstawicielem gatunku. Zdarzenie to zostało zapamiętane przez ludzi jako grzech pierworodny. Tak nastał czas nieszczęścia. Kiedy bogowie powrócili po setkach lat, Pożałowali, że stworzyli ludzi na Ziemi i zasmucili się. Zapadła decyzja o potopie, przerwaniu eksperymentu i rozpoczęciu go na nowo. Ojciec rodu ludzkiego po potopie nazywał się Noe, w innych kulturach nazywany był często innym imieniem. Noe natomiast był jedną z postaci spłodzonych przez strażników nieba. Od czasów Noego ludzie nie są już wyłącznie ziemskimi istotami. Zmodyfikowane geny stanowią część naszego genomu. Ludzkość rozwijała się, rozprzestrzeniała na ziemi, stworzyła wiele języków i kultur. Przez ciągłe kłótnie między grupami, każdy szczep wynajdował własne rodzaje broni, coraz to lepsze metody obronne. Wojna nie jest co prawda matką wszelkiej rzeczy, ale przyczyną powstawania wielu technologii. Dlaczego w ogóle prowadzono wojny? Czy obcy nie mogli im zapobiec? Poprzez wymianę informacji między ludźmi praktycznie musiało dojść do rozbieżności zdań. Egoizm, duma kazały człowiekowi wierzyć, że tylko jego wyobrażenie jest właściwe. Bogowie mogli rozładować napięcie i stworzyć tym samym pokojowe, śmiertelnie nudne społeczeństwo. Wcześniej czy później uległoby ono zagładzie przez własne lenistwo. W życiu bez napięcia ludzie poszukują źródeł przyjemności i zadowolenia. Szare komórki ich mózgu nie są przy tym zbytnio nadwyrażane. Można coś wynaleźć, ale nie trzeba. Przypuszczam, że krył się za tym dalekosiężny plan obcych. Jak brzmiało pierwsze pytanie na lekcji religii? Po co jesteśmy na świecie? Jesteśmy na świecie. Żeby służyć Bogu i kiedyś wstąpić do nieba. W odniesieniu do dzisiejszych czasów odpowiedź brzmiałaby: Jesteśmy na świecie, żeby rozwijać technologię i rozsiewać we wszechświecie inteligencję. Ale po co zaraz takie komplikacje? Przecież obcy posiadali już niezbędną technologię. Ludzie nie są im potrzebni do tego celu. Wyobraźmy sobie, że etnolodzy wysoko rozwiniętego technologicznie społeczeństwa odwiedzają szczep ludzi epoki Kamienia Upanego. Czy powinni próbować nauczyć ich konstruowania samochodów? W głowach ludzi pierwotnych nie istnieje jeszcze żadna forma pisma. Matematyka i inne dziedziny nauki są im nieznane. Założenie pierwszej szkoły byłoby akurat dobrym początkiem rozwoju społeczeństwa. Nie istnieją ani stałownie, ani elektrownie, za pomocą których można produkować prąd. Nie ma mowy o kole, oponach, sprężonym powietrzu, przekładni, kołach zębatych, zawieszeniu, hamulcach, filtrach, kierownicy, świecach zapłonowych, nie wspominając o olejach lub paliwach. Etnolodzy nawet nie będą próbowali nauczać tubylców budowy samochodów. Rozwój do postaci państwa przemysłowego może następować tylko etapami. Dotyczyło to także wszechświata. A w kosmosie tysiące lat nie odgrywają żadnej roli. Wyobraźmy sobie dalej, że pewien inteligentny gatunek gdzieś we wszechświecie chciałby wiedzieć, czy w promieniu 800 tysięcy lat świetlnych istnieją inne inteligentne istoty. Czy powinni teraz wysyłać sygnały radiowe na wszystkich możliwych częstotliwościach? Odezwijcie się! Ale sygnały radiowe nie mogą przekroczyć prędkości światła wynoszącej 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Czy więc astrofizycy inteligentnego gatunku mają czekać na odpowiedź milion 600 tysięcy lat? A to wszystko tylko w nadziei, że w ogóle przyjdzie jakakolwiek odpowiedź. Możliwe jest bowiem, że w promieniu 800 tysięcy lat świetlnych nie istnieje żadna inna forma inteligencji albo tylko taka, która nie chce odpowiedzieć. To nie ma sensu. Aby przy ogromnych odległościach wszechświata móc wymieniać wiadomości i doświadczenia, konieczne jest stworzenie sieci informacyjnej. Przez czas i przestrzeń. Taki jest kierunek działania. Mamy stać się częścią tej sieci. Rozwój do poziomu społeczeństwa uprzemysłowionego trwał tysiące lat. Nasi prapraojcowie znaleźli sposób mieszania ze sobą różnych metali. Kolejni opracowywali technikę tworzyw sztucznych, jeszcze inni poświęcili się elektryczności. Zaprojektowano pojazdy terenowe, czołgi, samoloty, bombę atomową i energię jądrową. Powstały uprzemysłowione państwa które dziś byłyby w stanie budować gigantyczne statki kosmiczne. Nasza wiedza wciąż pełna jest luk. Jakie napędy są najskuteczniejsze? Czy rzeczywiście istnieje napęd warpowy jak w filmach science fiction? Jak można osiągnąć prędkość nadświetlną? Czy istnieje zakrzywienie przestrzeni? Czy istnieją tunele czasoprzestrzenne? Czy statki kosmiczne mogą się za ich pomocą przemieszczać? Nawet jeśli te niemożliwe fenomeny miałyby być możliwe, nawet jeśli obcy mieliby śmigać po wszechświecie z prędkością nadświetlną, nie zmieni to nic w rozbudowie kosmicznej sieci informacyjnej. W czasie i przestrzeni muszą powstać społeczeństwa, które zdolne są do wszystkich tych niemożliwych rzeczy. Dlatego otrzymujemy pomoc z zewnątrz. Dzięki tej wiedzy jesteśmy już w stanie budować małe UFO. Jak wyraził to Benjamin Robert Rich, dyrektor tajemnego departamentu Lockheed Skunk Works. Mamy już teraz możliwość lotów do gwiazd. A amerykański astronauta Edgar Mitchell? Nie wszystkie UFO są w rzeczywistości pozaziemskiego pochodzenia. Niektóre zostały skonstruowane przez nas samych ale jeszcze daleko nam do poziomu technologii tych, którzy nas odwiedzają. Obserwujący nas obcy nie chcą nas ani zabić, ani wywołać na naszej planecie paniki. Należymy do ich gatunku. Jesteśmy stworzeni w toku chemicznej, a potem darwinowskiej ewolucji. Zapisano przecież w świętych pismach uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Przy czym tylko językoznawcy wiedzą, że hebrajskie słowo Elohim, które w Biblii stosowano dla określenia Boga, w rzeczywistości jest pojęciem w liczbie mnogiej i znaczy bogowie. Przez tysiąclecia ludzkość wraz ze wszystkimi wprowadzonymi do niej celowymi, sztucznymi mutacjami pod postacią kilku wiodących jednostek była po dziś dzień obserwowana. Obcy żyją między nami także dziś. Niektórzy obcy wyglądają tak jak my. Mogliby przechadzać się ulicami naszych miast i nikt by nie zauważył, że różnią się od nas. To słowa Paula Theodora Helliera, byłego ministra obrony Kanady. Właściwie całkiem rozsądny model, stwierdził jeden z moich akademickich znajomych. Ale właśnie tylko model. Wszystko to, o czym była tu mowa, można też wyjaśnić inaczej, bez ingerencji obcych. Zgadza się. My ludzie potrafimy wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Według naukowej maksymy najpierw należy uwzględnić najbardziej możliwe, rozsądne odpowiedzi. I do tego nie są nam potrzebni obcy. Jednak ocena, które odpowiedzi są najbardziej możliwe, jest kwestią ducha czasu. Czy UFO są faktem, czy nie? Nawet mimo setek tysięcy fałszywych zgłoszeń, wciąż pozostaje mnóstwo naukowo udokumentowanych zagadkowych przypadków. Czy obrazy w zbożu i na innych polach rzeczywiście powstają w ciągu kilku minut i nie są sprawką fałszerzy? Czy rzeczywiście istnieje oddział naukowców, który metodycznie udowadnia, że ani chemiczna, ani darwinowska ewolucja nie była możliwa bez ingerencji z zewnątrz? Naukowcy, którzy nie mają nic wspólnego z kreacjonizmem ani wiarą w Boga? Czy mamy stare przekazy liczące tysiące lat, z relacjami o ludziach i zwierzętach, którzy zostali stworzeni przez bogów? Nie tylko to. Setki starożytnych kultur, aż po czasy kolonialne, opisują to samo. Niezależnie od siebie. Wszystkie je odwiedzili bogowie. Wszystkie były przez nich nauczane i wszystkie mówią o sztucznych zapłodnieniach. Źródła tych stwierdzeń chciałbym przedstawić w następnym rozdziale. Część czwarta. Kto ma jeszcze odwagę? Nauka udowodniła, że każdy mit, każda legenda odzwierciedla rzeczywisty stan albo rzeczywiste wydarzenie. Ku naszemu najwyższemu zdziwieniu w mitach odnajdujemy, co prawda w zawoalowanej formie, ale jednoznaczne ślady wiedzy, której pierwotny człowiek nie mógł w ogóle posiadać. Cytat pochodzi z pracy etnologa Karla Kochlenberga, który już pięćdziesiąt lat temu prowadził badania porównawcze nad mitami i ze zdziwieniem stwierdził: Coś tu się nie zgadza. Dlaczego kultury epoki kamienia upanego, które żyły oddalone od siebie o tysiące kilometrów i nie miały ze sobą żadnego kontaktu, opowiadają podobne historie? Skąd brały się te ewidentnie wspólne elementy? Renomowany francuski filolog i historyk epoki starożytnej, profesor dr Pierre Grimal zdefiniował mity jako historię nieuporządkowaną chronologicznie. Trzon opowieści zawiera co prawda wiele zachowanych w pamięci wydarzeń, jednak często w niewłaściwym związku przyczynowym i do tego w błędnym okresie czasowym. Gdzieś tam na zewnątrz w niezdefiniowanej przestrzeni panował chaos. Świat jeszcze nie został stworzony. Od takiego właśnie wyobrażenia pradziejów rozpoczyna się wiele najstarszych przekazów. Nasi przodkowie nie potrafili sobie wyobrazić powstania wszechświata. Czy dziś wiemy więcej na ten temat? W tym chaosie ktoś stwarza porządek. Kto? Skąd pochodzi ten ktoś? W mitach utrwalonych przez greckiego poetę Homera z chaosu wyłania się Gaia, matka Ziemia, która wydaje na świat Uranosa gwiaździste niebo. Stary Testament uznaje za początek Tochuwa Bochu, czyli chaos. Wtedy na scenę wkracza Bóg i czyni porządek. Stwarza światło, wodę, ziemię, roślinność, zwierzęta morskie, ptaki, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta, księga rodzaju rozdział pierwszy, ustęp dwudziesty czwarty, a szóstego dnia, jako ukoronowanie dzieła stworzenia, człowieka. Skąd w ogóle pisarze sprzed tysięcy lat znali logiczną kolejność biologicznej ewolucji? Człowiek nie pojawił się tak po prostu jako gotowa istota. Przed nim musiały żyć zwierzęta lądowe, a przed nimi jeszcze inne zwierzęta morskie. To stało się możliwe dopiero wtedy, kiedy lądy oddzieliły się od mórz, a na niebie pojawiło się źródło energii, słońce. Kolejność się zgadza. W mitologii greckiej wszystko jest znacznie bardziej zagmatwane. Z gwiaździstego nieba, Uranosa, wyłonili się tytani i tytanidy, męskie i żeńskie olbrzymy o potwornej mocy, Okeanos, Koujous, Krios, Hyperion, Japet, Kronos, Teja, Rea, Temida, Nymasemi, Fojbę i Tetyda. Spłodzili oni dzieci, a one, kolejne dzieci. Tak powstali Helios, Bóg Słońca i Selini, bogini księżyca. Kronos wydał na świat Posejdona i Zeusa. Doszło do kłótni w kosmosie i na Ziemi. Zeus walczył ze straszliwym potworem tyfonem, smokiem, którego nazywano także parującym. Zeus załatwił bestie jednym piorunem. Czymże innym? Ten Zeus, którego odpowiednikiem w mitologii rzymskiej jest Jowisz inaczej, Jupiter, u Homera był ojcem wszystkich bogów i ludzi. Był bogiem ciskającym piorunami. Rozdawał władzę ziemskim królom. Zeus był także konstruktorem robota, olbrzyma o imieniu Talos. Olbrzym każdego dnia okrążał trzykrotnie wyspę Krete i zabijał każdego intruza. Zeus był także ojcem Apol, Lona, a ten z kolei jednym z nauczycieli młodej ludzkości. Ziemską siedzibą Apol, Lona były delfy, miejsce szkół, mądrości i wyroczni. Delfy leżały w centrum niezwykłej geometrycznej sieci linii wytyczonych już w czasach antycznych, stworzonej przez jakiś bogów. Oczywiście Apollo jeździł złotym rydwanem po nieboskłonie. W nim każdego roku odwiedzał krainę Hyperbore, leżącą za północnymi wiatrami, ale także płynął statkiem Argo z jego załogą, argonautami. Wszystko to tylko ludzka wyobraźnia? Parujące smoki? Bitwy w kosmosie. Latające pojazdy? Roboty? Innym synem Zeusa był Ares, w mitologii rzymskiej Mars. Wojownik, któremu wszędzie towarzyszyli Phobos i Deimos, Strach i Trwoga. Phobos i Deimos to dzisiaj nazwy poruszających się na nietypowych orbitach księżyców Marsa. To zdecydowanie najdziwniejsze księżyce naszego układu słonecznego. Okrążają one Marsa po niemal idealnie okrągłych orbitach nad jego równikiem. I to szybciej niż obracający się pod nimi Mars. Nasi astronomowie mówią, że oba ciała są odłamkami z kosmosu, które niegdyś zostały przechwycone przez Marsa. Ta teoria ma jednak kilka słabych punktów. Oba księżyce krążą bowiem w niemal tej samej płaszczyźnie nad równikiem Marsa. Jeden odłamek można jeszcze uznać za przypadek, ale dwa, w naszych czasach w kierunku księżyców Marsa wysłano wiele satelitów i udało im się wykonać naprawdę dobre zdjęcia. Widać na nich te odłamki usiane różnymi kraterami kolizyjnymi. Z odległości około 250 km sonda Mars Reconnaissance Orbiter sfotografowała także dziwny obiekt przypominający monolit, rzucający wyraźny prostokątny cień. Wypowiedział się na ten temat Bas Aldrin, drugi człowiek na księżycu Znajduje się tam monolit, bardzo dziwna struktura na tym małym, przypominającym kształtem ziemniak obiekcie, który co 7 godzin okrąża Marsa. Obok kraterów na fotografiach widać także równolegle przebiegające pasy na jego powierzchni. To z ich powodu podjęto próbę przelotów w bliskiej odległości nad Twobosem i Deimosem. Jednak żaden z ziemskich satelitów nie dotarł do celu. Nasze sondy oślepły, zanim udało im się przesłać na ziemię zdjęcia. Mamy zatem ziemniaki z kraterami, ale na temat samych obiektów wiemy równie niewiele co na temat ich dziwnych orbit. Jesienią 1972 roku Josi Szkłowski, znany radziecki astronom z Instytutu Badań Kosmicznych imienia Sternberga w Moskwie, powiedział mi: Przypuszczam, że oba księżyce Marsa są wewnątrz puste. Ich orbity nie są naturalne. Poza tym kra, krateri po uderzeniach stanowią dodatkową zagadkę. Wiadome jest, że okruchy z kosmosu regularnie uderzają w powierzchnię planet nie mających ochronnej warstwy powietrza, w której przynajmniej mniejsze obiekty spalają się. Ale dlaczego są kra, teri na maleńkich obiektach takich jak Phobos i Deimos? Żaden z nich nie ma przecież porównywalnie dużej siły przyciągania, co planety lub większe księżyce. Trudno pozbyć się wrażenia, że przez nasz układ słoneczny przeleciał kiedyś niewiarygodny huragan kamiennych odłamków. Skąd się wziął? Co było jego przyczyną? Wojna gwiazd, którą toczył Zeus i inni. I czy Ares, syn Zeusa, który stworzył księżyce Marsa, Fobosa i Deimosa, nie był bogiem wojny? Także Afrodyta, w mitologii rzymskiej Wenus, i Hermes, Merkury, byli dziećmi Zeusa. Ludzie snuli na ich temat fantastyczne historie, jednak źródło tych mitów pozostaje nieznane. Trzon greckiego słowa mythos znaczy coś tajemniczego. To, co Homer opowiadał o bogach, już za jego czasów było wynikiem bardzo długiego rozwoju. Co prawda bogowie byli istotami nadludzkimi, ale jednak podobnymi do ludzi. Zamieszkali w rodzaju nieziemskiego państwa. Nie żywili się ziemskim pokarmem, lecz ambrozją, niebiańską potrawą i pili nektar, niebiański płyn. Wyobrażamy sobie bogów jako wszechwiedzących i wszechmocnych, a oni czasem nawet nie wiedzą, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Również pod względem wyglądu są podobni do ludzi, tylko piękniejsi i o szlachetnych rysach. Ludziom ukazują się albo pod swoją prawdziwą postacią, albo przemieniają się w istoty ludzkie. Bogowie charakteryzują się zatem następującymi cechami: Pochodzą z kosmosu, są nadłudzcy, ale mają ludzką sylwetkę. Mają nad nami przewagę w zakresie techniki. Dysponują latającymi pojazdami, robotami, rażącą bronią, księżycami krążącymi wokół Marsa. Nie żywią się ziemskimi pokarmami. Są piękniejsi od ludzi i mogą się przeobrażać. A skąd pochodzi człowiek? W prawie wszystkich przekazach został stworzony przez niebiańskie istoty. Z greckiego mitu dowiadujemy się, że pewnego dnia Prometeusz, syn Tytana Japeta, stąpił z nieba na ziemię. Jego imię znaczy przewidujący. Prometeusz miał wiedzę bogów, wiedział także, jak można zesłać na ziemię niebiańskie nasienie. Na ziemi ulepił z gliny postać wzorowaną na sylwetkach bogów. Prometeusz zapożyczył od zwierząt dobre cechy i umieścił je w piersi człowieka. Zwierzęce cechy zostały przeniesione na człowieka. Czy nie przypomina to trochę pierwotnych wspomnień o sztucznej mutacji? Modyfikacji kolejności zasad w DNA? Według greckiej mitologii pierwsi ludzie nie rozumieli swojego otoczenia. Biegali wokół na oślepniczym lunatycy, nie znali ani sztuki, ani techniki. Wtedy Prometeusz zajął się swoimi stworzeniami. Nauczył je obserwować wschody i zachody gwiazd na niebie, nauczył je liczyć i pisać ale także budować statki, i nauczał też ludzi we wszystkich innych dziedzinach życia. Prometeusz przekazywał ludziom także wiedzę w zakresie astronomii, metalurgii i wszystkich innych nauk. To samo o tych niezrozumiałych czasach piszą inni, często nieznani autorzy. Dioides Sycylii, historyk z pierwszego wieku przed naszą erą, przez 30 lat podróżował po ówczesnym świecie i odwiedził wszystkie antyczne biblioteki. Jego dzieło, Biblioteka Historyczna, Obejmuje czterdzieści ksiąg. W księdze II pisał, że pierwsi ludzie dosłownie wszystkiego nauczyli się od bogów, w dziedzinie astronomii, metalurgii, budowy dróg albo domów, sztuki pisania, medycyny i innych. Musiało to wydarzyć się w bardzo dawnych czasach, gdyż byli to bogowie, którzy nauczyli ludzi, aby wzajemnie się nie zjadali. Kiedy nasi przodkowie byli jeszcze kanibalami? Prometeusz był także tym, który podarował ludziom ogień. Posłużył się do tego celu łodygą kopru olbrzymiego, którą zapalił od przejeżdżającego słonecznego rydwanu. Już wkrótce na ziemi rozgorzały pierwsze promienie. Bóg Zeus odebrał to jako zdradę. Nakazał przykuć Prometeusza do skały w górach Kaukas. W mitologii chrześcijańsko-żydowskiej to lucyfer rozpętał kłótnie w niebie, sprzeciwił się nakazowi Boga. Za to został wygnany i zaniósł na ziemię ogień. W łacinie luks znaczy światło, fero znaczy niosę. Czy to tylko głupie historyjki? Zwykłe mity? Renomowany filolog profesor dr A. Wolheim, który całe swoje życie poświęcił badaniom nad pradawnymi przekazami, 140 lat temu pisał, ten, kto dostrzega w mitach tylko absurdalne bajki i ładne alegorie, nie ma pojęcia o ich znaczeniu. Mit to coś zupełnie innego. To najbardziej wzniosły wyraz najbardziej wzniosłych prawd. I znacznie więcej, to także pierwotna historia ludzkości. Bardzo daleko od Grecji na południowym Pacyfiku leży Polinezja. Zajmuje 50 milionów kilometrów kwadratowych oceanii, od Hawajów na północy po Nową Zelandię na południowych zachodzie i wyspę Wielkanocną na południowym wschodzie. W tym wyspiarskim świecie istnieje mnóstwo prastarych przekazów, które, jak mogłoby być inaczej, w zasadzie przekazują tę samą treść, co mity w Grecji. Tak zwana pieśń o stworzeniu Maorysów w Nowej Zelandii wychwala Boga Stwórcę. Jo oddychał w przestrzeni nieskończoności. We wszechświecie panowała ciemność. Nie było blasku od dołu ani jasności, ani światła. Jak wszędzie jo zaczął tworzyć światło, wodę i lądy, potem zwierzęta i w końcu pierwszą parę ludzi. Byli oni odbiciem kosmologicznych prabogów. Stworzeni na ich podobieństwo. Ta sama historia znana jest pierwotnym mieszkańcom Wysp Markizów. Archipelag położony jest na południe od równika, 1600 km na północny wschód od Tajti. Pod względem politycznym Markizy należą do Polinezji Francuskiej. Na początku był kosmos w wysokim niebie. Ta żył w niebie. Nie było głosu, nie było muzyki. Nie poruszało się nic żywego. Nie było dnia, nie było nocy. Była tylko czarna, czarna ciemność. Na wyspie Samoa pierwotny Bóg, który oczywiście przybył z kosmosu, nosi imię Tagaloa. Jak wszędzie w Polinezji na początku opisywana jest pustka kosmosu. Istniał tylko chaos nie było światła, ziemi, lądu, morza nie było niczego, na czym cokolwiek mogłoby rosnąć. Z nieskończoności kosmosu przybył on, wielki tagaloa. Stworzył światło nad ziemią, światło dla dnia i światło dla nocy. Stworzył lądy i morza. Następnie zasiał rośliny, i stworzył ryby i zwierzęta na lądzie. Według przekazów rdzennych mieszkańców wyspy istnieje dziewięć różnych niebios i wszystkie są zamieszkane. Tagaloa wyznaczył dla każdego nieba władcę, ale także posłańców między niebami. Wtedy rzekł Tagaloa stwórca do Tagaloa, Ele, Fuli, przyjdź tutaj, wyznaczam cię na władcę nieba. A potem rzekł Tagaloa stwórca do Tagalos, Sawali, posłańca, przyjdź tutaj, będziesz posłańcem między niebami. Poczone w uszy od ósmego nieba aż po niebo pierwsze. Wszyscy mają się zebrać w dziewiątym niebie, gdzie panuje Tagaloa, L.E. Fuli. Dowiadujemy się, że zamieszkanych było wiele gwiazd. Jednak taka informacja znajduje się także w innych przekazach. Jeszcze o tym wspomnę. W mitach o stworzeniu pochodzących z Hawajów pojawia się trzech bogów stwórców Kein, Ku i Luno. Każdy miał inne cechy. Jednak wszyscy przybyli z kosmosu. I wędrujące gwiazdy, i gwiazdy niedostępne, i wędrujące gwiazdy Boga Kane, niezliczone są gwiazdy, wielkie gwiazdy, małe gwiazdy, czerwone gwiazdy Boga Kane. Och, nieskończony kosmos. Wielki księżyc Boga Kane, wielkie słońce Kane, obracające się, poruszające się w potężnym wszechświecie, i stworzyli człowieka według oblicza Kane. Żaden z mitów nie trafił do Polinezji za sprawą białych zdobywców. To niechrześcijańscy księża przekazali tę wiedzę rdzennym mieszkańcom. Wszystkie legendy istniały już wcześniej. Jezus i inne postaci wiary chrześcijańskiej nie pojawiają się w żadnym z polinezyjskich mitów o stworzeniu. Nie ma w nich także ani słowa o postaciach ze Starego Testamentu, takich jak Abraham lub Mojżesz. Stare historie przekazywane były od niepamiętnych czasów z pokolenia na pokolenie, zanim jeszcze doszło do kontaktu z białymi. I wszędzie opowiadania zaczynają się tą samą wizją nieskończonego kosmosu. Jakiś Bóg lub bogowie poruszali się w ciemności wszechświata. Nie było ani góry, ani dołu, ani światła, ani cienia. Bogowie spędzili w tej ciemności bardzo długi czas, zanim w końcu dotknęli światła słońca. Droga bogów na Ziemię opisana jest nieco dokładniej w przekazach z Kiribati. To nazwa archipelagu wysp rozciągających się na północ i na południe od Równika. Wyspy należą zarówno do Mikronezji, jak i Polinezji. Przed trzydziestoma pięcioma laty spędziłem kilka dni w zaskakująco dobrze wyposażonej bibliotece w Bajriki, wsi na głównej wyspie Kiribati. Tam studiowałem legendy. Na początku, dawno, dawno temu, istniał Bóg Naro, Stwórca. Nikt nie wie, skąd przybył, nikt nie wie, kim byli jego rodzice, bo Naro leciał sam, śpiąc, przez wszechświat. We śnie usłyszał, jak ktoś trzykrotnie zawołał jego imię, jednak ten, kto go wzywał, był nikim. Naro obudził się i rozejrzał dookoła. Nie było nic, prócz pustki, jednak, kiedy spojrzał w dół, dostrzegł duży obiekt. Była to tebomatemaki, co oznacza ziemię i niebo połączone w jedność. Ciekawość nakazała na rozlecieć w dół. Ostrożnie osiadł na tebomatemaki. Nie było tam żadnych żywych istot, żadnych ludzi. Był tylko on, Stwórca. Czterokrotnie okrążył odkryty przez siebie świat z północy na południe, ze wschodu na zachód, ale był sam. Wreszcie wykopał narodziurę w tebomatemaki, napełnił ją wodą i piaskiem, Zmieszał wszystko do postaci skały i nakazał jej, aby wydała na świat na Kikitea, naromędrca. Narostwórca panował nad Tebomatemaki, podczas gdy naromędzec był w ziemi. Potem naromędzec stworzył pierwsze obdarzone rozumem istoty. A po skończonej pracy rzeku narostwórca: Wystarczy. Zostało uczynione. Odchodzę, aby nigdy już nie powrócić. Od tamtej pory nikt nie wie, gdzie przebywa. Ze współczesnego punktu widzenia ten stary zbiór podań można dziś zinterpretować w sposób rozsądny. Pewnego razu ktoś samotnie i śpiąc przemierzał kosmos, aż obudził go głos kogoś, kto był nikim. Astronauta śpi głęboko. Komputer pokładowy wykrywa układ słoneczny z planetami. Komputer, czyli nikt, budzi astronautę. Pod sobą, czyli tam, gdzie działa przyciąganie ciała niebieskiego, dostrzega on wielki obiekt. Ziemię. W pełni przytomny pilot decyduje się na lądowanie na obcej planecie. Narowy prostował swoje członki, chciał się przekonać, cóż to był za obiekt, podleciał do niego i ostrożnie na nim osiadł. Następnie astronauta oblatuje całą planetę ze wschodu na zachód i z północy na południe. Nie znajduje żadnych śladów życia i postanawia pozostawić tu zarodki życia. Nie było wtedy jeszcze duchów ani ludzi, był tylko potężny Naro. Czterokrotnie okrążył świat i stwierdził, że nie było tam życia. Mit nie mówi, w jaki sposób Naro wyhodował życie. Być może procesy te były zbyt zagmatwane, ażeby je zrozumieć. Naro wykopał dziurę w ziemi, napełnił ją wodą i piaskiem, Zmieszał wszystko, aż nabrało postać skały i nakazał jej, aby rodziła. Tak powstał Naromędzec. Jego cecha, mądrość, mogłaby oznaczać ducha, duszę, życie. Tam, gdzie panowała pustka, teraz zaczyna kwitnąć życie. Od tej chwili na rozwój ziemi wpływ miały dwa elementy stworzenia: Narostwórca i Naromędzec. roztwórca panował nad Tebomatemaki, podczas gdy Naromędzec był w ziemi. Zauważyłem małą różnicę między głównym bogiem Kiribati a innymi superbogami. Naro odszedł, aby już nie wrócić. Inne niebiańskie istoty: Ozyrys, Egipt, Kwecalkoaty, Meksyk, Gesar, Tybet, Nommo, Mali, Afryka jednoznacznie obiecały, że powrócą. Nowe hebrydy to łańcuch wysp położonych na południowym Pacyfiku. Rdzenni mieszkańcy jednej z wysp o nazwie Malekula opowiadają, że dawno temu z nieba zstąpił barakulkul wraz ze swoimi pięcioma braćmi. Przybył w orzechu kokosa, który sam się otworzył. Odpowiada temu historia z wysp Fidzi. Tam mianowicie pierwsi ludzie wyszli ze ośniącego jaja, które wąż z chmury rzucił na ziemię. Przekazy mieszkańców Mikronezji mówią, że dawno temu ziemia i niebo były połączone ze sobą linami. Pewnego razu bracia Tawaki i Karihi chcieli dostać się do nieba. Dlatego wybrali się do miejsca, gdzie z nieba zwisały liny. Jednemu z braci udało się w ten sposób wejść w niebiańską przestrzeń. Z kolei jeden z hawajskich bogów, Lounou, opuścił ziemię statkiem przybyłym z chmur. Przyrzekł przy tym, że powróci w dalekiej przyszłości. Podobnie było w przypadku posłańców Punifanga i Tafalin z wyspy Samoa. Którzy w dymie potężnego ognia unieśli się ku górze. Nasuwa to skojarzenie z Bogiem kwecalkoatlem Kukulkanem, opierzonym wężem Ameryki Środkowej. Czy w cywilizacji Majów, Azteków albo jeszcze wcześniej Olmeków wszyscy znali opierzonego, skrzydlątego węża, który przybył z nieba i z którego wyszli pierwotni nauczyciele? Profesor dr Johannes Andersen, jeden z najlepszych znawców wszystkich mitów Polinezji, autor stronicowego dzieła na ten temat, stwierdza. Istnieją niezliczone kosmologiczne warianty na temat pochodzenia pierwotnych ludzi, wielokrotnie pojawiają się informacje o rozszerzaniu się wszechświata oraz o jego nieskończoności. Właściwie to nie dziwi, bo wyspy na południowym Pacyfiku są jedynie maleńkimi plamami na ogromnej przestrzeni oceanu. Rdzenni mieszkańcy co noc wpatrywali się w niebo, obserwowali ruch gwiazd i snuli swoje fantazje. Ale dlaczego wymyślili takie same albo przynajmniej podobne historie o powstaniu świata, jak ludzie w Egipcie, Sumerze, Ameryce, Australii czy Chinach? Psychologowie, tacy jak Cegie Jung, opracowali koncepcję kolektywnej świadomości pierwotnej. Nawet gdyby ta pierwotna świadomość istniała, to skąd bierze się jej początek? W końcu także ta praświadomość musiała powstać w jakimś umyśle. Z jakiej inspiracji, przez jakie wpływy, jakie doświadczenia? W moich wykładach i książkach zawsze powtarzam, że w pierwotnych wspomnieniach nie chodzi o wydarzenia naturalne. Dlaczego? Ludzie z epoki kamienia doświadczyli katastrof wszelkiego rodzaju, trzęsień ziemi, zaćmienia słońca, wybuchów wulkanów, uderzeń piorunów, potopów. W ten sposób powstały pierwsze religie naturalistyczne. Ale nie można ich porównywać z opowieściami o bogach, którzy przybyli z gwiazd, ponieważ oni dostarczyli ludziom informacji. Wpływali na nich jako nauczyciele. Udzielali ludziom instrukcji w wielu zakresach nauk przyrodniczych i techniki. Piszą o tym wszyscy antyczni historycy. Siły natury nie zabierają ludzi do nieba, do statku kosmicznego i nie pouczają ich. Synu człowieczy, wyjrzyj. Czy widzisz to małe światło tam na zewnątrz? Wy ludzie mówicie na to księżyc. Księżyc nie świeci własnym światłem. Odbija jedynie światło pochodzące od Słońca. Następnie człowiek poznaje fazy księżyca, ale także drogę gwiazd i ziemi wokół Słońca. Włącznie z godzinami przestępnymi. Można o tym przeczytać w biblijnej księdze Henocha, rozdział 72 i 75. I to w epoce kamienia, bo Henoch był siódmym patriarchą przed Potopem. Nie pomoże nam tu żadna naturalistyczna religia, żaden piorun, oberwanie chmury ani trzęsienie ziemi. Ludziom przekazane zostały naukowe, przyrodnicze fakty. Często ludy przekazywały te same mity w różnych wersjach, co nie powinno dziwić. Ustne przekazy znano przed wynalezieniem pisma. Historie przekazywano w formie nieskończenie długich sztafet, od plemienia do plemienia, z generacji na generację, aż w końcu możliwe było ich uwiecznienie na piśmie. Ich zasadnicze przesłanie pozostało jednak niezmienione. Jedna z legend samoańskich opowiada o Bogu Tagaloa. Bóg Tagaloa żył we wszechświecie. Z niego wszystko powstało. Był on sam, nie istniało niebo ani lądy, nie istniała woda ani skały, ani morza, ani ziemia. Jego pierwotne imię to Tagaloa, Fatuputupu, nu u, co oznaczy przyczyna rozprzestrzeniania się. Jak wszędzie pierwotny Bóg stwarza we właściwej kolejności słońce, potem lądy, wodę, roślinność, ryby, zwierzęta lądowe i jako zwieńczenie dzieła stworzenia człowieka. Zostało to przedstawione w następujący sposób. Wtedy przemówił Tagaloa do skały, i wyszedł z niej Lua o chłopiec. Wtedy przemówił Tagaloa jeszcze raz, i wystąpiła z niej Lua, waj dziewczynka. Tagaloa połączył ich ze sobą, wtedy Tagaloa stworzył duszę, serce, wolę i myśli. Wtedy rzekł Tagaloa: Niech dusza, serce, odczuwanie, wola i myśli połączą się w człowieku. I zjednoczyły się, a człowiek stał się inteligentny. W tworzeniu człowieka bogowie zawsze meczali swoje palce. Natomiast, o ile mi wiadomo, Żaden z mitów o stworzeniu nie mówi o powstaniu człowieka z małpy albo że jakieś niebiańskie istoty uformowały człowieka z szympansa. Tak, o łączeniu się bogów z ludźmi często jest mowa, natomiast nigdy człowiek nie był łączony z małpą. Mieszkańcy Polinezji umieszczali często bohaterów w swoich prastarych opowieści w określonych punktach geograficznych. Na przykład stara świątynia ste Mahara na wyspie Rajwawe, Polinezja francuska, uznawana jest dziś jeszcze za miejsce, w którym Bóg Małuj wylądował, przybywając z kosmosu. To samo twierdzą pierwotni mieszkańcy Ationa, jednej z wysp archipelagu Markizów. Niewielka góra Kei ani czczona jest jako sanktuarium, mimo że nie stoi tam żadna budowla. Pierwotnie góra nosiła nazwę Mouna, Tuatini, Etua, czyli góra, na której wylądowali bogowie. I oczywiście, jak mogłoby być inaczej? Także wyspiarze na południowym Pacyfiku stworzyli świątynię na cześć swych niebiańskich mistrzów. Te prostokątne budowle nazywane są Marae, i można je spotkać na wielu polinezyjskich wyspach. Marae to Arai na Tahiti, to prawdziwa dziewięciopoziomowa piramida, natomiast świątynia z Rajateja, Polinezja francuska, to utworzony z monolitów prostokąt. Także na małej wyspie Bora Bora której obwód liczy zaledwie 14 kilometrów, znajdują się liczne, choć małe marae. Nigdzie nie znalazłem wyciosanych w kamieniu rzeźb, żadnych przedstawień bogów, jak na przykład na piramidach Majów w Meksyku. Są to zwyczajne proste tarasy lub platformy jako wspomnienie i miejsce oczekiwania na bogów. Reinhard Habek Gruntowny i uczciwy badacz i autor wielu książek na temat pozaziemskich istot, w artykule dla magazynu Ancient Skies zwrócił uwagę na stajnie Boga. Chodzi tu o okrągły drewniany dom, wzniesiony przez plemię Dinka w górnym Sudanie. Mimo znacznej średnicy wynoszącej 12 metrów, owalna budowla pozostała wewnątrz pusta. Służyła ona jako sanktuarium ku czci Boga o imieniu Majual, który miał z tego miejsca odlecieć do nieba. Wiele ludów czci swoich bogów w miejscach, które później nabrały rangi sanktuarium. Odnosi się to do większości gigantycznych świątyń z czasów antycznych. Powstawały wszędzie tam, gdzie bezpośrednio przebywali bogowie. Najstarsze miasto Majów, Tikal, leży w dzisiejszej Gwatemali. Jednak założone zostało tylko dlatego, że niegdyś w to miejsce zstąpił władca niebiańskiej rodziny. Tak zapisane zostało na małej płycie Majów. Tak zwanej płycie z Lejdy, znajdującej się dziś w Muzeum Holenderskiego miasta Lejdy. Jeszcze inne takie mistyczne miejsce leży 20 kilometrów na wschód od Eufratu, na południe od Bagdadu w Iraku, i niegdyś nosiło nazwę Uruk, po hebrajsku Erech, po grecku Orchoi, w języku łacińskim, Orchoe, dziś Warka. Uruk istniało już w IV wieku przed naszą erą i jest miejscem odkrycia najstarszych artefaktów piśmiennictwa, w tym sumeryjskiego tekstu Bilgamesz i Akka, nie mylić z Gilgameszem. Tekst sporządzony pismem klinowym opowiada o budowie świątyni wzniesionej ku czci Ana, który zstąpił z nieba. Budowla powstała tam, gdzie chmura rozszerza się na ziemi, gdzie odbywa się startowanie z ziemi, gdzie chwała Boga An wystartowała z ziemi. Epos został przetłumaczony na język niemiecki przez doktora Hermanna Burgarda. Uruk było pierwotnie siedzibą Boga Enlila i niebiańskiej bogini Ineini. Utrzymywali oni więzy między niebem a ziemią. Pod względem geograficznym, miejsce, gdzie wydarzyły się niezrozumiałe fenomeny, to maleńki punkt na globusie. Kraina dwóch rzek, Eufratu i Tygrysu. Rodzinne ziemie Haldejczyków, Sumerów i Babilończyków oddalona jest od Egiptu o zaledwie godzinę lotu, dlatego chciałbym wtrącić tu krótkie nawiązanie do mojej wcześniejszej książki Zmierzch bogów. W tekstach z piramid z UNES, pochodzących z epoki trzeciej dynastii, badacz wciąż natrafia na zwroty, tak zwane Aterensys, w których faraon dosłownie lata w niebiańskiej barce. Ustawiono dla mnie schody do nieba i wstąpiłem ku górze na dymie wielkiego naczynia. Ulatuję wysoko niczym ptak i lekko jak chrząszcz na pustym tronie Twojej barki, ochre. I mogę siedzieć na Twoim miejscu i toczę się z łoskotem po niebie, ochre. Mogę unieść się z ziemi w Twojej barce. Pomogłeś każdemu Bogu, który posiada własną barkę, aby odszukali się na gwiaździstym niebie. Drzwi na firmamencie zostały dla mnie otwarte, metalowe drzwi stoją dla mnie otworem. Istnieje wiele takich zwrotów. Jednak nasz skołowany duch czasu uczynił z tego iluzoryczne interpretacje. Miałyby to być tylko wyobrażenia kapłanów o podróży faraona po śmierci. To nic innego jak niezrozumiana przez naukę Brednia. Nasi egiptolodzy nie znają powiązań z tekstami pochodzącymi ze starożytnych Indii. Tam także przywódcy ludzi przewożeni byli w latających pojazdach o nazwie Wimana. Przykłady? Szybciej, Matali. Rzekł Indra. Spiesz się z moim niebiańskim wozem. Matali skierował wóz, który lśnił niczym promienie słońca, ku miejscu, gdzie Rama miał spotkać swoich wrogów. Weź ten niebiański wóz! zawołał Matali do ramy, ubrany w niebiańskie szaty. Rama wszedł do pojazdu i rzucił się w wir bitwy, jakiej ludzkie oczy jeszcze nigdy nie widziały. Podczas gdy kalki wciąż przemawia. Z nieba przybywają dwa jaśniejące niczym słońce, stworzone z najszłachetniejszych kamieni, samoistnie się poruszające pojazdy, osłonione promieniejącą bronią. Zatem wsiadł król do niebiańskiego wozu. Znaleźli się na odległym firmamencie. Niebiański pojazd obleciał ziemię nad oceanami w kierunku miasta Evantis, gdzie właśnie świętowano. Po krótkim postoju król znów wystartował przed oczami niezliczonych gapiów, którzy podziwiali niebiański rydwan. Bogowie nigdy nie byli przesadnie wrażliwi. Ziemscy władcy obdarowywali niebiańskie istoty złotem i diamentami. W zamian otrzymywali ochronę, potem chor, kut wzleciał, przybierając postać wielkiej słonecznej płyty ze skrzydłami, kiedy z wysokości ujrzał wrogów, natarł na nich tak gwałtownie, że nie mogli go zobaczyć ani usłyszeć. Po krótkim czasie nikt nie pozostał przy życiu. Chor Hut, jaśniejąc kolorami, powrócił pod postacią wielkiej słonecznej płyty do statku Racharmachisa. W starożytności liczne są opowieści o latających pojazdach. Zawzięci krytycy nie mają o tym pojęcia. Król Salomon podarował swojej ukochanej, królowej Sejbi latający pojazd, dał jej wszelkie pożądane cudowności, i pojazdy, które jeździły po lądach, i wóz, który latał w powietrzu, a który zbudował dzięki wiedzy nadanej mu przez Boga. Wiemy nawet, z jaką prędkością latał pojazd Salomona, król oraz wszyscy, którzy wypełniali jego przykazania, lecieli w pojeździe bez chorób i cierpienia, bez głodu i pragnienia, bez potu i zmęczenia, przemierzając w ciągu jednego dnia odcinek trzech miesięcy. To były fakty. Przekazane tysiące lat temu. Zrozumiałe, że nasi pracowici egiptolodzy i sumerolodzy zrobili z tego legendy. Duch czasu nie dojrzał jeszcze do logicznych konsekwencji. Jednak w tej chwili można już wskazywać powiązania. Egzegeza, interpretacja, nie jest już wyizolowana w określonej przestrzeni geograficznej. Mity to najbardziej wzniosły wyraz najbardziej wzniosłych prawd. I znacznie więcej, to także pierwotna historia ludzkości. Tak pisał 140 lat temu A. Wolheim. Wystarczy zaakceptować jeden jedyny przykład zrównania bogów z istotami pozaziemskimi, a mity o stworzeniu natychmiast staną się zrozumiałe. Od bogów Grecji przez bogów Polinezji aż po zazdrosnego Boga Starego Testamentu. I zrozumienie tego rzuca także światło na pewne prehistoryczne technologie budowlane. Wystarczy zaakceptować ten fakt, a oświecenie obejmie cały świat. Także na terenie Kijowa, stolicy Ukrainy, tysiące lat temu wylądował Bóg. Peren. W centrum Kijowa znajduje się wzgórze, zamkowa góra. Do IX wieku stała na niej świątynia poświęcona kultowi Peruna, który niegdyś dokładnie w tym miejscu zstąpił z nieba w kolumnie ognia. Jak Zeus w Grecji albo Odyn w Germanii, Peren był bogiem piorunów, który okrążał ziemię w swoim niebiańskim pojeździe. Początkowo sanktuarium poświęcone temu latającemu bogu miało powierzchnię wynoszącą 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wykazały to badania archeologiczne przeprowadzone w Kijowie. Wraz z postępem chrystianizacji większość antycznych świątyń została zniszczona. I to niemal na całym świecie. Mamy całkiem sporo informacji na temat niebiańskich istot, które w epoce przed cywilizacją Inków przybywały w srebrnych lub złotych jajach z kosmosu. Zarówno w Ameryce Południowej, jak i w Ameryce Środkowej krótko po przybyciu białych najeźdźców na nowo odkryte lądy dotarli tam także księża. Ich zadaniem była chrystianizacja rdzennych mieszkańców. Ale brodaci i niezbyt przyjemnie pachnący duchowni notowali także, co tubylcy opowiadali im o swoich bogach. Zapisy pochodzą sprzed 400 lat, kiedy, jak się powszechnie uważa, nie istniały jeszcze maszyny latające. Relacje mówią o złotych i srebrnych jajach, z których wyszli mistrzowie, szlachetne postacie. Hiszpański kronikarz Pedro Simon pisze, że kapłan plemienia Cipcza opowiedział mu następującą historię o początku wszelkiej rzeczy. Była noc. Coś jeszcze istniało ze świata. Światło było zamknięte w wielkiej chacie czegoś i wydobyło się z niej. Ta chata czegoś toczy mini skrywająca w sobie światło, aby mogło się z niej wydobyć. Wtedy zaczęły stawać się rzeczy. Cipcza to plemię Indian żyjące na terenach wyżynnych i w dolinach wschodnich łańcuchów górskich Kolumbii. Oczywiście rdzenni mieszkańcy nie mieli pojęcia o pozaziemskiej technologii. Zatem statek kosmiczny nazwali chatą czegoś. Podobnie było na odległej wyspie Wielkanocnej gdzie pierwotnych bogów czczono jako panów wszechświata. Jednym z nich był Makemake, mieszkaniec powietrza. Jego symbolem jest jajo. Również na oddalonych o tysiące kilometrów wyżynach tybetańskich w zbiorach legend zwanych Kandziur i Tędziur pojawia się informacja o perłach na niebie, ale także o szkliście lśniących kulach, z których wyszli bogowie. Kandziur i Tędziur nie są właściwymi księgami, lecz spisanymi świętymi tekstami lamaizmu. Ten dziur znaczy przetłumaczona nauka i jest komentarzem do kandziura. Nikt nie zna wieku ich powstania. Wciąż zaskakuje podobieństwo treści świętych ksiąg, zwłaszcza wtedy, gdy ich autorzy nie mogli o sobie wiedzieć. I tak na przykład Eskimosi wiedzą, że ich praojcowie przybyli na dzisiejszą alaskę w latających domach. Tunguzi, lud zamieszkujący Syberię, twierdzą, że ich pierwotna para bogów wstąpiła z nieba w złotej gondoli. Dokładnie tak przekazał to słynny polarnik Nansen w swojej książce wydanej w 1891 roku, kiedy samoloty wciąż były nieznane. Tak było na całym świecie. W starożytnym Egipcie Nan był nieskończonym morzem gwiazd, z którego niegdyś w złotym statku przybył pierwotny bóg Ozyrys. Jak na bogów przystało, jego małżonka Izyda wstąpiła do ludzi z gwiazdy Syriusz w Srebrnej Barce. Ozyrys i Izyda, niebiańska para z Oriona i Syriusza. Nie inaczej bogowie pojawili się w Nippurze, starym sumeryjskim mieście. Miejscowość nosi dziś nazwę Nufar i leży dokładnie 180 km na południowy wschód od Bagdadu. Znajdowały się tam niegdyś piramidy schodkowe ku czci bogów Enlila i Nimlila. Podobnie jak w Uruk, także w Nippurze znaleziono płytki z minerału o nazwie lazuryt w kolorze lśniącego błękitu, na których wychwalani byli obaj bogowie, ponieważ utrzymują więzy łączące niebo i ziemię. Dlaczego podobna historia zawarta jest w fińskim eposie narodowym Kalevala? Dalekiej północy nic przecież nie łączy z leżącym na południu Bagdadem. Finowie opowiadają o ognistym ptaku, który przyniósł z nieba wiedzę, ale i był uwikłany w bitwy na firmamencie. Przeskoki po całej kuli ziemskiej. Kultury, które nigdy nie miały ze sobą żadnego kontaktu, które nigdy o sobie nie słyszały, opowiadają o podobnych wydarzeniach, które bez wyjątku rozegrały się w dawnych, ciemnych czasach, kiedy jeszcze nie istniało pismo. Okazanie zwykłego zdziwienia to trochę za mało. Trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje. Ludzie doświadczyli przybycia swoich bogów z kosmosu. Kiedy wreszcie pojawiło się pismo, ich wspomnienia uwieczniono na glinianych tablicach, liściach palmowych i drewnianych listewkach, a potem wspomnienia formowano w postaci kamiennych rzeźb. Doświadczenia czcigodnych przodków mają pozostać na zawsze w pamięci. Stały się zatem częścią dziedzictwa kulturowego, kultów religijnych i były celebrowane w formie ludowych tańców lub pieśni kapłańskich. Niezwykłe wydarzenia z dawnych czasów, tajemnice niebiańskich mistrzów nigdy nie powinny zniknąć z pamięci. W końcu ci bogowie obiecali, że pewnego dnia powrócą. Mnie już nic nie dziwi. Bogowie odwiedzali obce układy słoneczne. Cóż dziwnego? W Biblii stąpienie Boga opisane jest następującymi słowami, góra zaś synaj była cała spowita dymem, gdyż pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Księga Wyjścia, rozdział dziewiętnasty, ustęp osiemnasty. Co z tego zrobiliśmy? Religie. Nieświadomi podpowiadają, że był to cyklon tropikalny lub wybuch wulkanu, i pomijają fakt, że ten fenomenalny cyklon albo wybuch wulkanu dostarczył precyzyjnych wskazówek. Nastąpił przepływ informacji. Bóg przemówił. Wierni natomiast widzą w tym prawdziwego, jedynego Boga. Jak gdyby Bóg Potężny duch stworzenia, spośród tryliardów planet miał się interesować jakąś śmieszną planetą o nazwie Ziemia i poświęcać uwagę jakiejś grupce ludzi. A nawet lepiej, miałby się zjawić na tej nieznaczącej planecie w wehikule, który w oparach dymu i ogniu osiada na górze. Przy czym ten sam Bóg jeszcze przed wylądowaniem udziela wskazówki, żeby dla bezpieczeństwa ludu otoczyć górę płotem. Wszystkie dotychczasowe próby wyjaśnienia... Nieważne, jak mądre i głębokie miałoby być ich znaczenie, trafiają w próżnię. Prawda określana jest przez fakty, a nie przez życzeniowe myślenie pod religijno-psychologicznym płaszczykiem. Jakie fakty? Choćby w postaci istniejących na całym świecie świątyń ku czci bogów. Teotihuacan w Meksyku, miejsce, w którym bogowie się naradzali, także miejsce, w którym bogowie są pochowani. W porze nocnej, kiedy słońce jeszcze nie świeciło. Kiedy nie było jeszcze dnia, zebrali się bogowie w miejscu o nazwie Teotihuacan. A Teotihuacan to nie jakaś zapadła dziura, w której stoi kilka małych świątyń. Wszystkie budowle przy głównej ulicy Avenida de los Muertes tworzą model naszego układu słonecznego. Włącznie z Uranem, Neptunem, Plutonem, o których prehistoryczni planiści nie mogli nic wiedzieć, chyba że od bogów, ich mistrzów i nauczycieli. Uruk, jedno z pięciu miast mezopotamii założonych przez bogów, było rekonstrukcją niebiańskiego miasta na innej gwieździe. W Chinach Hangzhou, Lingan lub Kingse nazywane było niebiańskim miastem. Mieszkańcy wierzyli, że ich miasto jest odbiciem boskich miast w niebie, pisze etnolog Karl F. Koulenberg. A w Pekinie, w centrum stolicy Cesarstwa Chińskiego, znajduje się pałac niebiańskich cesarzy. Tak bez powodu? Aby ateistyczne Chiny mogły pamiętać o niebiańskim cesarzu? Jak odległe od rzeczywistości muszą być teologia i religioznawstwo porównawcze, skoro nie są w stanie powiązać ze sobą faktów takich jak stare teksty, mity, rzeźby, kulty i niebiańskie miasta. Powiązać tego w całość, która stanowi kompletne i sensowne wyjaśnienie. Rzym, święte miasto. Dlaczego leży tam, gdzie leży? Niegdyś Bóg, wojny Mars, zapłodnił królewską córkę. Urodziła ona bliźnięta, Romulusa i Remusa. Dzieci włożono do wiklinowego kosza i wrzucono do rzeki Tyber, przypomnijmy sobie Mojżesza w koszyku złyka na Nilu. Niemowlęta wykarmiła wilczyca. Kilka dekad później, kiedy Romulus już od dawna zasiadał na tronie, Bóg Jowisz uprowadził go do nieba. Od teraz jego boskie imię brzmiało Kwiryn, zaś miejsce niezrozumiałych wydarzeń nazwano Rzym. Najwyższy Bóg ludów germańskich to Odyn, czyli Woutan, rozwścieczony. Jego rodzice Bos i Bestla pochodzili oczywiście z nieba. Siedzibą Odyna była kraina bogów Asgard, i znał on zarówno świat bogów, jak i świat ludzi. Jego koń bitewny miał osiem nóg i był najszybszym środkiem przemieszczania się na firmamencie. Na ramionach Odyna siedziały święte kruki Hugin i Munin, które unosząc się na skrzydłach, widziały wszystko, co działo się na ziemi. Czyż niepodobnie było w Egipcie? Sokołowi Horusowi, synowi Ozyrysa i Izydy, nie umknęło nic na ziemi. Oko Horusa wciąż było na straży. Thor, czyli Daner, grzmiący, był synem Odyna i, jak to często bywało, istotą o mieszanym pochodzeniu, rodem z nieba i ziemi. Matką Thorę była ziemska kobieta Jord. Thor posługiwał się gigantycznym młotem, przywieszonym na magicznym pasie. Jednym z wielu wrogów, których zgładził Thor, był budowniczy Trym. Dlaczego Thor zabił Tryma? Ponieważ ten miał za zadanie wzniesienie Zamku Bogów, Asgard, ale coś nie poszło zgodnie z planem. Ostatecznie wielu potomków bogów wylądowało w Walhalli. A ta z kolei nie stoi w przypadkowym miejscu na ziemi. Wystarczy wziąć do ręki mapę Niemiec i połączyć linią dzisiejsze miasta Aquisgran, Frankfurt, Wurzburg, Norymbergę i Donaustauf. Wszystkie te miejsca znano w epoce kamienia i wszystkie można połączyć ze sobą linią prostą. Kończy się ona po dokładnie 300 kilometrach na wzgórzu za Donaustauf. Tam właśnie stoi świątynia Walhalla. Dziś do imponującej sali z kolumnami turyści mogą dojechać samochodem. Budowle na cześć wielkich niemieckich postaci wzniesiono co prawda na polecenie króla Bawarii Ludwika I. Jednak według legendy w tej okolicy znajdowała się pierwotna Walhalla, świątynia umarłych boga Odyna. Mity łączą wspólnoty, kultury i narody. Według legend wschodnioafrykańskich Masajów, których spotkać można głównie na południu Kenii, żył kiedyś na ziemi młody mężczyzna imieniem Kintu. Zakochał się on w córce niebiańskiej istoty, która odwiedziła Ziemię. Jej ojciec pozwolił Kintu na pewien czas przybyć do nieba, aby pobierać nauki. Kiedy para zakochanych trwała przy sobie także w niebie, ojciec wysłał oboje z powrotem na Ziemię z nakazem, aby nauczali ludzi we wszystkich dziedzinach. Podobnie opowiada mit ludu Bantu w dzisiejszej Afryce Południowej. Tam na Ziemię zstąpił niebiański Bóg Enze, który zamierzał zbadać planetę. Tutaj zakochał się w pięknej ludzkiej kobiecie imieniem Emboja. Para wydała na świat syna i nadała mu imię Bingo. To złączenie się istoty boskiej z ziemską zezłościło Najwyższego Boga, i za karę para nie mogła powrócić do nieba. Na ziemi zajęła się natomiast nauczaniem ludzi we wszystkich dziedzinach, a my teraz wiemy, skąd wzięło się popularne określenie Bingo. Bingo. Plemiona Shilluk w południowym Sudanie podają, że pierwszy człowiek, Oumare, pierwotnie przybył z nieba. Wówczas ludzie żyli jeszcze jak dzicy i wzajemnie się zabijali. Jednak Oumare wyplenił z nich zwierzęce przyzwyczajenia i nauczył ich wszystkiego, co musieli wiedzieć. Oumare założył też pierwsze królestwo na ziemi. Za każdym razem opowieści przekazują to samo, pierwotni mistrzowie przybyli z gwiazd. Plemie Nube zamieszkuje głównie środkowy Sudan i stanowi tam największą niearabską grupę, ponad milionową. Jej członkowie mówią w różnych językach. Wspólny jest dla nich mit o stworzeniu, według którego Bóg nieba Nube polecił swojemu boskiemu posłańcowi, aby zaniósł ludziom zboże. W tym celu miał on dostarczyć nasiona zboża z nieba na ziemię, opuszczając się na długiej bambusowej tyczce. Kiedy tylko ziarna zostały dostarczone na ziemię, Boski posłaniec miał zagrać na bębnie. Według innej wersji nasiona dostarczono na długiej linii z konopi. Kiedy tylko Bóg nieba usłyszał dźwięk bębna, miał wciągnąć bambusową tyczkę z powrotem do nieba, aby ludzie nie zdołali się po niej tam wspiąć. Jednak boski posłaniec nie potrafił przezwyciężyć ciekawości i otworzył wór ze zbożem, zanim ten dotarł do Ziemi. W tym momencie wypadło z niego kilka ziaren i to dokładnie na bęben. Bóg nieba usłyszał lekkie bębnienie i uznał, że posłaniec dotarł do Ziemi. Wciągnął więc szybko bambusową tyczkę z powrotem do nieba. Posłaniec spadł na Ziemię razem z workiem pełnym nasion, który pękł na skutek uderzenia o Ziemię. Pokazał więc posłaniec ludziom ziarno i nauczył ich wysiewu zboża i uprawy pól. W tym miejscu pojawia się pytanie o pochodzenie określonych środków żywności. Zarówno w Ameryce Środkowej, jak i południowej plemiona Indian uważały, że kukurydza została sprowadzona na ziemię przez bogów. I to w czterech kolorach: żółtym, białym, czerwonym i czarnym. Podobnie banany. Także ryż miał być darem z nieba, jak mówi znakomity znawca plemion indiańskich Armen Rishi. Na temat plemienia dogonów zamieszkującego Republikę Mali w Środkowej Afryce szczegółowo pisałem w mojej ostatniej książce. Ich niebiański mistrz miał na imię Naumou i przybył z gwiazdy Syriusz. Naumou poinformował członków plemienia także o istnieniu gwiazdy Syriusz. Wyjaśnił im, że Syriusz to podwójna gwiazda, dziś Syriusz A plus B, oraz że w systemie znajdują się także inne ciała niebieskie, których nasi astronomowie jeszcze nie znają. Południowoamerykańskie ludy, w tym plemiona Inków i Warao, Podają nawet, że pierwotnie ludzie także mieszkali w niebie i tylko od czasu do czasu schodzili na ziemię, aby polować na zwierzęta. Dopiero później postanowili osiedlić się tu na stałe. Ale sporadycznie wciąż odwiedzani byli przez niebiańskich przodków i przyjmowali od nich nauki. Takie są także relacje Indian Kogi w Kolumbii, żyją oni w górach od strony Karaibów. Ich pierwotni niebiańscy mistrzowie stworzyli pierwszych ludzi, Nauczali ich we wszystkich dziedzinach i odwiedzają ich do dziś. Byli to ci sami nauczyciele, którzy tysiące lat temu ostrzegali ich przed celowo spowodowaną powodzią i nakazywali im budowę statków. A kapłani, starsi bracia, wszyscy stąpili z nieba. To zadziwiające dla takiego nonkonformisty jak ja, bo przekazy kultur, leżących po drugiej stronie kuli ziemskiej niż Kolumbia, mówiły to samo. Sumeryjska lista królów Wb 444 Dziś, znajdująca się w Muzeum Brytyjskim w Londynie, podaje, kiedy powódź ustąpiła, królestwo ponownie zstąpiło z nieba. To samo mówi epos o Gilgameszu, który swoje źródło także ma w kulturze sumeryjskiej. Po powodzi bogowie zstąpili z nieba. Kto właściwie ma jeszcze odwagę ignorować te nagromadzone na całym świecie relacje? W jakim wieku żyjemy? W XVII wieku, czy w wieku globalnej komunikacji? Indianie tuż z północno-zachodniego wybrzeża Kalifornii nie tylko opowiadają o istocie zwanej Thunderbird, grzmiący ptak, która zstąpiła z nieba i nauczała ich przodków, ale nawet dzisiaj przedstawiają tego ptaka na swoich totemach. Chołupi w Arizonie, to dla moich wiernych czytelników stara informacja, wiedzą oczywiście o niebiańskich nauczycielach i ci nauczyciele są czczeni w postaci lalek. Pierwszym światem była Tokpela, nieskończony wszechświat. Jednak całkiem na początku, tak mówi nasza starszyzna, istniał tylko stwórca tajowa. Wokół niego był nieskończony kosmos. Nie było ani początku, ani końca, ani czasu, ani kształtu. Tylko niezmierzona pustka. Tak brzmi przekaz w zbiorze mitów plemienia Indian, żyjącego dziś w Arizonie, w USA. Biały niedźwiedź, najstarszy z plemienia Hołpi, opowiedział konstruktorowi nasa, Josefowi Blumlichowi, co wydarzyło się na początku, to jest historia moich przodków, którzy przybyli do tej części świata. Kontynent, na którym mój lud zamieszkał przez długi czas, zatonął w morzu i ludzie musieli go opuścić. W pierwszym świecie bóstwo tajowa stworzyło człowieka. Obdarzyło go rozumem i podarowało wiedzę oraz wszystkie rzeczy, których potrzebował do życia. Bóstwo nałożyło na niego także prawa i obowiązki, które ma wypełniać w tym wszechświecie. Oczywiście, przekazy plemienia Kayapo, zamieszkującego tereny nad górną Amazonką, oddalone o 8 tysięcy kilometrów od plemienia Hołupi, zawierają takie same treści. Indianie celebrują swoich bogów w swoich tańcach do dziś. Nie są to zatem jakieś tam historyjki. Lecz namacalne dowody, totemy, lalki kaczyne, tańce kajapo, stępujący z nieba na całym świecie, bogowie w kamieniu, święte miejsca, w których niegdyś pojawiali się bogowie i tak dalej. Wszystko to nazywamy materiałem poglądowym. Bingo! Co natomiast robimy? Wciąż żyjemy w kleistym bagnie psychologii religijnej, która na wszystkie pytania od razu znajduje odpowiedź. I żadna odpowiedź nie jest poprawna. Dwa lata temu miałem okazję wygłosić wykład na szwajcarskiej uczelni. Wydział religioznawstwa porównawczego. Zupełnie typowy wykład w zupełnie normalnej sali wykładowej z 30-typowymi studentami. Referat dotyczył latających pojazdów zwanych wimanami, opisanych w staroindyjskich tekstach. Zaraz po moim wykładzie kierownik fakultetu, profesor dr XY wyjaśnił swoim studentom, jak powinno się rozumieć te teksty. Kiedy dzisiaj jakiś chłopak pędzi w swoim kabriolecie z otwartym dachem, jego włosy falują na wietrze. Ma wtedy wrażenie, jakby leciał. Nie inaczej było przed tysiącami lat. Wtedy synowie zamożnych władców powozili bogato zdobionymi, często nawet perłami, zaprzęgniętymi w cztery konie pojazdami. Ich długie włosy trzepotały na wietrze. Zdawało im się, że lecą. A mnie się wydawało, że śnie. W staroindyjskich tekstach wyraźnie rozróżniane są powozy na kołach, które toczą się po ziemi, oraz takie, które tych kół nie mają, które latały nad ziemią i wokół ziemi, a nawet do księżyca. Jednak na teologicznych fakultetach, nawet jeśli są to nauki porównawcze, czas zatrzymał się w średniowieczu. Nie naucza się niczego nowego. To samo odnosi się do najświętszej księgi chrześcijaństwa, Biblii. Teolodzy z uporem głoszą, że Biblia zawiera słowo Boga. Słynny jezuita, profesor teologii Karl Ranner, nauczyciel Rzeszy Księży, zapewnia, że Stary Testament pochodzi od Boga, który ostatecznie objawił się w Jezusie Chrystusie. Stary i Nowy Testament miałyby więc mieć tego samego autora. Stary Testament jest tekstem, mającym na celu ostateczne zbawienie. Profesor teologii Jacques Gilliert naucza, że opowiadania zawarte w Biblii to bez wyjątku relacje z wykonania Słowa Bożego. Ten schemat jest uniwersalny. Aha! W rzeczywistości jednak i każdy współczesny teolog powinien o tym wiedzieć: Stary Testament jest dziełem pełnym sprzeczności. Napisanym przez wielu autorów w różnych epokach. Przy czym dołączano do niego także teksty z obcych źródeł. Na przykład, Historię o Potopie, która pochodzi ze znacznie starszych sumeryjskich pism, Albo wzruszającą opowieść o malutkim Mojżeszu, który został włożony do kosza i wrzucony do Nilu. Podobne jest podanie o babilońskim władcy Sargonie I, żyjącym tysiąc lat przed Mojżeszem. W Starym Testamencie czczony jest pseudobóg, który zstąpił do ludzi w ogniu, dymie, gromach i tepe. W Księdze Ezechiela nawet dokładnie opisany jest boski pojazd. I od czasu mojej pierwszej książki, wspomnienia z przyszłości. Ten niebiański wehikuł został dokładnie odwzorowany i poddany obliczeniom przez konstruktorów rakiet NASA. Wiemy dziś, co opisał Ezechiel. To samo dotyczy biblijnej Mani lub Arki Przymierza. Współczesna wiedza wykazała, że Arka Przymierza to niebezpieczna techniczna aparatura, która w dodatku nie pochodziła z Ziemi. Te współczesne wyjaśnienia bez wyjątku mają sens, są logiczne i możliwe do udowodnienia. Jednak teolodzy nie są nimi zainteresowani. Profesor dr Herman Obert, ojciec żeglugi kosmicznej, powiedział mi przed laty: Niektórzy naukowcy zachowują się jak wypchane gęsi. Po prostu nie przyjmują nowej wiedzy. W starotestamentowej księdze Hioba, rozdział 41 i kolejny, tak opisywany jest krokodyl: jego kości to rury ze skały, jego członki jak sztaby z żelaza, z paszczy mu płomienie buchają, sypią się iskry ogniste. Dym wydobywa się z nozdrzy, jak z kotła pełnego wrzątku. Oddechem rozpala węgle. Gdy się unosi, mocni drżą ze strachu i przerażeni tracą przytomność. Bo cięcie mieczem bez skutku, jak dzida, strzała czy oszczep. Czego to opis? Bez wyjątku relacje z wykonania Słowa Bożego. Ten schemat jest uniwersalny, Jacques Gyllit. W naszych czasach pojawia się coraz więcej książek autorów którzy potrafią czytać Księgę Wszystkich Ksiąg w różnych językach i w ten sposób mogą stwierdzić, jak wiele bredni zostało dointerpretowanych do Starego Testamentu. I tak na przykład Walter York Landbein, teolog i jeden z pierwszych krytyków, rozłożył Pismo Święte na czynniki pierwsze i ujawnił różne pierwotne źródła, z których teksty Biblii zostały zapożyczone. Jego analizy wzbudzają jednak równie niewielkie zainteresowanie, co dzieła More Biglina, który płynnie włada językiem hebrajskim i zna wszystkie nawiązania do korzeni aramejskich i semickich? Z interpretacji More Biglina jasno wynika, że aniołowie nie byli nikim innym jak pozaziemskimi istotami oraz że między aniołami a cherubinami istnieje decydująca różnica. Anioły są osobami, cherubini to maszyny. Każdy czytelnik Biblii utrzymywany jest w przeświadczeniu, że w Starym Testamencie istniał tylko jeden jedyny, Wielki Bóg. W ogóle jest to niezgodne z prawdą. Zawsze chodzi o słowo Elohim, czyli bogów w liczbie mnogiej. Odpowiednio zatem tłumaczenie fragmentu na temat stworzenia człowieka nie brzmi i rzekł Bóg stwórzmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze, lecz chcemy stworzyć człowieka na nasze podobieństwo. Fantastyka? Nie. Zgodne pierwotne wspomnienia ludzi. Zaś w baśniach na całym świecie wybrzmiewa to samo. Było to bardzo dawno temu, w czasie, gdy wszyscy ludzie mieszkali na górze w niebie. Tak rozpoczyna się jeden z eskimoskich mitów o stworzeniu. Pierwszych ludzi stworzyć miały księżycowe duchy i niebiańskie istoty, a w późniejszym czasie doszło także do kontaktów seksualnych między księżycowymi duchami i eskimoskimi kobietami. Japońskie plemię Yamasachi opowiada o czasach, kiedy na ziemi mieszkali jeszcze półbogowie, którzy wedle upodobań poruszali się między niebem a ziemią. Podobnie jak w innych miejscach, także tu dochodziło do stosunków płciowych między potomkami niebiańskiego bóstwa a ludźmi. Jaki był efekt takiego połączenia, cóż innego jak istoty półboskie, półludzkie? Japońscy królowie Amewakahiko upatrują początków swojej dynastii bezpośrednio w niebie, początek naszej dynastii sięga epoki bogów. Jimmu Tennu zapoczątkował dynastię ziemskich władców. A ponieważ ta kraina jest krainą bogów, bywa, że bogowie żyją czasem między nami pod postacią ludzką i łączą się z ludźmi. Władcy Starego Cesarstwa wywodzą się bezpośrednio od jakichś bogów. I owi bogowie chcieli jednoznacznie, aby ludzie byli do nich podobni. Królowie jako synowie bogów. Tybet, Chiny, Grecja pozdrawiają. Latające pojazdy w starożytnych Indiach u Salomona w Biblii. A co z latającymi dywanami z arabskich i perskich baśni? Wiedza związana z odwiedzinami bogów oraz powstaniem człowieka rozsiana jest po całym świecie. Niedostrzeganie tego dyskredytuje naukowców. Natomiast psychologiczne warianty, które próbują wyjaśniać tę fantastyczną rzeczywistość, nie są niczym innym jak próżnością. Bałtycki lud Łotyszy jest nam bliższy niż odległy król Salomon. Ich najwyższy bóg nazywał się Dajfs w Rzymie, Bogowie równa się Dei. W języku francuskim jeszcze dziś, bogowie równa się Di. Dives mieszkał w niebie i posiadał wielkie bogactwa. Na swoim latającym koniu oblatywał niebiańską górę, a w czasie ziemskich żniw wstępował z nieba na ziemię. Chińscy mitolodzy znają Osiem Niebios, natomiast Najwyższy Bóg mieszkał w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Pierwotni cesarze dotarli do ziemi na plujących ogniem smokach. Na odległych wyżynach Tybetu nie tylko Gesar jest władcą, który przybył z kosmosu, ale także wielu innych bogów. A jak? Niebo grzmiało, ziemia trzęsła się, rozbrzmiewał ryk smoka. Ten cytat mógłby pochodzić ze Starego Testamentu. Pochodzi jednak z tybetańskiej mitologii. Inne niebiańskie istoty Tybetu do zejścia na ziemię wykorzystywały linę lub drabinę, wielu boskich synów wstąpiło z nieba bogów na ludzką ziemię. Wtedy panują nad ludźmi jako władcy i bogowie. Ziemia ognista, południowy cypel Ameryki Południowej, oddalony o pół świata od Tybetu. Jak wszędzie, tu także pierwotny człowiek Kenas przybył na ziemię, aby nadać jej porządek. Potem odleciał do nieba, mieszka teraz w gwiazdach. Nie inaczej jest w podaniach Indian Pawni w dzisiejszej Nebraska w USA. Według nich człowiek został stworzony przez istoty z gwiazd. A przybysze z nieba za każdym razem pojawiali się w dymie i ogniu. Proszę sobie wyobrazić, Ziemię Ognistą w Ameryce Południowej dzieli od wielkich równin Stanów Zjednoczonych 11 tysięcy kilometrów w linii prostej. Brakuje nam rozeznania. Każdy naukowiec specjalizuje się teraz w jakiejś określonej dziedzinie. Nie może być inaczej. Wiedza stała się zbyt obszerna. Paradoksalnie to właśnie z powodu specjalizacji zatracamy ogólne spojrzenie na wzajemne powiązania. Egiptolog nie może znać indyjskich tekstów Mahabharati. Przecież nawet specjaliści w zakresie historii Indii nie znają wszystkich starożytnych tekstów. Jest ich po prostu zbyt wiele. Zatem skoro już Indolog nie ma pełnej orientacji, to jakim sposobem Egiptolog miałby znać oprócz swojej dziedziny także dzieła niezmiernie obszernego piśmiennictwa Indii? O tak. Superkomputery potrafiłyby wykazać powiązania, jeśli istniałby odpowiedni program i wprowadzone by zostały do niego wszystkie teksty. Osobiście potrzebowałem pół roku na powierzchowne zapoznanie się z dziełem Mahabharata, a w szczególności z jej częścią drona parwe. Uczeni, którzy raz w życiu zadadzą sobie ten trud, wiedzą już na zawsze, że dawni bogowie to w rzeczywistości kosmonauci z odległych światów. Dyskusja o obcych kosmonautach sprzed tysięcy lat, opisywanych w starożytnych indyjskich tekstach, wywołuje często tylko uśmiech na twarzy. To oczywiste, że przybyli. Kto temu wciąż przeczy, nie zna obszernego materiału tekstowego. W części drona parwe opisane zostały statki kosmiczne na niebie, straszliwe niebiańskie bronie, w porównaniu z którymi każda burza, każde trzęsienie ziemi i każdy wybuch wulkanu to zaledwie czkawka. Z tekstów jasno wynikają różnice między miastami na firmamencie, dziś nazwalibyśmy je kosmicznymi statkami wielopokoleniowymi oraz małymi statkami dolotowymi. Dziś promy kosmiczne. Przy czym jest to wyjątkowo godne uwagi, ci, którzy dokonali przekładu tekstu z sanskrytu na angielski, żyli w przedostatnim stuleciu. Zatem nie mogli mieć zielonego pojęcia o statkach bazach, samolotach, promach kosmicznych itd. Tłumaczenie wersu 50 The Three Cities Come Together in the Firmament w Drona Parve brzmi dokładnie. Trzy miasta złączyły się ze sobą na firmamencie. Przekład pochodzi z 1888 roku. Opisywane są tam systemy broni, które wszystko spalają złączonymi promieniami gorąca, inne z kolei są aktywowane przez oczy pilota. Potem opisana jest broń hipnotyczna albo broń, która wywołuje iluzje wzrokowe na firmamencie. Broń, która sprawia, że wybuchają łańcuchy górskie i inne rodzaje broni, które mogłyby rozerwać na strzępy całą planetę, gdyby zostały użyte. W drona parwe opisane są bitwy powietrzne z użyciem urządzeń latających oraz statki powietrzne, które błyskawicznie mogły zmieniać swoją pozycję na firmamencie. W tym miejscu warto przypomnieć mały fragment mojej książki, czy się myliłem? Osmolony żarem tej broni świat zataczał się od gorąca. Poparzone słonie biegały oszalały tam i z powrotem, woda wrzała, wszystkie ryby wyginęły, drzewa kładły się pokotem, konie i wozy bojowe płonęły, roztaczał się przerażający widok. Ciała były zmasakrowane potwornym żarem, nie miały już w sobie nic ludzkiego. Nigdy przedtem nie było tak straszliwej broni, nigdy przedtem o takiej broni nie słyszeliśmy. Na skutek działania tej broni wojownikom wypadły włosy oraz paznokcie u rąk i nóg. Wszystko, co żywe, umierało dotknięte śmiertelnym oddechem Boga. A z dala od miejsca użycia broni umierały także jeszcze nienarodzone dzieci w łonie matki. My, ludzie Zachodu, nie mamy pojęcia o tym. Sądzimy, że jesteśmy szczytem ewolucji. Prastare przekazy wszystkich kultur są nam obojętne, zaś systemy broni w tysiącletnich tekstach drona parwe są, jak myślimy, już dawno szczegółowo wyjaśnione. Chodzi przecież o cyklony tropikalne. Ale od kiedy cyklony powodują opisane skutki? Od kiedy cyklony powodują śmiertelne promieniowanie, które zabija nienarodzone dzieci w łonie matki? I skąd w ogóle ludzie przed tysiącami lat wiedzieli cokolwiek na temat śmiercionośnego promieniowania? Siedząc w wygodnym fotelu naszego despotyzmu, całkowicie się mylimy. Latające wozy przed tysiącami lat. Nic innego jak bezsensowna paplanina i głupie fantazjowanie. Tak 160 lat temu twierdził profesor dr Herman Jacoby. Kiedy? 160 lat temu. Jednak ówczesne opinie, wtedy z pewnością przemyślane przez szanowanych i inteligentnych profesorów, nie zostały od tamtej pory poddane weryfikacji. A przynajmniej nie przez odpowiedzialną za to naukę. Nie istnieje nowa szkoła. Stara wiedza zakleją mózgi. A książki takie jak ta lub prace moich wybitnych kolegów nie liczą się. Dlaczego? Wspomniałem o tym już w przedmowie, uczeni wezmą ją na indeks dzieł, o których lepiej nie mówić, gdyż jej tezy i dowody nie pasują do mozolnie zlepionej mozaiki skostniałej już wiedzy szkolnej. Co zatem trzeba zrobić? Wyjaśniać i pozwolić duchowi czasu, by działał. Plemie Bantu w Kamerunie mówi o najstarszym ojcu rodu, który na teren zajmowany przez plemię przyleciał bezpośrednio z nieba w wielkim, wydrążonym drzewie. Wszystko, co widzimy, stworzył Mubei. Najpierw stworzył ziemię, potem trawiaste stepy, potem przysłał na nie zwierzęta. Mioenduma nakazał wielkiej skale, by zeszła z nieba. Na co ta otworzyła się z zatrważającym hukiem i wydała pierwszych ludzi. Ludzie stworzeni przez jakichś przybyszy z nieba? Opowiada o tym także małe plemię Abasi z Afryki Zachodniej. Żyjących w niebie ludzi na ziemię sprowadził Abasi. Tworzy on wszelkie rzeczy. Wszystkie rzeczy na górze, wszystkie rzeczy na dole. Tworzy wodę i las, i rzeki, i źródła, i zwierzęta. Tworzy on rzeczy, które są na całym świecie, ale człowieka nie stworzył. Bo żył on w górze wraz z Abasim w jego niebiańskim mieście. W niebiańskim mieście mieszkał także król Salem, kapłan najwyższego boga Żydów, albo tybetański syn niebios, Gesar. Pierwotnie mieszkał on w latającym mieście, które błyszczało na firmamencie i miało żelazne dachy, które odpierały wszelkie błyski pioruna. Albo arabski historyk naszwen Ibn Sed, Zmarły około 1195 roku, piszący o mieście z metalu, które pewnego dnia wyłoniło się z nicości. Całe miasto miało stać na srebrnych, lśniących filarach, a woda prowadzona była przez obiekty metalowymi kanałami. Albo Hathat, -hat, ojciec z czyli królowej Sabei. Jego rezydencja była latającym pałacem zbudowanym z metalu i wież. Albo wspomniane już trzy miasta na firmamencie w staroindyjskim tekście Drona Parwe. Albo miasta na niebie, które lśniły niczym kryształy, opisane w księdze Henocha. Niebiańskie miasta istniały najzwyczajniej w przekazach pradawnych ludów. Czy to małego plemienia zamieszkującego jakiś zakątek Afryki, czy to w tekstach na wyżynach Tybetu, czy to w księgach starożytnych Żydów. Zanim człowiek nauczył się pisać, musiał umieć mówić. Pierwszy język podyktowali mu bogowie. Tak twierdzi wielu antycznych historyków. Człowiek jest człowiekiem tylko dzięki mowie, lecz aby wynaleźć mowę, musiał już być człowiekiem. Cytat pochodzi od męża stanu i uczonego Wilhelma von Humboldta. Gaj jest gajem, a nie księżycem. Słońce jest ciałem świecącym na firmamencie, a nie strumieniem wody. Człowiek jest człowiekiem, a nie krokodylem czy ptakiem. Aby rozumieć się nawzajem, pierwsi ludzie musieli mieć to samo na myśli. Dopiero później możliwe było powstanie pisma. Mojżesz otrzymał tablicę z przykazaniami, jeśli wierzyć Staremu Testamentowi, od swojego Boga na Górze Synaj. Sumerowie otrzymali pismo od Boga Ana. Nie inaczej było w Tybecie, Indiach czy Chinach. Przypomnijmy fakt, że pierwotnie litery oraz znaki obrazkowe i znaki pisma były bez wyjątku dla wszystkich ludów świętością, zrozumiałą tylko dla kapłanów. Według tego poglądu także pismo przybyło z gwiazd, potwierdza znawca mitów Karl Kohlenberg. Potem, około 1600 roku przed naszą erą, pojawia się Hammurabi, który, jakże mogłoby być inaczej, miał być postacią zrodzoną z niebios. Jego matka została zapłodniona przez boga słońca. Oczywiście Hammurabi został królem Babilonu i jako taki pozostawił po sobie monumentalny zbiór praw, kodeks Hammurabiego. Tekst był wykuty na mierzącym ponad dwa metry kamiennym filarze, który odkopano na początku XX wieku w Suzie, dzisiejszej miejscowości Szusz w Iranie. W swoim zbiorze praw Hammurabi powoływał się wyraźnie na boskie objawienia. Można by założyć, że prawodawca nie zaczyna swojego imponującego dzieła od grubymi nićmi szytego kłamstwa. Jednak w przypadku polityków wszystko jest możliwe. Odtąd w 280 paragrafach spisano dla ludzi prawa finansowe, spadkowe, małżeńskie. Kodeks Hammurabiego dzieli ludzi na różne kategorie. Są to ludzie wolni, półwolni oraz niewolnicy. Jednak wewnątrz tych systemów klasowych wszyscy ludzie byli równi. Wolni musieli przestrzegać między sobą swoich zasad, podobnie jak półwolni oraz niewolnicy. Przykłady. Jeśli mężczyzna dokona włamania do domu. Zostanie on zabity i zakopany tuż przy miejscu włamania. Jeśli rabuś nie zostanie schwytany, wówczas miasto oraz starszyzna wynagrodzą ograbionemu wszystko, co utracił. Jeśli mężczyzna uprowadzi nieletniego syna innego mężczyzny, zostanie za to zabity. Jeśli ktoś weźmie kobietę za żonę, ale nie zawrze z nią umowy, to kobieta ta nie jest jego żoną. Jeśli mężczyzna wynajmie wołu do młócenia zboża, wówczas jako zapłata należy się miara zboża. Jeśli wynajmie do młócenia osła, wówczas należna zapłata wynosi pół miary zboża. Hammurabi pamiętał niemal o każdym szczególe. Jego kodeks regulował rozwody, przypadki choroby, własność, prawo spadkowe, zapłatę za codzienną pracę, a nawet uprowadzenie zakładników. Na zakończenie swego dzieła, Hammurabi nakazał wykuć w kamieniu, w dniach, które nadejdą, na wszystkie nadchodzące czasy, niechaj król który będzie panować w kraju, przestrzega litery sprawiedliwości, którą zapisałem na swoim pomniku. Rzeczywiście w historii ludzkości wielu ustawodawców przestrzegało praw zawartych w kodeksie Hammurabiego. Dziś oryginalna kolumna z prawami znajduje się w Paryskim Luwrze. Wygląda na to, że ci bogowie, te niebiańskie istoty z innych układów słonecznych, regularnie mieszali się w proces rozwoju ludzkości. A dziś? Jak wygląda nasze życie dziś? Najwyraźniej znów mieszają się w nasze sprawy. Jak ma przez to wyglądać nasza przyszłość? Część Piąta. Co się wydarzy już wkrótce? Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia ukazała się książka, która zmieniła świat, jej tytuł to Granice Wzrostu. Książka została opublikowana pod patronatem Klubu Rzymskiego, Stowarzyszenia Różnych Naukowców i szybko stała się bestsellerem numer jeden we wszystkich krajach uprzemysłowionych. Ówczesny sekretarz generalny ONZ, UTANT, napisał do niej, a to jedyny taki przypadek w historii ONZ, przedmowę. Nie chcę dramatyzować sytuacji. Ale zgodnie z informacjami, którymi dysponuje jako sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Według moich szacunków, członkowie tego gremium mają jeszcze około jedną dekadę na zapomnienie o dawnych konfliktach i rozpoczęcie światowej współpracy, na zatrzymanie wyścigu zbrojeń, na poprawienie ludzkich warunków do życia, na zredukowanie tempa przyrostu ludności oraz nadanie koniecznych impulsów do rozwoju. Jeśli w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie uda nam się taka partnerska współpraca na całym świecie, Wówczas obawiam się, że wymienione problemy osiągną takie rozmiary, że ich zwalczanie przerośnie ludzkie możliwości. Dziesięć lat po ukazaniu się książki nasza cywilizacja musiałaby być w tak kiepskim stanie, że radzenie sobie z problemami leżałoby poza możliwościami ludzkimi. Jakim sposobem sekretarz generalny ONZ doszedł do tak druzgocących wniosków? Powołał się na wypowiedzi uczciwych naukowców z klubu rzymskiego, którzy przedstawili prognozy na nadchodzące lata. Te prognozy z kolei opierały się na ówcześnie dostępnych danych. Wszystkie one były poprawne, jednak bardzo trudne było uwzględnienie jednego ważnego czynnika ludzkiej kreatywności. W ten sposób książka Granice Wzrostu stała się światowym straszakiem. Każdy rozsądnie myślący człowiek powinien zaniepokoić się stanem Ziemi. Mimo, że autorzy byli świadomi wad swoich modeli obliczeniowych, pisali, przy uwzględnieniu licznych ograniczeń, na które wskazuje światowy model. Nie ma już żadnych wątpliwości co do wielu katastrofalnych skutków, do których zmierza. Jakie katastrofy miały nas spotkać? Jeśli przyrost ludności utrzyma się na obecnym poziomie, jeszcze przed 2000 rokiem nastąpi beznadziejne przeludnienie. Przy obecnym wzroście konsumpcji, większość najważniejszych i nieodnawialnych surowców naturalnych za 100 lat osiągnie ekstremalnie wysokie ceny. I to nawet przy optymistycznych założeniach odkrycia nowych złóż, technicznym postępie, recyklingu i użyciu odpowiednich materiałów zastępczych, działanie systemu wykazuje wyraźne tendencje do przekroczenia granic wzrostu, a następnie do załamania się. Po uzasadnionych ostrzeżeniach naukowców zaczęto straszyć ludzi wymieraniem lasów. Najpierw las, potem człowiek krzyczały nagłówki gazet. Potem drzewa miały być zjadane przez korniki i w końcu dzieła zniszczenia miały dopełnić kwaśne deszcze. Biorąc pod uwagę te wszystkie scenariusze, zastanawiam się, dlaczego w ogóle jeszcze żyjemy. W końcu mamy rok 2016 i pławimy się w ropie. Biologiczna bomba nie wybuchła. Ale apokaliptyczne wizje rodem z horroru są w dalszym ciągu podtrzymywane. Obojętne, czy w lecie pada, czy jest gorąco winę za to zawsze ponosi człowiek. W podejrzanych kasach biliony dolarów rozpływają się w powietrzu. Lecz wstrząśnięci obywatele płacą w milczeniu ze złością? W końcu chcą zapobiec zmianie klimatu. Jak gdyby dwutlenek węgla kiedykolwiek w przeszłości miał wpływ na zmianę klimatu. Gwoli wyjaśnienia, tysiące lat temu nasza Ziemia regularnie doświadczała zmian klimatu. Jest to oczywisty, naukowo udowodniony proces. Ale wtedy nie było jeszcze przemysłowych kominów ani spalin, a mimo to zmiana klimatu następowała. Więc może przyczyn należy szukać gdzie indziej? W granicach wzrostu naukowcy napisali także dwutlenek węgla łatwo rozpuszcza się w wodzie. Czyżbyśmy o tym wszystkim już zapomnieli? Kto właściwie ma interes w wywoływaniu w ludzkości strachu? W ukazywaniu człowiekowi rzeczy, które nie są prawdziwe? I nawet jeśli tylko część modeli jest niezgodna z prawdą, dlaczego światowa prasa milczy na ten temat? Czy ludzkość ma zacząć wierzyć w jakiegoś wybawcę? Co się dzieje z inteligencją gatunku Homo sapiens, że człowiek wprowadza do światowej polityki, a nawet coraz częściej na uniwersytety taką pseudonaukową bzdurę jak model gender. Gender? Wszyscy o tym słyszeli, ale tylko nieliczni wiedzą, o co w tym w ogóle chodzi. Angielskie słowo gender znaczy psychologiczną płeć człowieka w odróżnieniu od płci biologicznej. Czy istnieje coś takiego jak płeć psychologiczna? Tak. Mężczyzna może czuć się kobietą i odwrotnie. Pojęcie gender zostało wprowadzone już w 1985 roku podczas Światowej Konferencji Kobiet w Nairobi i sformułowane w 1995 roku podczas Światowej Konferencji Kobiet pod egidą ONZ, odbywającej się w Pekinie. W ramach równości mężczyzn i kobiet niektóre panie żądały powstania programu wdrażającego równe traktowanie płci. Tymczasem gender rozrósł się do rangi prawdziwej światowej strategii. Gender mainstreaming jest nawet jednym z celów Unii Europejskiej. Jednak z niektórych w zasadzie słusznych założeń wyrósł światowy feministyczny dyktat. Mało który naukowiec ma jeszcze odwagę zająć krytyczną pozycję wobec gender. Wyjątkiem jest niemiecki profesor dr Ulrich Kutschera, Uniwersytet w Kassel i Uniwersytet Stanford w USA. W wywiadzie dla niemieckiego magazynu informacyjnego Focus, Kuczera określił gender jako irracjonalny dogmat wiary. Według niego, gender przeczy wszystkim naukowym faktom w zakresie biologii. Ideologia gender mainstream wywodzi się z radykalnej feministycznej ezoteryki sekt lat 90. XX wieku. Pozbawiona jest wszelkich naukowych podstaw. Analizy skierowane przeciw gender profesor podparł argumentami w swojej znakomitej książce popularno-naukowej. Co złego jest właściwie w gender? Cóż, wszyscy, kobiety i mężczyźni, jesteśmy zrównani płciowo. Istnieją tylko ludzie unisex. Płeć biologiczna przestaje się liczyć. Chłopcy powinni się wstydzić, że urodzili się z penisem. Pierwotna idea prowadząca do tego absurdu pochodzi od amerykańskiego profesora Johna Monia. Już w 1955 roku stwierdził on, że wszystkie dzieci rodzą się jako neutralne płciowo-uniwersalne istoty. Podczas eksperymentu poddał jednego z jednojajowych bliźniaczych braci Dawida i Briane Reimerów operacji zmiany płci. Mimo, że perwersyjny eksperyment zupełnie się nie powiódł, wielu zwolenników gender wciąż przedstawia go jako argument przemawiający za słusznością idei uniwersalnej płciowości. Brian Reimer w wieku 36 lat popełnił samobójstwo. David dwa lata później. Dziś założenia gender wykładane są na wielu uniwersytetach. Podobnie jak w przypadku teorii ewolucji, ten, kto ożegnuje się od gender zostaje wykluczony z Towarzystwa Rozsądnie Myślących. Miłościwy Bóg jako mężczyzna przestaje mieć rację bytu. Słowa otrzymują żeńskie końcówki, nauczyciel zostaje przekształcony w siłę naukową, mężczyzna nie jest już mężczyzną, ale człowiekiem, uczniowie i uczennice zostają przemienieni w jednolite uju, wyobraźmy sobie zdanie, w szkolnej masakrze zginęło wielu uju. Na uniwersytecie w Lipsku do wykładowców płci męskiej należy zwracać się per panie profesor, według wzoru pani profesor. Wszystko jest pakowane do jednego wora. Sąd w Portland w amerykańskim stanie Oregon przyznał człowiekowi prawo do posiadania płciowości zerowej. Jamie Shoup, urodzony jako dziewczynka, nie chciał być ani mężczyzną, ani kobietą, ani mister, ani miss Shoup, ale MX Shoup. Jamie Shub to teraz MX Shub i MX Shub czeka na wydanie nowego dowodu osobistego, w którym potwierdzona zostanie niepłeć żeńska czy męska, lecz non binary, niebinarna, pisze niemiecki magazyn informacyjny Der Spiegel. Wkrótce wszyscy będziemy neutralni płciowo. W głowach im się poprzewracało, brzmi popularny zwrot. Powinniśmy raczej powiedzieć w głowach się tym ludziom poprzewracało. I choć na całym świecie miliony ludzi, w tym z pewnością wielu naukowców, mają takie samo zdanie co ja, niewiele z tego przedostaje się do opinii publicznej. Co stało się z naszymi mediami? Z naszymi inteligentnymi i uważnymi dziennikarzami? Czyżby wszyscy zasnęli? A może istnieje gdzieś jakaś wyższa siła, która blokuje ich krytyczne myślenie? Problemem jest trucizna ideologii. Ideologie funkcjonują jak dyktatorskie religie. Ten, kto w danym geograficznym obszarze myśli inaczej niż zakłada to aktualnie obowiązująca religia, zostaje wyeliminowany. Wszyscy, którzy nie myślą według ideologii lewicowej, są według lewicowców populistami, pełni pogardy dla człowieka, zacofani. Natomiast wszyscy, którzy nie zgadzają się z ideologią prawicową, uznawani są przez prawicowców za zdrajców kraju, hipokrytów. Przyzwoici prawicowcy nigdy nie pojawią się na wiecu lewicowego polityka i na odwrót. Panuje zasada racja leży po mojej stronie. Każdy chce być uznawany za rozsądnego i przyjęty do grupy rozsądnych. Bycie nierozsądnym oznacza ośmieszanie się, a tego przecież nikt nie chce. Teraz, i nie jest to żadna nowość, każda gazeta, każdy magazyn, każda stacja telewizyjna na całym świecie jest w czyimś posiadaniu. Może to być bogata rodzina, pojedyncza osoba, polityczne ugrupowanie, związek zawodowy albo państwo. Wszystko ma swojego właściciela. Właściciel chce należeć do tych rozsądnych. Gdyby dziennikarz zechciał zamieścić w piśmie coś nierozsądnego, zostałby zablokowany przez własną redakcję. Natomiast jeśli by mu się to udało, szybko straciłby swoją posadę. Aby zrozumieć zachowanie ludzi, nie trzeba sięgać po teorie spiskowe. Ludziom brakuje odwagi cywilnej, zaś kto ją okaże, zostaje wykluczony. To samo dotyczy teatru marionetek, tak zwanych rad telewizyjnych. Przypomnijmy, jakie postacie z przyszłości ukazały się bohaterom w pierwszym rozdziale, sami piękni ludzie z nieskazitelnie białymi zębami, delikatnymi ustami i smukłym ciałem. Ale nie dało się rozpoznać, które z nich to facet, a które kobieta. W maju 2016 roku w Harvard Medical School w Bostonie odbyło się spotkanie 160 uczestników w celu wymiany poglądów, które, jak pierwotnie zakładano, miało odbyć się bez rozgłosu. Dyskutowano o sztucznym genomie ludzkim. Czy w przyszłości będziemy produkować ludzi o określonych cechach? Pod względem etycznym to pytanie jest bardzo kontrowersyjne, bo jeśli człowiek może tworzyć określonych ludzi, to gra rolę Boga. I będzie to robił pewnego dnia, tak samo jak uczynili to obcy. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker 28 czerwca 2016 roku wygłosił przed Parlamentem Europejskim godne uwagi przemówienie. Chodziło o wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak zwany Brexit. Juncker wyraził swoje obawy i stwierdził, powinniśmy wiedzieć, że ci, którzy nas z daleka obserwują, są bardzo zaniepokojeni. Widziałem i słyszałem, że wielu przywódców innych planet jest bardzo zmartwionych i zastanawia się nad losami Unii Europejskiej. Dlatego należy przekonać Europejczyków, ale także tych, którzy nas z daleka obserwują. Media zinterpretowały wypowiedź Junckera o przywódcach obcych planet jako błąd w tłumaczeniu albo przejezyczenie. To nieprawda. Juncker przemawiał po francusku. Słowa pace, czyli kraj i planet, czyli planeta całkowicie się od siebie różnią. Poza tym wariant z przejezyczeniem nie pasuje do kontekstu wypowiedzi mówię po francusku i nie potrzebuję tłumacza. Juncker powiedział dalej, a ci, którzy nas z daleka obserwują. Trzeba przyznać, że Juncker był zmęczony i poirytowany niektórymi zawołaniami z foteli słuchaczy. Mimo to pytanie nie jest bezpodstawne, czy on wie o kontaktach z istotami pozaziemskimi. Czy to akurat sprawa zmęczenia, że jego mózg miesza informacje? I coś, co szczególnie zwróciło moją uwagę, w oficjalnym tekście przemówienia Junckera cały akapit został wycięty. Cenzura. Ale dlaczego, na miłość boską, obcy mieliby być zaniepokojeni z powodu problemów w jednoczeniu się Europy? Czy nie powinno im to być zupełnie obojętne? Można tu tylko spekulować. Obcy chcieliby prawdopodobnie zawierać umowy ze Zjednoczoną Ziemią. Europa jest tylko jednym kamyczkiem mozaiki. Wszyscy mamy być równi. Niezależnie od takich kuriozalnych sytuacji, ludzkość zmierza w kierunku, z którego nie może już zawrócić. W kierunku wyznaczonym przez technologię komputerową i nadchodzącą w sposób nieunikniony sztuczną inteligencję. Emerytowany już profesor dr Edward Fredkin, fizyk. Boston University, MIT i Caltech jest przekonany, że elektrony poruszające się wokół jądra atomu i stale wymieniające się informacjami z innymi elektronami funkcjonują na zasadzie czegoś w rodzaju kodu binarnego. Cały wszechświat, jak twierdzi Fredkin, sterowany jest przez jakiś program. Podobnie jak w modelu, w którym Bóg jest uniwersalnym komputerem lub wzorem matematycznym. Czym jest życie? pyta Fredkin. Czym jest świadomość, myślenie, wspomnienia i te wszystkie rzeczy? W naszym przekazywanym z pokolenia na pokolenie kodzie DNA Fredkin dostrzega cyfrowo zaszyfrowaną informację. Ta informacja od początku zawiera odpowiedź na pytanie o rozwój formy życia. Z góry ustalone jest, czy z DNA wykształci się roślina, i jaka, czy też zwierzę, i jakie? Elektron jest niczym innym jak częścią odpowiedzi. Fredkin uważa, że gdzieś tam na zewnątrz istnieje rzecz podobna do człowieka, która kontroluje prawa wszechświata. Ta rzecz podobna do człowieka steruje obcymi, a oni z kolei sterują nami. Neurolodzy już od lat próbują udowodnić cud Boga. Skąd pochodzi potęga wiary? W końcu powinniśmy móc udowodnić jej istnienie w naszych komórkach. Naukowe eksperymenty w ramach nowej dyscypliny neuroteologii wykazały, że Bóg tkwi w mózgu. Przekona się o tym każdy, kto gotowy jest do zagłębienia się we własne wnętrze. Natomiast komu brakuje wiary, temu nie pomoże nawet pole magnetyczne. Pragnienie czegoś boskiego produkuje w naszych mózgach wzniosłe uczucia. Nie da się przy tym udowodnić bytu istoty boskiej. Szukanie Boga w mózgu człowieka to jak rozkręcanie telewizora w poszukiwaniu komentatora wiadomości. Jeśli mózg może wyprodukować wzniosłe uczucie do Boga, nie oznacza to, że musi być możliwe znalezienie istoty boskiej. Elektrony krążące wokół jądra atomu, wymieniające informacje z innymi elektronami, nie dają się zmierzyć. Zaś umieszczenie całego mózgu w skaningowym mikroskopie elektronowym nie jest technicznie możliwe. Jednak aby doznać wzniosłego uczucia, połączyć się z jakąś istotą boską, musi najpierw zaistnieć pragnienie doznania tego uczucia. Co było najpierw, kura czy jajo? Skąd pochodzi pragnienie? Nasz mózg jest już produktem DNA, a ten z kolei produktem komórki. Ona z kolei zbudowana jest z milionów atomów, i wokół każdego atomu krążą już elektrony. DNA jest magazynem informacji, który celowo zawiera wszelkie dane niezbędne do stworzenia danego życia. Ta informacja istnieje już, zanim jakakolwiek forma życia w ogóle zacznie wzrastać. Wiek XXI będzie stuleciem technologii świadomości. Nikt nie zaprzeczy istnieniu ewolucji komputerowej ostatecznie z generacji na generację komputery są coraz bardziej wyrafinowane. Komputery stają się jednostkami, które są w stanie same się programować. Jeden z głównych specjalistów w dziedzinie komputeryzacji, Dr. Raymond Kurzweil jest przekonany, że najpóźniej w 2045 roku sztuczna inteligencja osiągnie tak wysoki poziom, że człowiek stanie się zbędny. Nazywa to singularity. Sztuczna inteligencja przyszłości miałaby się zachowywać wobec człowieka tak, że nawet nie dostrzeżemy, z jak inteligentnym komputerem mamy kontakt. Człowiek nie potrafiłby nawet tego dostrzec, bo najzwyczajniej byłby do tego zbyt mało inteligentny. Mówiąc kolokwialnie, bylibyśmy na to zbyt głupi. Piękna perspektywa! Skoro przyszłość człowieka to tylko sztuczna inteligencja, po co jeszcze mieliby istnieć ludzie? I po co komu inne istoty pozaziemskie? I po co miałyby one obecnie jeszcze wpływać na ludzki gatunek, skoro w roku XXYY i tak już nas nie będzie? Być może pewnego dnia superszybkie komputery będą się ze sobą komunikować z prędkością większą od prędkości światła między gwiazdami i nawet nie będziemy o tym wiedzieć. Być może sztuczna inteligencja rozwinie język, którego nie będziemy w stanie zrozumieć. A może sztuczna inteligencja z jakichś powodów przyjmie ponownie postać ludzką, aby łatwiej się pomnażać. W greckiej mitologii Pandore była pierwszą kobietą. Bóg ojciec Zeus dał jej puszkę oraz polecenie przekazania puszki ludziom. Puszka nie mogła zostać jednak pod żadnym pozorem otworzona. Zeus musiał oczywiście wiedzieć, że ciekawość ludzi była nieskończona. Już dawno otworzyliśmy puszkę Pandory. Tego zdania jest japoński miliarder i pionier na polu cybernetyki, Yoshiyuki Sankai. W wywiadzie dla Die Welt zapewniał, Nastąpił już bardzo zaawansowany etap rozwoju, sztuczna inteligencja wykazująca zdolność uczenia się, jest już w użyciu wojskowym. I to w formie bardzo zaawansowanej, roboty bojowe na czterech nogach, które mogą wspinać się po górach, mogące przenosić broń biologiczną i chemiczną i potrafiące autonomicznie wyszukiwać swoje cele. Yoshiyuki Sankai stwierdza z lekką rezygnacją, że my, ludzie, jesteśmy jedynymi żywymi istotami, które byłyby w stanie zatrzymać naturalną selekcję. Mała poprawka, drogi panie Yoshiyuki Sankaj. Obcy praktykują to już od dawna. Skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć sztuczną inteligencję? Idea ta przewija się przez literaturę fantastyczną od niepamiętnych czasów, jednak oficjalnie poświęcono jej uwagę dopiero 17 kwietnia 1990 roku. Tego dnia amerykanin dr Marvin Limenski. Profesor Massachusetts Institute of Technology otrzymał nagrodę japońskiej Science and Technology Foundation. Została mu przyznana za jego koncepcje dotyczące sztucznej inteligencji. Nagroda została wręczona w Teatrze Narodowym w Tokio w obecności japońskiej pary cesarskiej. Marvin Minsky już od wczesnej młodości zajmował się zdolnościami naszego mózgu i zadawał sobie pytanie: skoro mózg jest czymś w rodzaju maszyny i skoro świadomość powstaje tylko przez aktywność elektronów i neuronów powodujących określone skutki, powinno być możliwe uzyskanie tych efektów w sposób sztuczny. Szybko jednak zauważono decydujące różnice między mózgiem a komputerem. Nasz mózg funkcjonuje ponieważ 100 miliardów neuronów wymienia między sobą neuroprzekaźniki w połączeniach zwanych synapsami. Tworzy w ten sposób system rozpoznający. Ponieważ istnieją połączenia, w ludzkim mózgu powstaje sieć neuronowa utworzona z nawet 100 bilionów połączeń. Decydujące jest przy tym, że neurony funkcjonują jak system sieciowy, natomiast w przypadku komputera komendy realizowane są po kolei. Jest to najbardziej radykalna i zasadnicza różnica. Poszczególne kroki w komputerze zostały wcześniej zaprogramowane, czy to przez człowieka, czy przez inny komputer. Komputer liczy, nawet jeśli czyni to z niezwykłą prędkością. Mózg natomiast ma ogólną orientację. Jak to możliwe? Gdy nasze oczy widzą górski pejzaż albo własną babcię, wiemy natychmiast, co to jest. Nasz mózg nie musi w tym celu dokonywać obliczeń. Możemy prowadzić samochód, zwracać uwagę na wszystko, co dzieje się na ulicy, rozmawiać z pasażerem, słuchać muzyki w radiu, analizować przykry zapach, podziwiać pejzaż i myśleć o seksie. Wszystko to i więcej jednocześnie. W broszurze na drodze do inteligentnych systemów, wydanej przez Instytut Informatyki Uniwersytetu w Zurychu, profesor dr Rolf Pfeiffer zwraca uwagę na paradoks. Mistrz gry w szachy, jak mówi dr Pfeiffer, ma w pamięci 50 tysięcy pozycji gry, które potrafi przywołać w ciągu sekundy. Im więcej taki szachista wie, tym szybsze może być też rozpoznawanie pozycji w grze. Natomiast w programie komputerowym czas na znalezienie określonej pozycji zwiększa się wraz ze wzrastającą liczbą możliwości, w zależności od tego, ile możliwych pozycji zostało wprowadzonych. Ludzki mózg działa dokładnie przeciwnie: im więcej wie, tym szybciej następuje wywołanie określonej informacji. Fenomen znany jest pod nazwą Paradoks Eksperta. Potem, w marcu 2016 roku, brytyjski neurolog Denis Hassabis zaprogramował samodzielnie uczący się komputer za pomocą oprogramowania AlphaGo. Gra go uznawana jest za niezwykle skomplikowaną. Wprowadzonych zostało 30 milionów ruchów w tej grze. I proszę komputer pokonał najlepszego gracza Go, mieszkańca Korei Południowej Lise Dola. Łącznie zostało przeprowadzonych pięć partii. AlphaGo wygrało cztery z nich. Wcześniej komputer wielokrotnie grał sam ze sobą, za każdym razem na nowo się programując i ulepszając. Taki fenomen nazywany jest uczącą się sztuczną inteligencją. Czy zatem już wkrótce sztuczna inteligencja będzie w stanie nas, ludzi, okpić? I czy obcy gdzieś tam w kosmosie, którzy wpływają na naszą historię i nas obserwują, nie są właśnie sztuczną inteligencją? To niewykluczone. A jednak nasz mózg jest znacznie bardziej wyrafinowany niż program AlphaGo, ponieważ każdy człowiek jest wyjątkowy w przeciwieństwie do każdej sztucznej inteligencji. Co proszę? Od urodzenia ludzki mózg jest stale programowany. Niech unaoczni to następujący przykład. Przed narodzinami każde dziecko leżało w przyjemnym cieple matczynego łona. Określmy to, co ono wówczas odczuwało jako zadowolenie. Ledwie pojawiło się na świecie, dziecko zaczyna krzyczeć. Odczuwa coś przeciwnego do zadowolenia, zatem niezadowolenie. Noworodek jest głodny, wrzeszczy. To niezadowolenie. Otrzymuje matczyną pierś lub butelkę z mlekiem. To zadowolenie. Niemowle chwili, jest zmęczone, chce towarzystwa, to niezadowolenie. Za chwilę pojawiają się znane twarze, dziecko słyszy znajome bla, bla bla jest głaskane, przewijane. Zadowolenie. Kilka lat później dziecku jest wpajane, to ci wolno, tamtego ci nie wolno. Nóż, nożyczki, widelec, ogień nie są dla małych dzieci. Dziecko zbiera swoje pierwsze doświadczenia upada, kaleczy się, oparza, oślepia. Wszystko to oznacza niezadowolenie. Rodzice mówią mu, którzy sąsiedzi są dobrzy, a którzy źli. Zadowolenie, niezadowolenie. Znów kilka lat później. Dziecko jest w szkole. Każda forma zrozumienia, pojęcia czegoś, pochwały, odbierana jest jako zadowolenie. Doświadczenia przeciwne złego ucznia jako niezadowolenie. Nadchodzi okres dojrzewania. Pierwsze odkrycia związane z własnym ciałem. Żar miłości, paląca zazdrość. Harmonia, wspólne szczęście z drugą osobą, rozczarowanie, ból spowodowany rozstaniem itd. Wszystko to zapisywane jest w mózgu jako zadowolenie lub niezadowolenie. Wszystkie te doświadczenia dotyczą każdego z nas. To znaczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Dziesięcioro ludzi w tym samym wieku siedzi w tej samej sali kinowej, oddychają tym samym powietrzem, oglądają ten sam film. Pośród nich dwie osoby są zakochane, trzymają się za ręce. Jedna osoba odczuwa niepokój, coś ją męczy. Inna w swoich myślach stale porównuje akcje na ekranie z innym filmem. Ktoś lubi aktorów, ktoś uważa, że są kiepscy. Ktoś boi się zakończenia, ktoś nie może się go doczekać. Dialogi są beznadziejne, narzeka jeden. Inny podczas oglądania bohaterskiej sceny sam czuje się jak główny bohater. I tede ad finitum. Dotyczy to każdej ludzkiej czynności. Dwadzieścia osób uczestniczy w ognisku, czuje zapach palonego drewna, widzi nadchodzącą burzę, ale każdy rejestruje przebieg wydarzeń inaczej, inaczej je kojarzy z innymi doświadczeniami, 50 tysięcy ludzi na stadionie piłkarskim, 300 w kościele. Tysiąc na wiecu politycznym. Wszyscy widzą to samo: stadion, drużyny, jednoczącą polityczną lub religijną ideę. Ale mimo tych wielu wspólnych elementów każdy ma inne myśli, inne emocje, inne wspomnienia. Co prawda 100 miliardów neuronów wymienia w ludzkim mózgu neuroprzekaźniki i dzięki synapsom stanowi fenomenalny system rozpoznawania. Ale jak wiadomo każda komórka przekazuje setki kontaktów. Neuronowa sieć obejmuje 100 bilionów połączeń. Ta liczba to i tak za mało. Smak węgla drzewnego, rozmarynu, gałki muszkatołowej lub skóry ukochanego jest odbierany inaczej w zależności od osoby. Głaskanie, dotyk, uderzenie pięścią, każdy odbiera to wszystko inaczej. Każde ludzkie oko widzi inne rzeczy. Uszy muzyka słyszą znacznie więcej dźwiękowych niuansów niż moje. Dlatego każdy człowiek staje się wyjątkowy, czego zresztą łatwo jest dowieść naukowo. Na naszej planecie żyje 8 miliardów ludzi, jednak żaden z nich nie ma takiego samego odcisku palca jak jego sąsiad. To samo dotyczy kodu genetycznego. Każdy jest niepowtarzalny. Jasne staje się, że ciągłe próby niektórych polityków sprowadzenia nas do wspólnego mianownika pozostaną wieczną iluzją. Gdybyśmy wszyscy byli ulepieni z jednej gliny, nie zainteresowałaby się nami żadna pozaziemska inteligencja. Ponieważ każdy byłby taki sam, wystarczyłby kontakt z tylko jednym przedstawicielem ludzkich istot. Ludzkość byłaby nieinteresująca. Jesteśmy teraz jednak jednostkami, które z radością się multiplikują. Seks oznacza jedną z najwyższych form zadowolenia. Jednocześnie przez całe życie zbieramy informacje i przekazujemy je dalej za pomocą elektronów. Obcy z kosmosu są zdani na naszą różnorodność. Sztuczna inteligencja może się sama zaprogramować, może się uczyć, może rozwiązywać w ciągu ułamków sekundy skomplikowane matematyczne zadania. Ale nie zna uczuć. Oczywiście można skonstruować robota, który na widok smutnej sceny zacznie płakać. Albo innego, który będzie głaskać pacjentów. Potrafię sobie także wyobrazić całujące się lub kopulujące ze sobą roboty, które wyglądają i zachowują się jak ludzie, nawet pachną jak ludzie. Ale nie będą one miały ducha. Za pomocą software u nigdy nie zostanie stworzony duch. I nie jest to kwestia rozwoju technicznego, ale a priori niemożliwe, mówi David Gellernter, profesor informatyki na elitarnym amerykańskim uniwersytecie Yale. Nasz duch nie jest statyczny, lecz stale się zmienia. Nie tylko w ciągu naszego życia, lecz nawet już w ciągu jednego dnia. To jest właśnie to, co czyni człowieka niepowtarzalną istotą. Nie chodzi tylko o myśli, które komputer jest w stanie przełożyć na obliczenia, chodzi o wspomnienia, uczucia, wrażenia, słowa i dźwięki, które razem stanowią ducha. Tego ducha nie można zamknąć. Informacje tak. Czy gdzieś znajduje się informacja od istot pozaziemskich, którą możemy odebrać? Gdzie powinniśmy jej szukać? Wszystkie duże organizacje mają magazyny zawierające posiadaną przez nie wiedzę. Przykłady. W czasie II wojny światowej Szwajcarzy wykuli w swoich górach tunele i duże pomieszczenia. W granitowych skałach powstały magazyny amunicji, sypialnie, sztolnie klimatyzacyjne i całe kolejki linowe. Dziś wiele z tych schronów wynajętych jest firmą. Przechowywane są tam zasoby wiedzy danej spółki. Na norweskiej wyspie Spitzbergen magazynowane są wszystkie nasiona istniejące na ziemi. Dokładnie milion próbek nasion ziemniaków, ryżu, pszenicy, trawy, kukurydzy, aż po wszelkie nasiona kwiatów i roślin użytkowych. Kompleks, w którym przechowywane są nasiona, o nazwie Dumbsday Seed Volt, położony jest w Arktyce i gwarantuje nawet w przypadku awarii prądu skuteczne chłodzenie. Kościół Mormonów z główną siedzibą w Salt Lake City w USA od lat rejestruje wszystkie dostępne dane dotyczące ludzkości. W tak zwanym Granite Mountain Records Vault składowane są 4 miliardy danych, jak na przykład imiona i nazwiska, rejestry urodzeń, wszyscy przodkowie obu płci itd. Kościół Mormonów nie trzyma swojego rejestru w tajemnicy. Każdy może w każdej chwili zasięgnąć informacji na temat historii swojej rodziny. Pod powierzchnią pustyni w amerykańskim stanie Nowy Meksyk, pomiędzy Santa Fe a Amarillo, kościół Scientologów utrzymuje olbrzymi kompleks bunkrów, tak zwaną Trementine Base. Przechowywanych jest tam 140 ton książek, pism i stalowych płyt, ale także ponad 2000 tytanowych kapsułek z danymi komputerowymi. Punkt na pustyni, pod którym znajduje się to potężne archiwum, zaznaczony jest na powierzchni symbolem dostrzegalnym jedynie z powietrza. Dwoma przecinającymi się okręgami, pośrodku których znajdują się rąby. Przypomina to obrazy z pól zbożowych. Pod murami Watykanu od stuleci przechowywane są najróżniejsze dokumenty. Mowa o archiwio segreto u tajemnym archiwum Watykanu. Oprócz pradawnych pism z różnych krajów, znajdują się tam akta procesowe z prześladowań czarownic oraz dokumenty papieskiej polityki z czasów narodowego socjalizmu i oczywiście dokumenty na temat kontaktów z istotami pozaziemskimi. Fatima pozdrawia. A gdzie znajdują się archiwa obcych? Czy w ogóle istnieją na Ziemi jakieś pozaziemskie pamiątki? Henoch, który tysiące lat temu odebrał nauki od obcych, powiedział do swojego syna przed odlotem w kosmos, a teraz, mój synu Matuzalemie, wyjawiłem ci wszystko i przekazałem księgi, które dotyczą wszystkich tych rzeczy. Strzeż, mój synu Matuzalemie, Ksiąg swojego ojca i przekaże je nadchodzącym rodom tego świata. Arabski historyk Ahmed Al-Makrizi, który w swoim dziele Hitat powołuje się na pradawne egipskie źródła, zapewnia, że wielka piramida została wzniesiona przed potopem. Przez kogo? Przez Henocha. I Al-Makrizi nie wymyśla bajek, bo dokładnie wymienia wszystkich przodków Henocha aż do ojca rodu Adama. Pisze także, że w piramidzie znajdują się księgi o wszystkich tajemnych naukach. A do tego skarby gwiazd potężna ilość. Rzeczywiście w ostatnich latach pod Wielką Piramidą, za pomocą nowoczesnych metod pomiarów, wykrywa się coraz więcej szybów i pomieszczeń. Do żadnego z tych pomieszczeń nie można się dostać. Szyby, które do nich prowadzą, są zbyt wąskie, aby się przez nie przeczołgać. Co w jednoznacznym świetle stawia ówczesnych inżynierów planistów, których za czasów Cheopsa nie było. Nie zdziwiłbym się, gdyby w komorach znaleziono księgi Henocha z zawartymi wiadomościami od obcych. Na temat gobekli TPF południowo-wschodniej Turcji, której wiek szacowany jest na 11 500 lat, pisałem już wcześniej. Wiem z pewnego źródła, że stanowisko archeologiczne jest co najmniej dziesięciokrotnie większe, niż przyznaje się to publicznie. Dalsze wykopaliska świadomie nie są przeprowadzane. Niespodziewanie mogłoby zostać odkryte coś nieoczekiwanego. To samo dotyczy Gunung Padang. Pradawna wioska położona jest na jawie 50 km na południowy zachód od miasta Cianjur, a jej wiek szacowany jest na około 14 tysięcy lat. Datowanie metodą węgla C14 ludzkich kości znalezionych w obrębie stanowiska wykazało nawet wiek 20 tysięcy lat. Nie ma jednak znaczenia, która data jest poprawna. Tak czy owak Gunung Padang byłaby starsza od wielkiej piramidy koło Kairu. Przynajmniej według datowania egiptologów. Gunung Padang położona jest 890 metrów nad poziomem morza i tworzą ją liczne pagórki tarasowe, niektóre z nich zbudowane z andeżytu, twardej skały wulkanicznej, stopień twardości 6-7 w skali Mosa. Znajdują się tam także mury wykonane z tysięcy bazaltowych słupów. Kompleks mimowolnie przypomina Onan Mondol na Ponapę, jednej z wysp karolińskich, Mikronezja. Tam również postawiono ponad 500 tysięcy bazaltowych słupów i do dziś nikt nie wie, kto to zrobił i w jakim celu. W Gunung Padang niektóre rzeczy się nie zgadzają. Zarejestrowano tam bowiem magnetyczne nieregularności, w niektórych miejscach igła kompasu kręciła się w kółko. Pomiary za pomocą urządzeń geoelektrycznych i georadaru wykazały obecność pomieszczeń leżących głęboko pod kamiennym kompleksem. W lokalnym języku Gunung Padang znaczy góra światła i miejsce to od tysiącleci było dla rdzennych mieszkańców niebiańskim sanktuarium. Kto wie jakie wiadomości się pod nią znajdują? To jest kapsuła czasu, piszą Wantari i Mamferd w czasopiśmie Nexus. Kapsuły czasu pozostawione przez obcych przed tysiącami lat dla nas, współczesnych. Ale po co, skoro przecież już u nas są i wszystkie informacje mogliby nam przekazać z pierwszej ręki? Za pomocą wiadomości z przeszłości udowodniliby nam, wiecznym niedowiarkom i sceptykom, to my założyliśmy waszą cywilizację. To my wywołaliśmy pozytywne mutacje w waszej ewolucji. To my sterowaliśmy waszym rozwojem. Ostrożnie, ale nieprzerwanie. Możliwe, że w jakiejś prastarej budowli pojawią się pisma, które wszystko wyjaśnią. Możliwe także, że kapsuła czasu od czasów Odyna krąży wokół naszej Ziemi i tylko czeka, aby odebrał ją ktoś z generacji podróżującej w kosmosie. Możliwe również, że od tysiącleci w naszym Układzie Słonecznym krąży tak zwana sonda von Neumanna. Czym są sondy von Neumanna? Johann von Neumann był genialnym matematykiem. Opracował koncepcję miniaturowych rozmiarów robota, który stale się podwaja. Działa to tak. W poszukiwaniu odpowiedniej planety w kosmos wysyłana jest mała sonda. Jak tylko aparat dotrze do zamieszkanej planety, pozostaje w danym układzie słonecznym i tam krąży, ale jednocześnie produkuje kopię samego siebie. Kopia leci dalej. Tam, gdzie znów odkryte zostaną zamieszkane planety, proces się powtarza. Kopie reprodukują coraz więcej sądów Neumanna, które mogą zasiedlić całą galaktykę. Wszystkie one zbierają dane i przesyłają je do domu, gdziekolwiek to jest. Czy u nas także krążą takie pozaziemskie sądy? 6 listopada 1991 roku astronom Jim Scotty odkrył z położonego w amerykańskim stanie Arizona Narodowego Obserwatorium Kitt Peak, mały obiekt krążący w naszym układzie słonecznym. Została mu nadana nazwa 1991 VG. Podejrzewano, że może to być miniaturowa asteroida i skierowano na obiekt duże teleskopy. Jednak dziwny przedmiot odbijał światło słoneczne w różnych kolorach. Musiał być zatem czymś sztucznym, prawdopodobnie wypalonym fragmentem rakiety. Dokładne obliczenia toru lotu wykazały, że obcy obiekt przelatywał w pobliżu Ziemi już w latach 1958 i 1971. To znaczy, że przynajmniej w pierwszym przypadku, jeszcze przed rozpoczęciem naszej żeglugi kosmicznej. Australijski astronom Duncan Steele zastanawiał się już w 1995 roku, czy nie jest to przypadkiem obca sonda von Neumanna. Jednak także bez sąd i kapsuł czasowych już wkrótce moglibyśmy udowodnić odwiedziny pozaziemskich istot. Na powierzchni Marsa wciąż pojawiają się dziwne formacje, które nijak nie chcą dać się wyjaśnić naturalnymi przyczynami. Pracusie, którzy całymi miesiącami ślęczeli nad oficjalnymi zdjęciami Marsa wykonanymi przez sądy NASA, odkryli na nich struktury przypominające piramidy, ale także prostokątne obeliski, wystające ku niebu, oraz trójkątne bloki o takiej samej długości boków. Dodatkowo zagadki związane z księżycami Marsa, Phobosem i Deimosem wciąż pozostają nierozwiązane. Także sonda nasa nazwana Dawn, którą wysłano w okolice planety karłowatej Siris w pasie planetoid, przesłała dziwne zdjęcie wzniesienia podobnego do piramidy z czarno-białymi pasami, świecącymi na biało punktami oraz kwadratowymi i prostokątnymi formacjami. Jak to bywa w przypadku wszystkich informacji, które mogłyby wywrócić do góry nogami całe nasze wyobrażenie o świecie. Takie dowody prędko znikają z ekranów. Co prawda zdjęcia wykonane przez NASA są publicznie dostępne, jednak podejrzane ujęcia dziwnym trafem zawsze rozpływają się w powietrzu. Na Ziemi działa Stara Gwardia, która próbuje zamieść pod dywan i ośmieszyć wszystkie odkrycia związane z obecnością obcych w naszym układzie słonecznym. Zupełnie nadaremnie, moi drodzy przyjaciele. Mimo starannej pracy cenzury nic już nie jest w stanie ukryć oczywistych faktów. Wiadomości są ewidentne. Nie da się zamknąć ponownie puszki Pandory. Brytyjski astrobiolog profesor dr Milton Wainwright z Uniwersytetów w Sheffield i Buckingham odkrył na wysokości 40 km w stratosferze substancje organiczne pochodzące z kosmosu. Odkryte cząsteczki definitywnie nie istnieją na Ziemi. Organizmy muszą pochodzić z przestrzeni kosmicznej, powiedział angielskiej gazecie Daily Mail. Znaleźliśmy dowody, że DNA nie jest ziemskiego pochodzenia. Gdyby organizmy pochodziły z Ziemi, musiałyby nosić ślady ziemskiego DNA. Ale nie noszą. Właściwie taka informacja pochodząca z laboratorium renomowanych naukowców powinna wywołać na całym świecie sensację. Szybko jednak została zduszona w zarodku. Nick Pope przez 21 lat pracował dla brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Był tam odpowiedzialny za początkowo utajnione, a potem dostępne publicznie akta UFO. Znam Nika od wielu lat i cenię sobie nie tylko jego brytyjskie poczucie humoru, ale także jego poważne analizy. To jemu zawdzięczam wgląd do akt brytyjskiego Ministerstwa Obrony zatytułowanych Globalne Kierunki Strategiczne do roku 2045. Dokument zawiera 172 strony i traktuje o przyszłości wojska i innych aspektach obrony militarnej. Nick Pope pisze, wygląda na to, że poziom technologii komputerowej co trzy lata dwukrotnie się podnosi. W 2023 roku niektóre komputery będą równe ludzkiemu mózgowi, natomiast w 2045 roku mogłyby być 100 tysięcy razy bardziej skuteczne. Czy to możliwe, że dzięki sztucznej inteligencji już niedługo science fiction zamieni się w naukową rzeczywistość? My, ludzie, dorośliśmy na naszej planecie. Ewolucjoniści mają rację, ale nie do końca. Ziemia nigdy nie była zamkniętym systemem. Przez całą historię rozwoju ludzkości co jakiś czas zachodziły celowe sztuczne mutacje. Widoczne w ludzkim genomie, widoczne w naszych przekazach. Teraz grupa badawcza Politechniki w Zurychu odkryła, że do informacji genetycznych zawartych w kodzie DNA można wprowadzać dane, które później można bezbłędnie odczytać. Zapisane na zawsze. Sprowadzanie ludzkości ze ścieżki oświecenia jest bezcelowe. Dowody wpływu pozaziemskich istot na ludzi w ciągu całej historii każdego dnia stają się coraz bardziej widoczne. W dłuższej perspektywie lobby utajniające fakty o obcych i tak nie mają żadnych szans. Wiadomość, którą nam przesłali, znajduje się także w naszym DNA. W każdym z nas. I przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Pogodzenie się ze świadomością obecności obcych leży w naszym własnym interesie. Wówczas mamy szansę, że nie doznamy szoku. Zakończenie. Roger drgnął, kiedy tuż nad podłogą salonu znów coś zaczęło migać. Przez trzy i pół miesiąca panował spokój. Roger potknął się o taboret i upadł na kolana. Ze zdziwieniem wpatrywał się w równanie algebraiczne, które widniało tuż nad podłogą. Podekscytowany zadzwonił do syna. Zrób zdjęcie. Szybko, tato, zanim zniknie. Przypomina mi równanie Schrödingera. Peter Złyki wypowiedział nazwisko, celowo je przeciągając. Co ci przypomina? Erwin Schrödinger, austriacki fizyk. Żył w latach 1887-1933. W 1933 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Około 1926 roku opublikował swoje równanie, które stanowi fundament fizyki kwantowej. I czego dowodzi to równanie? Chciał wiedzieć starszy Roger. Zasadniczo równanie Schrödingera to równanie fal. Udowadnia czasową zmianę stanu przez jego energię. Mówi coś panu określenie kot Schrödingera. Kot znajdujący się w pomieszczeniu, który jednocześnie żyje i jest martwy? Dzięki równaniu Schrödingera nasz kolega Max Tegmark udowodnił istnienie multi Wszystko jest wszędzie i może istnieć jednocześnie. Ci, którzy żyją w przyszłości odległej o 107 lat i którzy przekazują nam tę wiadomość, mówią, przyszłość dzieje się zawsze. Nie ma znaczenia, co dziś robimy dobrze czy źle, przyszłość i tak nadejdzie. Droga czytelniczko, drogi czytelniku. Jak w każdej z moich książek, chciałbym Wam przedstawić Towarzystwo Archeologii, Astronautyki i SETI w skrócie AAS. Poszukujemy nowych odpowiedzi, ponieważ stare w wielu zakresach są już nieaktualne. Naszym celem jest okazanie dowodu świadczącego o przybyciu istot pozaziemskich na Ziemię. I to przed tysiącami lat. Chcemy się przy tym trzymać zasadniczych reguł naukowego zdobywania dowodów, nie dając się ograniczać obowiązującym dogmatom lub paradygmatom. Co dwa miesiące wydajemy pismo Sagenhafte Zeiten, legendarne czasy, które doręczane jest wszystkim członkom AAS. Organizujemy krajowe oraz międzynarodowe konferencje, a także podróże badawcze do interesujących stanowisk archeologicznych. Coroczna składka członkowska wynosi 49,57 euro franków szwajcarskich, stan na lato 2016 rok. W naszych szeregach są zarówno naukowcy, jak i laicy ze wszystkich grup zawodowych. Nie jesteśmy ekskluzywnym klubem, każdy może się do nas przyłączyć.